Od prawie 2 dekad jestem kimś, kogo niektórzy mogą nazwać ekspertem od dziczy. Bardzo dokładnie planuję swoje wyprawy do lasów, aby mieć pewność, że wyjdę z nich w jednym kawałku. Zabieram ze sobą wszystkie zapasy niezbędne do przeżycia przez kilka tygodni w razie zgubienia się, a także telefon, GPS i w ostateczności broń. Czasami zgubienie się w lesie jest częścią zabawy, tak długo jak wiesz, co robisz. Historia, którą dziś się z wami dzielę, dotyczy młodego człowieka, który nie podjął wszystkich środków ostrożności, jakie zalecałbym w przypadku podróży do nieznanego lasu. Podczas mojej ostatniej wyprawy do Superior National Forest w Minnesocie natknąłem się na stary dziennik wiszący na drzewie. Pozostało w nim tylko kilka stron, cała reszta została wyrwana, aby użyć jej jako rozpałki, jak oznajmia pisarz w dzienniku. Nim jednak zacznę, muszę ostrzec, że jego zawartość jest bardzo dziwna, mógłbym nawet rzec, że niepokojąca. Nazywam się Anthony Lawrence, jestem studentem Uniwersytetu Stanowego w Bemidji. Nie wiem, jaka jest dokładna data, ale pierwszy raz wszedłem do tego lasu 3 sierpnia 2017 roku. Myślę, że minęło już około 2 tygodni. Jeśli ktoś znajdzie ten dziennik, możecie przestać mnie szukać. Nie zostało mi wiele papieru, więc będę musiał postarać się, żeby to było krótkie. Około tydzień przed wyprawą dostałem wiadomość na Facebooku od jakiegoś faceta, który szukał zdrowych, młodych poszukiwaczy przygód chętnych zarobić trochę pieniędzy. Powiedział, że oferuje $1000 za spędzenie 48 godzin w lesie, używając wszelkich zasobów, które napotkam, aby pozostać przy życiu. Najwyraźniej pisał jakąś książkę o przetrwaniu w dziczy i chciał zobaczyć, co ludzie zrobili ze swoimi 48 godzinami. Zapewniłby każdej osobie plecak zawierający ograniczone zapasy i kamerę GoPro, aby nagrać przygodę. Byłem kiedyś skautem, więc pomyślałem, że 2 dni w lesie to nic wielkiego. A za takie pieniądze mógłbym kupić nowy fotel gamingowy i wciąż zostałoby mi wystarczająco dużo na pizzę przez cały następny semestr. Odpisałem mu więc i ustaliliśmy datę spotkania. Miałem nie przynosić nic poza kilkoma wytrzymałymi ubraniami. Powiedział, że zapewni mi wszystko, co będzie potrzebne. Kiedy się z nim spotkałem, wydawał się dość miłym facetem. Najwyraźniej był też naprawdę bogaty, bo podrzucił mnie do mojego miejsca w lesie swoim osobistym helikopterem. Podczas lotu wyjaśnił, że plecak ma wbudowane urządzenie śledzące GPS, dzięki czemu będzie mógł mnie znaleźć gdziekolwiek będę po upływie 48 godzin. Pomyślałem, że bezpiecznie jest założyć, że ten facet wie, co robi, biorąc pod uwagę całą pracę przygotowawczą, którą włożył w ten projekt, więc zaufałem mu. Podrzucił mnie i odleciał. Pierwsze kilka minut spędziłem na sortowaniu tego, co miałem w plecaku. Był tam prosty scyzoryk, który włożyłem do przedniej kieszeni w spodniach dla szybkiego dostępu. Dostałem też mały dziennik, który również wsadziłem do kieszeni. Reszta zawartości to pudełko z 2 zapałkami, pełna butelka wody, jeden z tych srebrnych koców termicznych, kawałek liny i różne inne materiały, których można by się spodziewać w zestawie przetrwania. Szczerze mówiąc, wątpiłem, że będę ich używać. No i oczywiście GoPro, które przypiąłem do klatki piersiowej. Nie było mapy, kompasu ani żadnego sprzętu nawigacyjnego. Zamysł był taki, że zgubiłem się w lesie i musiałem przeżyć, więc wyruszyłem. Większość pierwszego dnia spędziłem na wędrówce tak prostą ścieżką, jak tylko mogłem. Poza polaną, na której wylądowaliśmy, nie było nic poza gęstym lasem. Moim pierwszym celem było znalezienie źródła wody, do którego mógłbym wrócić w razie potrzeby, ale jak dotąd bez powodzenia. Zostałem wysadzony wczesnym popołudniem, więc w tym momencie zaczynało się już ściemniać, a temperatura spadła. Zdecydowałem, że powinienem rozbić obóz. Zebrałem drobne gałęzie i zarośla z okolicy i znalazłem małą polankę, na której mogłem rozpalić ogień bez ryzyka podpalenia całego lasu. Użyłem scyzoryka do odcięcia mniejszych gałęzi z okolicznych drzew, dzięki czemu uzyskałem przyzwoitej wielkości zapas na noc. Musiałem użyć kilku stron z tego dziennika jako podpałki i ostrożnie zapaliłem jedną z 2 zapałek, które miałem. Jak na razie wszystko szło dobrze.
Wyciągnąłem koc termiczny i położyłem się na trawie obok ognia. Obudziłem się przed wschodem słońca. Ognisko było już tylko zimnym popiołem, a ja nie chciałem marnować drugiej zapałki tak wcześnie na rozpalenie kolejnego ognia, więc spakowałem wszystko i wyruszyłem w dalszą drogę. Po kilku godzinach wędrówki w końcu usłyszałem coś, co było muzyką dla moich uszu. Płynącą wodę. W końcu znalazłem strumień. W tym momencie moja butelka z wodą była już prawie pusta, więc byłem zachwycony, że wreszcie będę mógł ją dokończyć i uzupełnić. 2 dni tutaj za $1000, najłatwiejsze pieniądze, jakie kiedykolwiek zarobiłem. Podążyłem za dźwiękiem wody do małego strumienia. Po napełnieniu butelki zdecydowałem, że pójdę pod prąd w kierunku, z którego płynął. Może znajdę jezioro czy coś takiego. Miałem jeszcze sporo światła dziennego, więc szedłem dalej. W tym momencie robiłem się naprawdę głodny, więc dobrze byłoby znaleźć jakieś jezioro i złowić parę ryb. Ale w najgorszym wypadku bez większego problemu mógłbym wytrzymać 2 dni bez jedzenia. Znowu robiło się ciemno, a strumień, którym podążałem, stawał się coraz szerszy. Jednak wciąż nie było widać jeziora. Powinienem był po prostu rozbić obóz, póki jeszcze miałem światło dzienne, ale byłem zdeterminowany, by odnaleźć jezioro i szedłem dalej. Po kilku godzinach było już zbyt ciemno, by kontynuować. Było trochę światła księżyca prześwitującego przez liście, ale niewiele mi to pomogło. Nie na tyle, by dalej podążać za strumieniem. Zrobiłem więc wszystko, co mogłem, aby zebrać trochę więcej drewna na kolejny ogień i ponownie rozłożyłem prowizoryczny kemping. Rozpaliłem ogień, używając strony z dziennika jako rozpałki i odpaliłem ostatnią zapałkę. Położyłem się i poszedłem spać, podekscytowany znalezieniem jeziora następnego ranka i zdobyciem jakiegoś jedzenia, zanim tamten facet odbierze mnie, by wrócić do domu. Głośny trzask obudził mnie w środku nocy. Gałęzie łamiące się ze wszystkich stron. Podniosłem się na równe nogi. Nie byłem pewien, jaki rodzaj dzikich zwierząt tu żył, ale to mogły być wilki lub nawet niedźwiedzie. Adrenalina krążyła po moim ciele, gdy próbowałem nasłuchiwać, skąd dochodzą dźwięki. Ale ledwo je słyszałem ponad biciem własnego serca. Nie mogłem stać tu jak idiota, czekając na pożarcie. Jakiekolwiek zwierzę to było, czułem, że będę bezpieczny, jeśli uda mi się wejść na jedno z tych drzew. Gdy trzask gałęzi stawał się coraz bliższy i głośniejszy, zacząłem wspinać się na dużą sosnę nieopodal mnie. Miała mnóstwo gałęzi, dzięki czemu wspinaczka była dość łatwa. Ogień przygasł, ale wciąż miałem wystarczająco dużo światła. Wszedłem na jedną, dwie, potem 3 gałęzie. Prawdopodobnie byłem około 2-3 metry nad ziemią, kiedy odgłosy ustały. Więc ja też się zatrzymałem. Wytężyłem słuch, ale znów trudno było usłyszeć cokolwiek poza biciem mojego serca. Siedziałem tam przez coś, co wydawało się wiecznością. Dwie moje ręce trzymały się kurczowo gałęzi powyżej. Jedna z moich nóg podtrzymywała mnie, a druga zwisała swobodnie. Nie było nic poza ciszą. Pomyślałem, że może cokolwiek to było odeszło i że jestem już bezpieczny. Rozluźniłem nieco swój chwyt na drzewie, kiedy nagle gałąź, na której stałem, złamała się. Upadłem do tyłu i uderzyłem głową w twardą ziemię. Zamroczyło mnie i straciłem przytomność. Nie wiem, jak długo tam leżałem, ale kiedy się obudziłem, wciąż było ciemno. Nawet ciemniej niż wcześniej. Leżałem na płaskiej, zimnej powierzchni, jak kamienny stół. Próbowałem usiąść, rozejrzeć się, ale nie mogłem się ruszać. Wtedy zdałem sobie sprawę, że moje ręce i nogi były związane. Spanikowałem, napinając każdy mięsień w moim ciele, próbując uwolnić się z tej pułapki. W kółko krzyczałem i szamotałem się. Słyszałem coś, co brzmiało jak głosy wokół mnie, ale nie mogłem rozróżnić, co mówiła. Myślałem, że jestem tu sam, byłem dosłownie na zupełnym odludziu. Kto do cholery tu jest? Kto porywa ludzi w środku ciemnego lasu? Szarpałem się, czując, jak trzymające mnie wiązania rozluźniają się coraz bardziej. Dopiero wtedy zrobiło się naprawdę strasznie.
Nie wiem, czy wciąż byłem zamroczony uderzeniem w głowę, czy co, ale zaczęły się dziać naprawdę szalone rzeczy. Słyszałem łamiące się gałęzie. Nie, drzewa. Całe drzewa łamane w pół. Coś się zbliżało. Głosy wokół mnie stawały się głośniejsze. Brzmiały jak jakieś śpiewy. Zacząłem rozpaczliwie rozglądać się wokół. Wydawało mi się, że w ciemności między drzewami widzę jakieś sylwetki. Ludzi ubranych w długie, ciemne szaty. Nie wiem, czy tylko mi się wydawało, nie przyjrzałem się dobrze, ale miałem wrażenie, że mieli na głowach jelenie czaszki. Szybko zorientowałem się, że jestem jakąś ofiarą. Może to wszystko było tylko w mojej głowie, naprawdę nie wiem. Absurdalność tego wszystkiego sprawia, że trudno mi uwierzyć, że to, co widziałem, było prawdziwe. Łomot i trzask w lesie stawał się coraz głośniejszy, aż w końcu mogłem wyodrębnić jakąś sylwetkę na tle drzew, ledwo oświetloną przez blady blask księżyca. To było ogromne. Cokolwiek to było, wydawało się niemożliwie wielkie. Gigantyczne jelenie poroże sterczało w górę ponad koronami drzew. Wyrastało z nagiej jeleniej czaszki usadowionej na ogromnym, kościstym cielsku. Krzyczałem, próbując uwolnić się z trzymających mnie więzów. Śpiew stawał się coraz głośniejszy. Bestia była nie więcej niż 100 metrów ode mnie, gdy uwolniłem jedną z rąk. Do tej pory nie uświadomiłem sobie, że płakałem ze strachu. Wyrwałem rękę i szybko wytarłem twarz, zanim zabrałem się do pracy nad innymi wiązaniami. Już po chwili uwolniłem drugą rękę, a stwór wydał z siebie ogłuszający ryk. Głosy śpiewające wokół mnie ustały. Przyspieszyłem i chwiejnie zacząłem rozwiązywać nogi. Po zaledwie kilku sekundach uwolniłem się i z nich. Podniosłem się ze stołu i zacząłem biec. Prawie natychmiast się przewróciłem. Byłem niesamowicie oszołomiony. Musieli mnie czymś odurzyć. Wstałem z powrotem i uciekałem dalej. Wciąż słyszałem za sobą przewracający się las, ale nie odwróciłem się, by spojrzeć. Po prostu biegłem z trudem, pokonując zawroty głowy i utrzymując się w pionie. Czymkolwiek było to coś, było albo bardzo powolne, albo po prostu nie obchodziłem go na tyle, by mnie ścigał. Po kilku minutach biegu nie słyszałem już stworzenia, łamiących się drzew ani śpiewających głosów. Nie zatrzymałem się, nie mogłem się zatrzymać. Nawet jeśli istota nie kontynuowała pościgu, to są szanse, że źródła tych głosów nie pozwoliłyby swojej ofierze uciec tak łatwo. W końcu zobaczyłem słońce wschodzące ponad horyzont i uznałem, że już wystarczająco długo biegłem. Zatrzymałem się, oparłem plecami o drzewo i osunąłem na ziemię. Byłem przerażony, bolała mnie głowa, wiązania na rękach i wszystkie ciernie i inne cholerstwo, na które wpadłem podczas ucieczki. Schowałem twarz w dłoniach i zacząłem szlochać. Gdy nieco się uspokoiłem, wytarłem twarz koszulą i oceniłem swoją sytuację. Nie miałem już plecaka ani GoPro. W moich kieszeniach wciąż miałem ten dziennik i mały scyzorek. Żałuję, że nie przypomniałem sobie o nim wcześniej, ale to było wszystko. Przeżyłem załamanie psychiczne, kiedy zdałem sobie sprawę, że bez tego plecaka facet, który mnie tu zostawił, nie miał sposobu na znalezienie mnie. Musiałem się jakoś pozbierać i wymyślić, co zamierzam zrobić. Strumień, za którym podążałem poprzedniej nocy, był teraz nie do odnalezienia. Nie miałem pojęcia, gdzie jestem w stosunku do mojego punktu wejścia, ani nawet stołu ofiarnego, z którego właśnie uciekłem. Mówi się, że jeśli zgubisz się w lesie, powinieneś zostać tam, gdzie jesteś, abyś nie uciekał przed grupami poszukiwawczymi, które mogą cię szukać. Ale ja nie mogłem tego zrobić, nie po tym, co widziałem. Nie byłem w tym lesie sam, musiałem się przemieszczać i wymyślić plan, jak zamierzam odzyskać mój plecak. Po kilku minutach zbierania myśli wstałem i zacząłem iść. Nie wiedziałem, dokąd zmierzam, ale uznałem, że mam jakieś 50% szans na znalezienie mojego punktu wyjścia, obszaru kultystów lub strumienia, którym podążałem, jeśli po prostu będę szedł.
Było jeszcze kilka godzin do końca pełnych dwóch dób, więc wkrótce zaczną mnie szukać. Może gdybym usłyszał jego helikopter, mógłbym jakoś zasygnalizować mu, że tu jestem. Szedłem przez wiele godzin, a wszystko nadal było takie same. Słońce było już w zenicie, ale nadal nie słyszałem żadnego dźwięku helikoptera. Nawet nie wiem, jak daleko ci ludzie przenieśli mnie od mojego obozu. Mogłem być całe mile od miejsca, w którym myślałem, że jestem. Szedłem przez cały dzień. W końcu znów zrobiło się ciemno, a ja wciąż byłem zagubiony. Nie miałem żadnych zapasów, nic do jedzenia czy picia. Wszystko, co miałem, to mój scyzoryk i dziennik. Cóż, jedną z rzeczy, których nauczyłem się w harcerstwie, było to, jak rozpalić ogień, pocierając o siebie parę patyków. Wyciągnąłem więc mój scyzoryk i zabrałem się do pracy nad zbieraniem drewna. Wiedziałem, że nie będę dziś spał, to było zbyt ryzykowne, ale musiałem przynajmniej się ogrzać. Po jakiejś godzinie w końcu udało mi się rozpalić ogień. Nigdy wcześniej nie miałem cierpliwości, żeby robić to tą metodą. Musiałem użyć więcej stron z dziennika, więc w tym momencie stwierdziłem, że muszę je oszczędzać. Nie wiedziałem, jak długo będę błądził po lesie. Zgodnie z przewidywaniami w ogóle nie spałem. Po prostu siedziałem całą noc przy ognisku, starając się utrzymywać płomienie na niewielkim poziomie, aby nie przyciągać niepożądanej uwagi. Jednak nie wydarzyło się nic niezwykłego. Nadszedł ranek, a ja byłem tu już prawie 3 dni. Ogarnął mnie głód i pragnienie. Jeśli miałem tu przeżyć, to koniecznie musiałem odnaleźć ten strumień. Próbowałem sobie przypomnieć, w którą stronę szedłem przez pierwsze 2 dni na podstawie pozycji słońca. Zacząłem iść w innym kierunku, prostopadle do drogi, którą szedłem poprzedniego dnia. Maszerowałem wiele godzin i nadal nic. Rozbiłem więc obóz i faktycznie trochę pospałem tej nocy. Rankiem obudziło mnie palące pragnienie. Na szczęście następnego dnia w końcu znalazłem wodę. Nie wiem, czy to był ten sam strumień, który widziałem wcześniej, ale to nie miało znaczenia. Przynajmniej będę w stanie przetrwać trochę dłużej. Przybliżyłem twarz do strumyka i łyknąłem bezpośrednio z niego. Byłem zdumiony tym, ile udało mi się wypić i jak bardzo satysfakcjonujące to było. Użyłem trochę wody do umycia twarzy i ruszyłem za strumieniem do jego źródła. Podążałem tak przez następne kilka dni. Nie chciałem się od niego zbytnio oddalać, bo tylko on utrzymywał mnie przy życiu. W końcu strumień nieco się rozszerzył, a ja trafiłem na rozlewiska, gdzie zobaczyłem kilka żab i kijanek. W tym momencie byłem już naprawdę głodny, nie obchodziło mnie, jak obrzydliwe to było. Miałem zamiar zjeść tę żabę, więc to właśnie zrobiłem. Rozpaliłem ogień, używając tej samej techniki co wcześniej. Robiłem się w tym całkiem dobry. Upiekłem kilka żab i zjadłem je. Ludzie mówią, że ich mięso smakuje trochę jak kurczak i cóż, nie mylą się. Przynajmniej po kilku dniach głodówki. Kontynuowałem rutynę podążania za strumieniem, a on stawał się coraz szerszy. Zaczynałem już myśleć, że odnalazłem swoją starą drogę, a moja teoria została potwierdzona, gdy zobaczyłem popiół z mojego ogniska z drugiej nocy. Na szczęście tym razem miałem światło dzienne. To tutaj spadłem z drzewa i gdzieś mnie zabrali. Nie jestem ekspertem w tropieniu, ale były tam wyraźne ślady połamanych gałęzi i wydeptanej trawy, za którymi mogłem podążać, mając nadzieję, że dotrę do miejsca, do którego mnie zawlokli. Szedłem tym tropem przez długi czas i kiedy już zaczynałem myśleć, że nie znajdę tego, czego szukałem, coś zobaczyłem. Ogromną wyrwę w regularnej strukturze lasu, przez którą przeszła ta bestia. Widziałem stół, na którym leżałem. Utrzymywałem dystans, oceniając teren. Nie widziałem żadnych oznak życia, ale jeśli zabrali mój plecak, to musiał być gdzieś w pobliżu. I tak dochodzę do tego momentu. Zapisuję to wszystko na wszelki wypadek, gdyby mi się nie udało. Powieszę ten dziennik na pobliskim drzewie. Jeśli po niego nie wrócę, to prawdopodobnie oznacza, że cokolwiek jest w tych lasach, dopadło mnie. I jak już mówiłem, możesz przestać mnie szukać.
Jeśli to czytasz, to najpewniej jestem już martwa. I to było wszystko. Nie było już pustych stron, na których mógłby pisać, gdyby chciał. Zużył resztę papieru na rozpałkę, jak sądzę. Przeszukałem pobliski teren, ale nie widziałem żadnych ubytków w lesie po dużym stworzeniu, ani tym bardziej żadnego stołu. Nie było śladu, że cokolwiek z tego faktycznie się wydarzyło. Data, którą zapisał, była sprzed kilku lat, więc poszperałem trochę. Jak wspomniałem wcześniej, było w tym wszystkim coś naprawdę dziwnego i nie mówię tu o istocie, którą opisał. Prawdopodobnie mocne uderzenie w głowę sprawiło, że był zdezorientowany, a jego umysł wypełnił puste miejsca czymś, co tak naprawdę nie istniało. Sprawdziłem go najpierw w internecie i znalazłem zgłoszenie zaginięcia z sierpnia 2017 roku. Więc zdecydowanie istniał, a ten dziennik to nie był tylko żart, który jakiś dzieciak zostawił w lesie. Następnie sprawdziłem jego konto na Facebooku. Znalazłem tam jego ostatni post. Wybieram się na kemping na kilka dni. Nie będę miał zasięgu. Porozmawiamy wkrótce. Więc tak naprawdę nie powiedział ludziom, co zamierza ani gdzie się udaje. Skontaktowałem się z rodziną chłopaka, dałem im ten dziennik i próbowałem uzyskać od nich więcej informacji. Oczywiście było to dla nich bardzo trudne do przyjęcia, ale moja ciekawość wzięła górę. Musiałem wiedzieć więcej. Przekonałem ich do zalogowania się na konto syna i do poszukania rozmowy z bogatym facetem, o której mówił w dzienniku. Jego hasło wciąż było zapisane na domowym komputerze. Bez trudu znaleźliśmy wiadomość, którą opisał. Gość faktycznie zaoferował $1000 za spędzenie 2 dni w lesie. Tylko że ten facet nigdy nie istniał. Jego nazwisko nie pojawia się w żadnych wynikach w internecie, a gdyby to naprawdę był autor jakiegoś poradnika przetrwania w dziczy, na pewno bym coś znalazł. Ale nie, nie było nic. To wszystko wyglądało na jakiś rodzaj oszustwa. Kimkolwiek był ten gość, faktycznie przekonał chłopaka, by poszedł sam do lasu, obiecując, że odbierze go po 2 dniach, prawdopodobnie nie mając zamiaru się do tego stosować. Jak wielu ludziom to zrobił? Czy rzeczywiście istniał jakiś rodzaj sekty, z którą współpracował, dostarczając im ofiary? Miejmy nadzieję, że policja będzie w stanie się czegoś dowiedzieć. Wątpię, że kiedykolwiek usłyszę o rezultatach ich ustaleń, ale mam nadzieję, że znajdą tego faceta. Pozostawię was z małą radą. Nigdy nie wchodźcie sami do lasu, zwłaszcza bez jakiegokolwiek sprzętu i na miłość boską daj komuś znać, gdzie idziesz. Mój tata był kiedyś policjantem. Nie pracuje już od około 5 lat i choć zwykle niechętnie opowiada o dawnych dziejach, od czasu do czasu wypije o jednego drinka za dużo, a kiedy wracam do domu, siedzi pijany przy kuchennym stole. Szybko się witam, a on zaczyna opowiadać o swoich doświadczeniach. Zwykle uśmiecham się i kiwam głową, jednocześnie pospiesznie wymyślając wymówkę, dlaczego muszę iść do swojego pokoju. Ale ostatniej nocy postanowiłem z nim usiąść. Zawsze bałem się, że w swoich historiach poruszy pewien temat sprzed lat i chyba dlatego nigdy nie angażowałem się w takie noce jak poprzednia. Zbliżam się jednak do ukończenia studiów i planuję wyprowadzkę w ciągu najbliższych kilku miesięcy, więc może dlatego usiadłem. Ale z perspektywy czasu naprawdę żałuję, że to zrobiłem. Dla kontekstu cofnę się o kilka lat. Jesienią 2012 roku byłem uczniem szkoły średniej. Moja grupa przyjaciół składała się z 4 osób, nie licząc mnie. Peter, Clark, Ryan i mój najlepszy kolega, z którym dorastałem, Foster. Pozostała trójka zbliżyła się do nas w gimnazjum, ale ja i Foster zawsze utrzymywaliśmy specjalną więź, znając się już od dziecka. W szkole średniej wszystko robiliśmy razem. Foster jako pierwszy zdał prawo jazdy i miał już własny samochód. Jego rodzice byli raczej skupieni na sobie, nigdy nie byli najbardziej odpowiedzialnymi czy czujnymi opiekunami. W zasadzie mam nawet wrażenie, że trochę zaniedbywali relacje z synem.
W rezultacie, gdy tylko dostał samochód, wymykaliśmy się co drugi tydzień, aby spędzić czas razem i trochę wypić. Noc, w której wszystko poszło inaczej, miała być podobna do każdej poprzedniej. Obudził mnie dźwięk brzęczącego telefonu. Na ekranie pojawiło się imię Fostera, a na mojej twarzy zagościł uśmiech. Myślałem, że nie czujesz się dziś dobrze, powiedziałem, gdy odebrałem. Zmiana planów, odpowiedział. Brzmienie jego głosu dało mi do zrozumienia, że nie był w najlepszym nastroju. Cóż, zadzwoniłeś do wszystkich innych? Tak, Ryan powiedział, że pobiegnie do ciebie, a ja odbiorę was razem, jak zwykle. Po odłożeniu telefonu szybko zacząłem się ubierać, starając się być na tyle cicho, by nie obudzić taty. Ryan mieszkał kilka minut drogi ode mnie, więc zwykle po prostu przychodził pod mój dom, a Foster odbierał nas razem. Gdy byłem już gotowy, wyjrzałem przez okno i zobaczyłem sylwetkę kogoś, kto przechodził obok. Gdy cień się zbliżył, podniosłem okno tak cicho jak tylko mogłem, słysząc szuranie kogoś wspinającego się po domu do mojego pokoju na drugim piętrze. Okno znajdowało się nad zewnętrznym stołem na tarasie, co ułatwiło wejście na dach. Ręka wysunęła się w moją stronę i szybko ją chwyciłem. Co ty do cholery robisz? Warknąłem cicho. Ryan pochylił się do przodu, a jego blada twarz została oświetlona przez nocną lampkę w moim pokoju. Przepraszam, stary. Chyba za bardzo się wczułem. Myślałem, że okno może być zamknięte. Ostrożnie wspiął się do pomieszczenia i wstał. Czyli Foster do ciebie dzwonił? Tak, przed chwilą. Pewnie właśnie wdał się w kłótnię ze swoimi rodzicami. Wiesz, jak to jest. No tak, oni nie biorą niczego na poważnie, powiedział Ryan. Słuchaj, jego rodzice są spoko i w ogóle, ale czasami wydają się być jak dzieciaki, które przypadkiem też mają dziecko. Pamiętasz, jak kupili się w barze i pojechali do hotelu, nie mówiąc mu o tym? Ile on miał lat, kiedy to się stało? 12? Ze smutkiem skinąłem głową. Jak powiedziałem wcześniej, jego rodzice są wyluzowani, choć naprawdę ich lubię, zrobili wiele wątpliwych rzeczy. Uważają mnie niemal za członka rodziny i ja myślę o nich tak samo, ale to nie znaczy, że nie wkurzają mnie tym, przez co czasami przechodzi Foster. W noc, o której mówił Ryan, Foster zadzwonił do mnie i rozmawiałem z nim przez kilka dobrych godzin. Powiedziałem mu, żeby po prostu zadzwonił na policję, ale nie chciał. Następnego ranka wrócili do domu i zachowywali się, jakby to nie było nic wielkiego. Myślę, że kiedy masz takich rodziców, masz dwa wyjścia. Albo szybko dorosnąć, albo całkiem się pogrążyć. Powiedziałem. Ryan zgodził się ze mną. Czekaliśmy kolejne 15 minut, aż reflektory samochodu Fostera zaczęły wyłaniać się zza drzew. Wyszliśmy z Ryanem przez okno i po cichu przeszliśmy przez podwórko. Gdy znaleźliśmy się w aucie, Foster ruszył drogą. Usiadłem z tyłu po środku, z Ryanem po prawej i Peterem po lewej. Stuknąłem Fostera w ramię. Jak się dziś czujesz, stary? Usłyszałem, jak cicho coś mamrocze, ale nie mogłem tego zrozumieć. Clark, siedzący na miejscu pasażera, odwrócił się do mnie z zaciśniętymi ustami i wzruszył ramionami. Nachyliłem się do Petera i szepnąłem. Czy Foster powiedział ci, co się stało? Coś o jego rodzicach, jak zwykle, odpowiedział cicho. Kiedy do mnie zadzwonił, słyszałem, jak jego mama coś krzyczała tuż przed tym, jak się rozłączył. Nie wiem, co powiedziała, ale nie brzmiała na zadowoloną. Miejsce, w którym zwykle spędzaliśmy czas, było polaną oddaloną nie więcej niż 3 kilometry od mojego domu. Zawsze podjeżdżaliśmy około 100 metrów od linii drzew i zostawialiśmy włączone reflektory, aby widzieć. Z cicho brzęczącym radiem dotarliśmy na miejsce, nie rozpoczynając żadnej prawdziwej rozmowy. Po zaparkowaniu wszyscy wysiedliśmy, a Peter odezwał się jako pierwszy. Czy ktoś przyniósł zioło? Nie będziemy go potrzebować, powiedział Foster, otwierając bagażnik. Zebraliśmy się za samochodem, by zobaczyć, jak łapie za jedną z dwóch pełnych skrzynek piwa. Jezu, Foster, powiedziałem. Nigdy nie rozumiałem, jak twoi rodzice nie zauważają, że podkradasz kilka piw z lodówki, ale to na pewno zauważą.
O, to nie wszystko, Austin. Odpowiedział, a następnie szybkim ruchem wyciągnął wódkę z papierowej torby. Wcale nie wziąłem tego z domu. Kupiłem ją w sklepie po drodze. Masz fałszywy dowód osobisty? A może ktoś ci to kupił? Wykrzyknął Ryan. Foster nic nie powiedział, ale uśmiechnął się lekko. Następnie wyjął kilka małych plastikowych kieliszków z tej samej torby i zaczął układać je rzędem na klapie zamkniętego bagażnika. Ryan odwrócił się do mnie i zapytał szeptem. Ukradł je? Wzruszyłem ramionami. Nie jestem kablem, ale jak mówiłem, mój tata był wtedy gliną. Jeśli Foster ukradł to wszystko, to przyznam, że czułem się trochę niekomfortowo w jego obecności. Z drugiej strony, miałem wtedy 16 lat i wymykałem się do lasu, żeby pić alkohol, więc wcale nie jestem lepszy. Nie martwmy się o to jak, powiedział nalewając szotę. Po prostu się napijmy. Wezmę kilka piw, ale nie będę pił wódki, powiedział Clark. Przypuszczam, że jeden z nas powinien być choć na tyle trzeźwy, by prowadzić. Mieszkam naprzeciwko Fostera, mogę po prostu odwieźć go do domu jako ostatniego i pójść pieszo do siebie. Chłopie, przecież nawet nie masz prawka, wtrącił Ryan. Samochód jeździ na paliwo, a nie na dokumenty. Foster przytaknął i spełnił jego prośbę, zostawiając jeden pusty kieliszek. Pierwsze 20 minut było w większości spokojne, więc przejdę dalej. W połowie mojego drugiego piwa i po dwóch kieliszkach wódki czułem się już całkiem wyluzowany. Foster odtwarzał playlistę na Spotify ze swojego samochodu, leżąc na masce i patrząc w gwiazdę. Podszedłem i oparłem się o auto obok niego. Więc? Zacząłem. Co się dzieje, stary? Westchnął i podniósł się. Cóż, pamiętasz jak wcześniej rozmawialiśmy i powiedziałem ci, że nie jestem w nastroju do wyjścia? Powiedział, zmniejszając głośność muzyki. Przytaknąłem. Wszyscy zaczęli podchodzić bliżej, by posłuchać, ale Ryan wciąż zataczał się na boki po prawej stronie samochodu. Foster lekko zachichotał. Wyglądało na to, że mimo wszystko czuję się przynajmniej trochę lepiej. Powiedziałem mamie, że wrócę do domu dopiero około północy, bo byłem u ciebie, co oczywiście było kłamstwem. Miałem jechać na kemping, żeby spędzić czas z Jessiką. Hej, powiedział Peter, biorąc ogromny łyk piwa. To moja dziewczyna. Wyciągnął pięść do Fostera, który rzucił mu tylko zirytowane spojrzenie. Ale nic z tego nie wyszło, bo dostała telefon w sprawie swojej babci, która jest w szpitalu. Okej, powiedział niezręcznie Peter i wznowił popijanie swojego piwa. Więc oczywiście wróciłem do domu dużo wcześniej niż się spodziewałem. Kontynuował Foster. Kiedy tam dotarłem, ale nic z tego nie wyszło. Do naszych uszu dobiegł dziwny, przyciszony głos niosący się echem pośród drzew. Foster przerwał w połowie zdania. Wszyscy zamarliśmy. Minęła minuta, zanim zdaliśmy sobie sprawę, co się stało. Głos dochodził z lasu, kpiąc z tego, co mówił Foster. Był szorstki, ledwo przekraczał szept, ale wciąż był na tyle głośny, że można go było usłyszeć ponad muzyką. Wszyscy spojrzeliśmy przed siebie w kierunku lasu, ale wciąż nic nie widzieliśmy. Nic z tego nie wyszło. O cholera, powiedział Clark, który był najbliżej drzew. Cofnął się, nie odrywając wzroku od miejsca, z którego dochodził głos. Czy ktoś jeszcze to widział? Co takiego? Zapytałem. Coś się poruszyło, odpowiedział. Wytężyłem wzrok, ale nadal nie widziałem tego, o czym mówił. Po chwili Foster zaczął chichotać. Zaraz mu przywalę, powiedział, zsuwając się z samochodu. To Ryan próbuje nas przestraszyć. Rozejrzałem się wokół. Faktycznie nie było z nami Ryana. Ostatni raz widziałem go, jak zataczał się pijany z dala od samochodu. No nie wiem, stary, powiedział Peter. To naprawdę nie brzmiało jak on. Zaufaj mi, to on. Nauczę tego idiotę, że to nie czas i miejsce na takie gówno. Foster gniewnie tupnął i zniknął w ciemności.
Słyszałem, jak odsuwa gałęzie z drogi. Clark odwrócił się do mnie i Petera. To nie był Ryan. Powtórzył. Odwróciłem się w kierunku, w którym ostatni raz go widziałem. Hej, Ryan! Krzyknąłem. Jesteś tam? Nie wróciło do mnie nic poza ciszą. Wszyscy popatrzyliśmy na siebie. Potem z miejsca, do którego mówiłem, dobiegło jakieś szuranie. Cofnąłem się, zbliżając do Clarka i Petera. Dźwięki stawały się coraz bliższe, a moje serce waliło, nie wiedząc, co zaraz zobaczę. Po kilku chwilach z zarośli wyłonił się Ryan, patrząc na swój telefon. Przepraszam, zacząłem coś czytać na telefonie i tak jakby odpłynąłem. Dlaczego wszyscy tak na mnie patrzycie? Staliśmy blisko siebie, wpatrując się w niego w milczeniu. Spojrzał na maskę samochodu, a potem z powrotem na nas. Gdzie jest Foster? Odwróciłem się w stronę, w którą odszedł chłopak. Ryan podszedł bliżej i stanął obok Petera. Więc co się dzieje? Cicho, powiedziałem. Jeszcze chwila i wszystko się wyjaśni. Z lasu dobiegło więcej szurania, a potem jakiś dźwięk. Jakby ktoś miał problem z oddychaniem. Zaczęło się cicho, ale narastało. Tak szybko jak się zaczął, odgłos ucichł z głośnym grzmotem, jakby ktoś został uderzony. Trawa zaczęła szeleścić i usłyszałem trzask gałązek. Oddalał się. W tym momencie piosenka dobiegająca z samochodu Fostera zaczęła przeskakiwać. Clark odwrócił się w jego stronę. Co się dzieje? Foster jest połączony przez Bluetooth. Jeśli przeskakuje, to znaczy, że... Dlaczego jest tak daleko? Podszedłem do samochodu i usiadłem po stronie kierowcy. Mały ekran wskazywał, że nadal jest połączony. Przeskoczył jeszcze kilka razy, po czym zamilkł. Podkręciłem głośność, żeby sprawdzić, czy coś usłyszę, ale na ekranie pojawił się tylko komunikat o braku połączenia. Wyszedłem z samochodu, zostawiając otwarte drzwi i wróciłem do nich. Jego telefon się rozłączył. Trzeba iść go poszukać. Nagle coś zaczęło biec przez las w naszym kierunku. Cała nasza trójka cofnęła się do auta na dźwięk kroków uderzających o ziemię. Moje tętno przyspieszyło jeszcze bardziej. Głośny szum wystrzelił z drzew w podmuchu wiatru, który prawie nas przewrócił. Kilka gałęzi złamało się i spadło na ziemię. Co jest? Krzyknął Ryan. Co się do cholery stało, kiedy byłem? Muzyka z samochodu powróciła z pełną głośnością, sprawiając, że krzyknęliśmy i zatkaliśmy uszy. Szybko pobiegłem do otwartych drzwi i sięgnąłem do środka, by ją wyłączyć, ale gdy tylko to zrobiłem, coś z góry spadło na maskę z głośnym hukiem. Poduszka powietrzna wystrzeliła, a ja upadłem do tyłu, podczas gdy pozostała trójka zaczęła krzyczeć. Poduszka ledwo uderzyła mnie w głowę, ale to wystarczyło, bym stracił orientację. Następne kilka sekund wydawało się wiecznością. Spojrzałem w dół i zrzuciłem z siebie potłuczone szkło. Moje nogi były zbyt chwiejne, by wstać, więc mozolnie wyczołgałem się z auta i położyłem rękę na masce, by się podeprzeć. Moje palce dotknęły czegoś mokrego, więc przesunąłem rękę do przodu i spotkałem się z ludzką dłonią. Wrzasnąłem i upadłem jeszcze raz. Clark również podniósł się z miejsca, w którym prawdopodobnie upadł. Spojrzał na samochód w całkowitym szoku i podniósł trzęsącą się rękę, wskazując na maskę. To jest... to Foster. Odzyskałem panowanie nad sobą i wstałem. Odwróciłem się w stronę, którą wskazywał Clark. Widziałem, że zdecydowanie ktoś leżał na samochodzie, ale nie było wystarczająco dużo światła, by zobaczyć więcej. Sięgnąłem do kieszeni, nie odwracając wzroku, i wyciągnąłem telefon. Klikając przycisk latarki, zbliżyłem się nieco i oświetliłem to, co sparaliżowało mnie tam, gdzie stałem. Szeroko otwarte oczy Fostera wpatrywały się bez życia w niebo. Jego dłoń, ta której dotknąłem, zdawała się być ledwo przytwierdzona do ramienia. Nic poza kawałkiem skóry i ścięgien nie łączyło jej z resztą ciała, które wyglądało na poważnie połamane.
Jego prawe ramię i dolna połowa lewej nogi całkowicie zniknęły. Rozdarte, zakrwawione ciało przypominało o tym, co powinno tam być. Ale najbardziej przeraziło mnie jego gardło. Było głęboko rozcięte, ale nie w zwierzęcy sposób jak reszta obrażeń. To było precyzyjne, chirurgiczne cięcie. Zrobione przez kogoś lub coś, co dokładnie wiedziało, że podrzyna gardło. Usłyszałem za sobą chrząkanie i odwróciłem się, by zobaczyć Ryana i Petera. Clark właśnie zaczął wstawać, wciąż się trzęsąc. Kiedy do mnie podszedł, zrobiłem ruch, by rzucić światło z powrotem na Fostera, ale mnie powstrzymał. Nie rób tego, widziałem jego but, wiem, że to on. Nie chcę widzieć więcej, spadajmy stąd. W tym momencie Clark rzucił się do ucieczki, a ja tuż za nim. Słyszałem, jak Peter i Ryan zaczęli biec razem z nami. Nawet po tym, co właśnie zobaczyłem, kolejne minuty biegu z powrotem do mojego domu stały się najbardziej przerażającą rzeczą, jakiej kiedykolwiek doświadczyłem. Kiedy byliśmy już w pobliżu, zerwałem się do lasu, by przedrzeć się najkrótszą drogą. Co ty robisz? Krzyknął Ryan, zwalniając nieco. Tam wciąż jest to coś. Nie zatrzymałem się ani nie skręciłem, po prostu biegłem dalej, widząc niewyraźne światła mojego domu, ale wciąż byłem daleko. Nie wiedziałem, czy podjąłem złą decyzję, czy nie, ale widok tych świateł dawał mi nadzieję. Potem dotarło do mnie, że mój dom jest najbliżej. A co jeśli im się nie uda? Odwróciłem się w prawo, wciąż ich widziałem biegnących drogą między drzewami. Hej, biegnijcie do mojego domu! Nagle odbiłem się od jednego z drzew ramieniem. Upadłem i przeturlałem się po ziemi. Odwracanie głowy podczas biegu było złym pomysłem. Wstałem tak szybko, jak tylko pozwoliły mi na to zmęczone nogi. W świetle księżyca widziałem tylko niewyraźne sylwetki drzew. Usłyszałem ruch po mojej lewej stronie i poczułem, że coś się zbliża. Bez zastanowienia rzuciłem się do przodu i przeturlałem po ziemi. Poczułem, jak coś przelatuje tuż obok mnie. W końcu przedarłem się przez linię drzew, wybiegając na ulicę. Słyszałem za sobą łamiące się gałęzie. Cokolwiek mnie goniło, było coraz bliżej. Rzuciłem się po schodach na taras i gdy tylko wskoczyłem na stół, spróbowałem podnieść okno do mojego pokoju. W panice nie podniosłem go wystarczająco wysoko i wskakując uderzyłem głową w dolną część framugi. Prawie się przewróciłem i spadłem z dachu, ale udało mi się złapać ramę. Gorączkowo przeciągnąłem się przez okno, ale kiedy wpadłem do pokoju, zaczepiłem stopą o zasłonę i szarpnąłem ją w dół. Szybko wstałem i zatrzasnąłem szybę. Przez chwilę trzymałem się ściany, rozpaczliwie próbując złapać oddech. Po kilku chwilach usłyszałem tatę tupiącego do mojego pokoju. Przez moją głowę natychmiast przeleciały setki możliwych scenariuszy. Uznałem, że najlepiej będzie, jeśli nikt prócz nas się o tym nie dowie. Szybko wskoczyłem do łóżka i zarzuciłem kołdrę na ramiona, zamykając oczy. Usłyszałem szarpnięcie otwieranych drzwi, a potem ciszę. Wciąż miałem zamknięte oczy, spodziewając się, że tata albo spróbuje mnie obudzić, albo po prostu wyjdzie, ale nic takiego się nie stało. Nie słyszałem nic, ale wciąż czułem jego obecność. Po kilku chwilach ciszy powoli zacząłem otwierać oczy, by spojrzeć przez rzęsy. Ledwo widziałem sylwetkę taty stojącego w drzwiach, ale wydawało mi się, że światło księżyca padało zbyt daleko ode mnie, by mógł wyraźnie zobaczyć moją twarz. Otworzyłem więc oczy szerzej i zobaczyłem, jak tata powoli podnosi rękę. Poruszał nią w przód i w tył, a potem przestał. Nie jestem pewien, ile czasu minęło. Wiem tylko, że tata stał i patrzył w stronę okna o wiele za długo. W końcu, nie całkiem wiedząc, co się dzieje, zamknąłem oczy i spróbowałem zasnąć, ale nadal nie mogłem. Dopóki nie usłyszałem zamykających się drzwi i nie poczułem, że jestem sam. Następnego ranka nie czułem się zbyt dobrze. Wysłałem wiadomość do wszystkich, aby sprawdzić, czy wrócili do domu i w końcu wszyscy odpowiedzieli. Wszyscy prócz Fostera.
Słyszałem, jak tata rozmawia z kimś przez telefon, a potem wychodzi. Wiedziałem, o co chodzi, ale nic nie powiedziałem. W ciągu następnego tygodnia wszystko stało się jasne. Foster został znaleziony przez myśliwego około 7 rano. Gdy policja znalazła się na miejscu, cały obszar został odgrodzony. Alkohol w samochodzie należał do asortymentu sklepu monopolowego znajdującego się niedaleko domu Fostera. Najwyraźniej ukradł go, wybijając okno. Kiedy tata mi o tym powiedział, udawałem tak dobrze, jak to tylko możliwe. Naprawdę byłem zdruzgotany, że straciłem Fostera, więc to nie było trudne. Jednocześnie nie chciałem, żeby tata wiedział, że również tam byłem. Teraz, gdy było już po wszystkim, ból po stracie najlepszego przyjaciela uderzył we mnie jak rozpędzona ciężarówka. Policja jednak nieco zmieniła historię, aby nie wywoływać zamieszania w naszym mieście, ogłaszając, że był to atak niedźwiedzia i nie nagłaśniając zbytnio wszystkich ran Fostera. Zakładam, że myśliwy został opłacony, aby nie powiedział, jak wyglądało ciało, gdy zostało znalezione. Kiedy wszyscy wróciliśmy do szkoły, relacje między naszą czwórką natychmiast się zmieniły. Mieliśmy ogromny sekret, którego nie mogliśmy wyjawić, a nawet gdybyśmy to zrobili, nie byliśmy pewni, czy ktokolwiek nam uwierzy. Przez chwilę myślałem, że przynajmniej jeden z nas zostanie przesłuchany, ale nigdy się tak nie stało. Ponadto odczuwam teraz paraliżujący strach przed lasem. Myślę, że policja badała również inne domniemane ataki dokonane przez cokolwiek, co było z nami tamtej nocy, ponieważ mój tata wprowadził zasadę, aby nie chodzić do lasu samemu. Ale to i tak nie miało żadnego znaczenia. Od tamtej pory nie byłem w lesie ani sam, ani z nikim innym. Następnego dnia natychmiast wymieniłem podartą zasłonę. Nawet samo wpatrywanie się w drzewa dosłownie mnie paraliżowało. Clark, Ryan i Peter są mi bliscy do dzisiaj, ale od śmierci Fostera nie byliśmy już tacy sami. Od tamtej pory nigdy nawet otwarcie o tym nie rozmawiałem. Aż do ostatniej nocy. Siedziałem naprzeciwko taty z węzłem w klatce piersiowej, czekając na to, co ma do powiedzenia. Trzymał butelkę piwa przed sobą, wpatrując się roztargnionym wzrokiem w końcówkę napoju. Po chwili wstał, podszedł do lodówki i wziął dwa kolejne piwa, wyrzucając pustą butelkę. Po otwarciu obu usiadł z powrotem i podsunął mi jedno. Co robisz? Zapytałem. Chcę z tobą porozmawiać o Fosterze, powiedział, patrząc gdzieś indziej, niemal mnie ignorując. Wziął łyk piwa i kontynuował. Dobrze wiedziałem, że od czasu do czasu wymykacie się z domu. Pomyślałem, że dopóki chodzisz do szkoły i nie robisz nic niebezpiecznego, to co ci szkodzi? Wiedziałem, że jesteś dobrym dzieciakiem. Myślałem, że jeśli będę zbyt surowy, będziesz wymykał się jeszcze częściej i robił bardziej niebezpieczne rzeczy. Nigdy nie stało ci się nic złego i zawsze dobrze radziłeś sobie w szkole, więc pomyślałem, że będzie w porządku, gdybyś miał trochę wolności. Tak, wiedziałem, że się wymknąłeś. Wiem też, że byłeś z Fosterem w noc jego śmierci. Moje serce przyspieszyło. Wyciągnąłem rękę i wziąłem łyk piwa. Skąd wiesz? To znaczy, że byłem z Fosterem. Nie odpowiedział od razu. Przez chwilę wpatrywał się we mnie ze smutnym wyrazem twarzy, po czym wziął kolejny łyk i kontynuował. Usłyszałem głośny trzask w twoim pokoju. Pomyślałem, że właśnie wróciłeś do domu z robienia czegokolwiek, ale potem usłyszałem coś jeszcze. Jego głos załamał się nieco na końcu. To brzmiało, jakby coś biegało po dachu. Ale sam dźwięk wydawał się dochodzić z boku domu, a nie z góry. Pobiegłem do twojego pokoju i kiedy otworzyłem drzwi, zobaczyłem to. Kłamiesz. Powiedziałem. Tego czegoś nie było ze mną w pokoju, nie ma mowy. Masz rację, nie było go w twoim pokoju. Zaglądał przez okno. Nie bardzo wiedziałem, jak mam zareagować na te informacje. Moje usta powoli się otwierały, gdy czekałem, aż będzie kontynuował.
Widziałem tylko sylwetkę czegoś, co z początku uznałem za człowieka, ale potem zauważyłem, że ma za sobą te zaokrąglone rzeczy. Wtedy dotarło do mnie, że to skrzydła. Ale najgorsze były jego oczy. Ogromne, błyszczące ślepia. Wpatrywały się we mnie, a ja nie mogłem się ruszyć. Nie wiedziałem, co robić, czy powinienem cię obudzić, czy nie. Wydawało mi się to wiecznością, nie byłem nawet pewien, czy mrugałem. Potem jego skrzydła powoli się wysunęły, opuścił ramiona i wyprostował sylwetkę. Na początku byłem zdezorientowany, ale potem zdałem sobie sprawę, że mnie naśladuje. Jego głos znów się załamał. Wyciągnął rękę i wziął kolejny łyk piwa. Kiedy je odłożył, przetarł oczy. Nie wydawał żadnego dźwięku. Podniosłem rękę, a on zrobił to samo. Przesunąłem ją do przodu i do tyłu. Zrobił to samo. Dokończyłem. Wziąłem duży łyk piwa. Tamtej nocy wcale nie spałem. Wyszeptałem. Nie miałem pojęcia, dlaczego stałeś tam tak długo, ale teraz żałuję, że się dowiedziałem. Jeszcze nie skończyłem, Austin. Spojrzałem na niego. Wpatrywał się we mnie z determinacją. Wydawał się mniej pijany niż wtedy, gdy tu przyjechałem, jakby rozmowa o tym trochę go otrzeźwiła. Nie wyszedłem z twojego pokoju, dopóki nie zobaczyłem, jak odlatuje w stronę lasu. Kiedy wyszedłem później tego ranka, wziąłem kilka kamer i umieściłem je wokół domu. Oglądałem nagrania tylko raz. To było wszystko, czego potrzebowałem. Pochyliłem się do przodu na krześle. Co widziałeś? Kolejnej nocy obudziłem się wcześnie rano, by sprawdzić nagrania. Jedyną kamerą, która coś uchwyciła, była ta, którą umieściłem na martwym drzewie obok potoku. Na początku nagrania była tam osoba. Nagi mężczyzna odwrócony tyłem do kamery. Szedł do przodu, a potem do tyłu, do miejsca, w którym zaczął. Potem wyglądał, jakby naśladował uścisk dłoni, a później... jego głos zaczął się trząść. Później jego łopatki się otworzyły. Te mięsiste skrzydła wyszły ze szczelin, a jego skóra zdawała się zmieniać kształt, czyniąc go bardziej nieludzkim. Nocne wideo było czarno-białe, ale zmiana była bardzo zauważalna. Gdy skrzydła całkowicie się rozwinęły, odleciał. Nigdy więcej nie spojrzałem na żadne z nagrań. Wiem, że byłem policjantem, ale nic nie możecie na to przygotować. Myślę, że najgorsze w tym wszystkim było to, że wydawało mi się, że ćwiczy ludzkie maniery. Tak, aby wtopić się w tłum. Dokończył ostatnie piwo. Przykro mi z powodu Fostera. Powiedział po chwili ciszy. Ale cieszę się, że to nie ty. Przepraszam, jeśli wydaje się dziwne, że ci to wszystko powiedziałem. Może tak jest. Nie wiem, ale myślę, że powinieneś wiedzieć. Zostawiając pustą butelkę na stole, wstał i ruszył w stronę schodów. Gdy dotarł na górę, odwrócił się do mnie po raz ostatni. Dobranoc, Austin. Mimo, że poszedł spać, ja jeszcze pozostałem na swoim miejscu, przetwarzając to, co właśnie mi powiedział. Zdecydowanie chciał mi to przekazać od dłuższego czasu. Mimo to mam wrażenie, że rano będzie tego żałował. Pomyślałem o ostatnich kilku latach i o tym, jakie mam szczęście, że to coś nie znalazło mnie po raz drugi. A może znalazło? Poszedłem do swojego pokoju i po raz pierwszy od tamtej nocy odsunąłem zasłonę. Widziałem linię drzew, ledwo oświetloną przez księżyc w pełni. Wpatrując się w noc, zastanawiałem się nad prawdopodobieństwem, że coś na mnie patrzy. Cokolwiek to jest, chcę wyglądać i zachowywać się jak my, to oczywiste. Czy może być w moim rodzinnym mieście, wyglądając tak ludzko jak to, co widzimy w lustrze? A może wciąż tam jest, czai się za drzewami, spowity lasem. Tylko czeka, obserwuje, ćwiczy. Chyba nadszedł czas, abym w końcu opowiedział tę historię.
Z biegiem lat jestem coraz starszy, a poza tym myślę, że jest to coś, co należy przekazać, biorąc pod uwagę kierunek, w którym idzie świat. To było na początku mojej pracy w DZN, czyli Departamencie Zasobów Naturalnych. W naszym środowisku żartobliwie nazywanej jednostką nocnych łowców. Naszym zadaniem było zajmowanie się przypadkami uznanymi za sklasyfikowane jednostki zoologiczne. Wszystko, co znaleziono w świecie przyrody, co wymagało specjalnego planu działania. Każdy z bytów, które wymykają się naukowym konwencjom, wykazują inteligencję podobną do naszej lub stanowią poważne zagrożenie dla naszego gatunku. Jeśli ktoś przypadkiem natknął się na taką istotę, nie jest to coś, na co zwracamy większą uwagę, poza upewnieniem się, że nie zabrał żadnych dowodów czy zdjęć, które mogłyby przeniknąć do opinii publicznej. To, co nas martwi, to przypadki poważnego naruszenia, które mogłyby zagrażać ludziom. Na przykład jeśli firma próbuje zagospodarować obszar, który jest zamieszkiwany przez takie istoty, albo jeśli jeden lub więcej myśliwych próbuje złapać lub upolować którąś z nich. Ale zdarzenie, o którym mówię, było inne niż wszystkie, z którymi miałem do tej pory do czynienia. Ta sprawa miała miejsce w 83 roku, kiedy byłem jeszcze żółtodziobem pracującym pod okiem Conera Duncliffe'a. Zostaliśmy wezwani do obszaru Parku Narodowego nad Kentucky i Tennessee. Było to dość popularne miejsce do polowań, wędrówek i biwakowania. Przed sezonem letnim pewna rodzina zaparkowała swojego kampera na kempingu znajdującym się w północnej części parku, aby rozpocząć coś, co normalnie byłoby idealną rodzinną wycieczką. To, co otrzymali zamiast tego, było koszmarem wykraczającym poza wszystko, co uważali za możliwe. Raport dotarł do nas około 8 godzin po tym, jak miejscowy znalazł martwą rodzinę. Do tego czasu lokalna policja i strażnicy parku przeszli przez tą całą straszną scenę. Rodzina została zarżnięta, rozerwana na strzępy, albo przez dzikie zwierzę, albo przez nieznanego im mordercę. Conner i ja udaliśmy się na miejsce zdarzenia i próbowaliśmy załagodzić sytuację z miejscowymi. Wszystko po to, by zminimalizować traumę, jaką przeżyliby w związku z taką sceną. Kemping wyglądał jak podłoga w rzeźni. Ojciec leżał tuż za drzwiami kampera, rozcięty na pół. Strzelba u jego boku wystrzeliła tylko raz i na podstawie dowodów nie trafiła w nic poza ziemią. Chłopak leżał wewnątrz kampera w kawałkach. Dalej z tyłu znaleźliśmy matkę w łazience. Drzwi zostały wyrwane z zawiasów i zgniecione jak puszka po konserwie. Znaleźliśmy na niej rany świadczące o tym, że się broniła, więc przynajmniej próbowała walczyć. Conner był tym, który zauważył, że w kamperze były też ubrania i lalki dla młodej dziewczyny. Przeszukaliśmy okolice, mając nadzieję, że uciekła i gdzieś się ukryła, ale znaleźliśmy ją niewiele dalej. 6 metrów nad ziemią, na sośnie, rozerwaną na strzępy i nabitą na gałąź, tak jak sroki nabijają owady na ciernie akacji. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś tak strasznego. Conner wyglądał, jakby miał zaraz zemdleć. Po tym, jak oboje się pozbieraliśmy, zaczęliśmy zajmować się sprawą. Wszystkie dowody wskazywały na atak dogmana, co w DZN nazywaliśmy sprawą czarnego psa. Ojciec wyszedł na zewnątrz, najprawdopodobniej przez hałas lub stuknięcie w kampera. Gdy został zlikwidowany, matka zabarykadowała się w łazience. Istota wyrwała drzwi, zabiła kobietę i wyciągnęła dzieciaki na rzeź. Conner był przekonany, że było ich więcej niż jedno, co oznaczało, że nie był to zwykły samotnik, a poważne zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Trzeba było coś zrobić, a ja nie miałem pojęcia, co to może oznaczać. Po upewnieniu się, że pozostałe zespoły mają wszystko pod kontrolą, wróciliśmy do motelu, który wynajęliśmy w okolicy. Pamiętam, że Conner spędził większość nocy na tarasie na zewnątrz, paląc papierosa za papierosem i wyglądając, jakby rozważał coś naprawdę nieprzyjemnego. Następnego ranka nie mogłem być pewien, czy w ogóle spał, ale spojrzał na mnie twardo i powiedział mi, że jest sposób, aby to naprawić, jeśli mam odwagę i jestem pewien, że chcę. Powiedziałem mu, że zrobię wszystko, aby chronić ludzi, a on skinął głową. Kazał mi się przygotować i iść po zapasy na kemping na co najmniej 3 lub 4 dni.
W pick-upie mieliśmy namioty, światła i tym podobne rzeczy, więc przyniosłem tylko jedzenie i wodę. Kiedy wróciłem, zobaczyłem, że Connor ma torbę z dowodami zabranymi z miejsca zdarzenia. Kiedy zacząłem o to pytać, tylko machnął na mnie ręką i sprawdził zapasy. Pojechaliśmy dalej w głąb kraju, gdzie droga zmieniła się w szutrową, a szuter w ziemię. Wyglądało na to, że podążamy starą drogą do wyrębu lasu. Kiedy dotarliśmy do ogrodzenia oznaczającego teren chroniony, zostawiliśmy samochód i przez większość dnia wędrowaliśmy w głąb. Po drodze widziałem, jak Connor zbiera szałwie i chowa ją do torby. Przynieśliśmy ze sobą łuki, kilka strzał, a Connor powiedział mi, żebym wypatrywał zwierzyny, którą moglibyśmy złapać. Zauważyłem przyzwoitej wielkości królika i nawet udało nam się go upolować, mimo że nie byłem zbyt obyty z łukiem. Była już prawie noc, gdy dotarliśmy do płaskiej i otwartej polany, gdzie mogliśmy się rozbić. Gdy już rozłożyliśmy namioty i rozpaliliśmy ogień, Connor dorzucił garść zebranej szałwi do ogniska. Zielone liście tworzyły gryzący, ciężki dym, który przenikał całą okolicę. Przypomniało mi to moją babcię, która cały czas paliła szałwie wokół swojego domu. Zapytałem go, czy powinienem przyrządzić królika, żeby zrobić nam kolację, ale odparł, że on nie jest dla nas. Przebiegałem myślami przez różne wyjaśnienia tego, co tam robiliśmy, ale nic nie miało wystarczającego sensu, więc w końcu musiałem zapytać. Connor spojrzał w płomienie i wziął głęboki oddech. To, co tu robimy, nie jest czymś, co robiłem często. Zaczął. Nie byłem świadkiem tego rytuału od ponad 20 lat i nie sądzę, bym kiedykolwiek musiał to jeszcze robić. Nauczył mnie tego mój dziadek, którego z kolei nauczył jego dziadek. A przed nim Indianie, którzy albo zostali nauczeni przez swoich dziadków, albo sami to wymyślili. Wiesz, że stworzenia, które były odpowiedzialne za ten horror w parku, żyły w okolicy dłużej niż ktokolwiek z nas, przed osadnikami, nawet przed Indianami. Nasze relacje z nimi zmieniały się na przestrzeni naszej wspólnej historii. Czasami mieli przewagę, a my żyliśmy w strachu przed lasem, lub to my byliśmy górą, a oni byli zmuszeni cofnąć się głębiej, aby trzymać się z dala od naszej broni i maszyn. Są wysoce inteligentne, choć na innym poziomie niż my, jak sądzę. Wydaje mi się, że byli swego rodzaju ewolucyjnym rozdrożem, gdzie rasa ludzka podzieliła się na myślące społeczeństwo i pierwotne plemiona. Ewoluowali inną ścieżką, można powiedzieć, że bardziej naturalną. Mogą nie być w stanie mówić naszym językiem lub budować miast tak jak my, ale są tak samo bystrzy, tak samo spostrzegawczy i adaptacyjni, a może nawet bardziej. Chodzi o to, że nie są zwierzętami w taki sposób, w jaki wilki czy niedźwiedzie są dla nas. Ewolucyjnie rzecz biorąc, są na tym samym poziomie co my i z tego powodu musimy rozważyć nasze relacje z nimi w sposób pokojowy. Nie chcemy żyć w strachu przed nimi, a one chcą być pozostawione w spokoju. Aby utrzymać ten pokój, starożytni ludzie opracowali linię kontaktu na wypadek jakiegoś niedopuszczalnego wydarzenia, sposób na wyciągnięcie ręki i nawiązanie pokoju. Oczywiście nie jest to coś, co cieszy którąkolwiek ze stron. Dogmeni przez wieki kultywowali silną nieufność wobec ludzi i nie mogę powiedzieć, że ich za to winię. Szanują nas jako zagrożenie, ale gardzą nami jako gatunkiem. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich. Podobnie jak u nas, są wśród nich tacy, którzy są bardziej skłonni do pokoju i koegzystencji, ale są też tacy, którzy zniszczyliby nas, gdyby nadarzyła się okazja. Dlatego ten kontakt jest dla nas niezwykle ryzykowny. Pamiętam, że czułem się zdystansowany, jakby to, co mówił, odbijało się w mojej głowie i nie mogłem tego uchwycić. Czy on naprawdę mówił mi, że spotkamy się z jednym z nich? Albo całą grupą? Po co? Żeby z nimi porozmawiać? Poprosić o pomoc? Siedziałem jak posąg, gdy mówił dalej i dorzucał więcej szałwi do ognia. Rytuał, jak nazywał go mój dziadek, miał być przestrzegany co do joty. Miejsce spotkania musi znajdować się głęboko w lesie i nie możemy przenosić żadnych narzędzi ani broni. Nic poza ofiarą i dowodami. W ten sposób zostalibyśmy całkowicie zdani na ich łaskę, a to jedyny sposób, w jaki pozwoliliby się nam zbliżyć.
Żadnej broni? Myślałem, że próbuje mnie oszukać, ale kiedy spojrzałem na jego twarz, zobaczyłem, że nie jest tylko poważny, ale i przestraszony. Wrzucił kolejną garść szałwi do ognia i wskazał na nią gestem. Powiedział, że palenie szałwi było częścią rytuału. Indianie wierzyli, że odstrasza to złe duchy w okolicy, ale jego dziadek miał na to inny pomysł. Silny zapach, który przyciąga ich uwagę i który kojarzy im się z rytuałem kontaktu, dając im znać, że będziemy próbować go nawiązać. Podniósł gałązkę szałwi do nosa, po czym wrzucił ją do ognia. Czekaliśmy, aż księżyc wzejdzie wysoko, a ścieżka będzie wystarczająco oświetlona, abyśmy mogli iść w ciemności. Wpatrywałem się w księżyc przebijający się przez ścianę mojego namiotu, kiedy Connor zawołał mnie i powiedział, że już czas. Poczułem, jak mój żołądek się skręca i wyczołgałem się na zewnątrz, by zobaczyć, że ogień zgasł. Podszedłem do niego dołączyć. Nigdy nie czułem się tak bezbronny, jak stojąc w tym ciemnym lesie. Nie było zimno, ale ze zdenerwowania cały się trzęsłem. Chwyciłem zabitego przez nas królika i ścisnąłem mocno w garści. Zanim wyruszyliśmy, Connor zabrał garść popiołu z ogniska i zdmuchnął kłąb sadzy na moją twarz, po czym rzucił resztę na siebie. Szliśmy i szliśmy. Wydawało się, że maszerowaliśmy tak długo, aż byłem pewien, że zaraz wzejdzie słońce. Do tej pory las był pełen dźwięków. Ptaki na drzewach, owady, cała orkiestra natury. Ale w pewnym momencie wszystko ucichło, jak w kościele. Jakby ktoś znalazł pokrętło głośności w lesie i je przekręcił. Wahałem się przez chwilę, aż przypomniałem sobie instrukcję Connera. Szliśmy równo i spokojnie. Nie spuszczaliśmy wzroku ze ścieżki, nie zwracaliśmy uwagi na nic, co moglibyśmy zobaczyć lub usłyszeć. Mieliśmy na nic nie patrzeć, nawet jeśli to coś spojrzałoby na nas. Gdy szliśmy, jedynymi dźwiękami był wiatr w drzewach i chrzęst liści pod naszymi stopami. Dopóki nie zacząłem słyszeć czegoś poruszającego się w lesie po naszej lewej stronie. Coś dużego. Patrzyłem przed siebie, gdy dźwięk podążał za nami, dopasowując się do naszego tempa. Potem nadszedł inny odgłos po prawej stronie. Głęboki, niski, trzewny warkot, który sprawił, że wszystko we mnie zadrżało. Kiedyś słyszałem, jak badacze wspominali o infradźwiękach, rodzaju dźwięku o niskiej częstotliwości, który może wywoływać u ludzi niepokój i uczucie strachu. Powiedzieli, że można go wykryć w ryku tygrysa i że nasza reakcja na niego może być związana z lękami naszych przodków. Tak czy inaczej, będąc tam w ciemności bez niczego między nami a nimi, nie potrafię opisać przerażenia, które czułem. Dwójka po naszych bokach trzymała się z nami. Jeden z nich wskoczył na ścieżkę za mną i wydał kolejny warkot, który sprawił, że stuknąłem zębami. Słyszałem trzask liści. Czułem jego kroki uderzające o ziemię niecałe 2 metry za mną. Wymagało to ode mnie całej siły woli, by nie rzucić się w stronę linii lasu, krzycząc na całe gardło. Nagle usłyszałem, jak się zatrzymuje i poczułem, jak ziemia i patyki, które kopną, odbijają się od moich łydek, ale ja po prostu szedłem dalej, a Connor zrobił to samo. Dosłownie nie czułem już swojego ciała, ale skupiłem się na chodzeniu i patrzeniu przed siebie. Kiedy Connor w końcu się zatrzymał, dotarliśmy na polanę. Trawa i szałwia połyskiwały w świetle księżyca, które było tak silne, że wyglądało niemal jak za dnia. Przez chwilę po prostu staliśmy. Las był nieruchomy i cichy jak cmentarz. Wtedy dostrzegłem oczy odbijające światło księżyca w zaroślach przed nami. Z lasu wyłonił się kształt. Czołgał się na czworakach, a jego czarne futro zdawało się pochłaniać cały blask. Żywa sylwetka z 2 świecącymi perłami w miejscu oczu. 2 innych pojawiło się obok niego. Jeden z nich wyglądał jak przędzone srebro w świetle księżyca, jego oczy iskrzyły się jak bursztyn. Drugi miał czarne plamy na całym ciele. O mało nie straciłem panowania nad sobą, gdy poczułem gorący oddech i usłyszałem sapanie.
Mimowolnie drgnąłem, a stwór za mną wydał z siebie kolejny niski, ostrzegawczy warkot, po czym przytknął zimny nos do moich pleców, węsząc i okrążając mnie. Inny ciemny kształt również osaczył Conera. Nie widziałem jego twarzy, ale coś w jego spokojnym zachowaniu mnie uspokoiło. Okrążająca mnie istota ponownie warknęła i spróbowała spojrzeć mi w oczy, a ja szybko odwróciłem wzrok, unikając jego spojrzenia jak dzieciak w konfrontacji z policjantem. Duża czarna istota przyglądała się nam przez chwilę, zanim się poruszyła. Coś w jego wnętrzu trzasnęło jak gałązka owinięta w mokry ręcznik i powoli podniósł się na dwie nogi. Pozostałe dwa poszły w jego ślady. Te po jego bokach musiały mieć około 2 metrów, ale czarny był jeszcze wyższy. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś tak masywnego z tak bliska. Prawie przyćmił księżyc nad nami. Conner spojrzał na mnie i wykonał gest w stronę królika, którego trzymałem. Czułem się jak we śnie, a moje ciało nie reagowało. Niskie warknięcie za mną wyrwało mnie z paraliżu i ruszyłem do przodu. Czułem na sobie spojrzenia tak gorące jak rozgrzane szpikulce trzymane centymetry od mojej skóry, czekające na najmniejszy pretekst, by ze mną skończyć. Położyłem królika u stóp największego z nich. Wchodząc w jego cień, czułem się jakbym wchodził do ogromnej, otwartej paszczy. Wysoko nade mną rozległo się prychnięcie i poczułem, jak coś wczepia mi się we włosy. Ku mojemu absolutnemu przerażeniu w polu widzenia pojawił się nos, potem pysk, a następnie jasne perły jego oczu. W tym momencie coś mnie opuściło, jakby sięgnęło w głąb mnie i zabrało coś, czego istnienia nie byłem nawet świadomy. Z wielkim trudem odwróciłem wzrok od tych paskudnych punktów światła w czarnej masie przede mną. Potem cofnąłem się, ostrożnie podchodząc do Conera. Największy z nich obwąchał królika, po czym wykonał gest do jednego z pozostałych, który chwycił go w pysk. Wyglądało to jak goryl trzymający kociaka, choć wcześniej wydawało mi się, że królik był naprawdę duży. Zniknął w lesie, a Conner wyjął spod pachy torbę z dowodami. Zaczął wyciągać przedmioty i kłaść je na ziemi przed sobą. Był tam kawałek zakrwawionej szmatki, obrączka poplamiona krwią, but i wreszcie pukiel złotych włosów. Największy z nich uważnie obwąchał przedmioty, warcząc nisko, gdy dotarł do włosów. Wyprostował się i obserwował Conera, gdy ten wyciągał ostatnie przedmioty z torby. Kawałek futra znaleziony w dłoni ojca i próbki śliny pobrane z ciał. Warknął głęboko przez chwilę, po czym odwrócił się i zniknął w ciemności, pokonując odległość do drzew z niesamowitą gracją, niczym chmura przechodząca przed księżycem. Pozostałe wkrótce podążyły za nim, spoglądając na nas z niskimi, ostrzegawczymi warknięciami. Kiedy odeszły, Conner i ja staliśmy w szoku jeszcze przez chwilę, dopóki normalne odgłosy lasu nie powróciły tak samo niespodziewanie, jak odeszły. Wydawało mi się, że spadł ze mnie wielki ciężar i czułem, że za chwilę zemdleję. Conner wziął długi wdech i wypuścił go powoli, trzęsąc się tylko minimalnie. Spojrzał na mnie i uśmiechnął się. Myślę, że cię polubił. Powiedział, podczas gdy ja prawie się przewróciłem, a moje kolana się ugięły. Droga powrotna do obozu wydawała się trwać o wiele dłużej niż wcześniej. Kiedy w końcu zobaczyliśmy nasze namioty, Conner i ja bez słowa wczołgaliśmy się do środka. Czułem, że nie ma szans, żebym dziś zasnął. Moje serce wciąż waliło mi w piersi, ale odpłynąłem, jak tylko moja głowa uderzyła w poduszkę. Nie wiem, czy zasnąłem zmęczony stresem, który przeżyłem, czy po prostu zemdlałem. Następne kilka dni spędziliśmy na biwakowaniu i czekaniu. Conner powiedział mi, że musimy pozostać w okolicy, dopóki nie otrzymamy potwierdzenia, że zrobili coś z naszym wspólnym problemem. Opowiedział mi o swoim pierwszym rytuale kontaktu. Nie było to tutaj, choć powiedział, że chyba kontaktował się z dokładnie tym stadem. Najwyraźniej było to coś, co robi się w całym kraju. Rytuał zmienia się nieco w niektórych obszarach, ale cel jest ten sam. Trzeciej nocy usłyszeliśmy odległe wycie, głębokie i przeszywające nawet na odległość.
Brzmiało to tak, jakby stado kojotów śpiewało chórem, wyjąc z różną głośnością i w różnych odstępach czasu. Następnego ranka przed naszym ogniskiem znaleźliśmy trzy masywne szponiaste dłonie odcięte w nadgarstku i ustawione w jednej linii. Connor uśmiechnął się, gdy to zobaczył. Wygląda na to, że się tym zajęli, powiedział, podnosząc jedną, by ją zbadać. Podał mi ją i poczułem, że jest cięższa niż na to wyglądała, trochę tak jak wtedy, gdy trzymałem broń po raz pierwszy w życiu. Jedna ręka była większa niż obie moje dłonie razem wzięte, a długie pazury na końcu każdego palca musiały mieć dobre 5 cali. Futro na każdej z nich było innego koloru i każda była wyraźnie lewą ręką. Connor wrzucił wszystkie do osobnej torby i powiedział, że chłopaki z laboratorium będą zachwyceni. Te istoty miały tendencję do traktowania swoich zmarłych dość religijnie, więc szczątki były bardzo trudne do zdobycia. Potem spakowaliśmy się i pojechaliśmy. Nie słyszeliśmy o żadnych dalszych działaniach w tym obszarze i powiedzieliśmy wszystkim, że sytuacja została rozwiązana i przeprowadziliśmy bardzo udany kontakt. Po tym czułem się trochę jak celebryta w DZN. To było coś, czego nigdy nie zapomnę i coś, czego nawet nie rozważałbym ponownie, chyba że sytuacja byłaby tragiczna. Chociaż, biorąc pod uwagę raporty, które ostatnimi czasy otrzymujemy, może to być coś, czego wkrótce w ogóle nie będziemy w stanie zrobić. Nie wiemy, dlaczego stali się ostatnio bardziej aktywni i agresywni, ale z pewnością sprawia to, że pokój między nami staje się coraz bardziej niepewny. Co to właściwie oznacza? Cóż, mogę obawiać się tylko najgorszego. W młodości byłem strażnikiem parku narodowego rozmieszczonym w szczególnie odległym odcinku lasu. Pracowałem w patrolach obwodowych i zarządzaniu dziką przyrodą przez prawie 10 lat. Kochałem swoją pracę. Uwielbiałem przebywać na zewnątrz, sam na łonie natury. Ta ścieżka kariery była idealna dla introwertycznego faceta takiego jak ja. Odszedłem z powodu czegoś, co mi się tam przydarzyło, czegoś, o czym przez długi czas bałem się choćby wspomnieć. A cała ta przeklęta saga zaczęła się od tych martwych wilków. Doskonale pamiętam dzień, w którym je znaleźliśmy. Padał śnieg. Byłem w drodze do punktu kontrolnego, by dokonać napraw. Zatrzymałem się jakieś 2 mile od głównej chaty, gdy rozległ się dźwięk mojej krótkofalówki. Matt? Chyba powinieneś tu wrócić. Moim partnerem na ten dzień była młoda dziewczyna o imieniu Susan. Miała wtedy 20 lat, chodziła do koledżu i pracowała w weekendy, by móc opłacić swoją naukę. Polubiłem Sue, tworzyliśmy coś w rodzaju rodzeństwa podczas naszego krótkiego okresu wspólnej pracy. Zdecydowanie czułem się za nią odpowiedzialny, zresztą nazwij to jak chcesz. Już idę. Droga powrotna do bazy prowadziła przez strome wzgórze i wąwóz. Prawie skręciłem kostkę i podrapało mnie kilka cierni, więc 30-minutowa wędrówka zajęła mi prawie godzinę. W końcu wszedłem na główną ścieżkę i zobaczyłem moją partnerkę kilka metrów od drzwi do naszej chaty. Wpatrywała się w dół wąwozu. Wszystko w porządku? Zapytałem. Nie, spójrz. Podążyłem wzrokiem w kierunku jej wyciągniętej ręki. Były tam 3 dorosłe wilki ustawione w rzędzie, martwe jak uschnięte liście. Ich oczy były otwarte, pyski rozdziawione, futro dryfowało na wietrze. Kto je tam zostawił? Zapytała Susan. Ty? Oczywiście, że nie ja. Czy to sezon polowań? Nie, poza tym nie można tu polować na wilki. Odparłem. Zeskoczyliśmy w dół wąwozu i zbadaliśmy zwłoki. Rozkład jeszcze nie zaczął się na dobre, nie były martwe zbyt długo. Szukałem dziur po kulach, ale żadnej nie znalazłem. Szukałem ran ciętych, jednak również bez rezultatu. Ich oczy obserwowały mnie przez cały czas. Głębokie odcienie pomarańczy, żółci i zieleni wyglądały tak pięknie, nawet teraz. Ciągle mam wrażenie, że któryś z nich zaraz wyskoczy i mnie ugryzie, szepnęła Susan.
Nie wyglądają na martwe. Spójrz na te zęby. Gdzie jest krew? Zastanawiałem się na głos. Powinna być widoczna z daleka na śniegu. Może zostały otrute? Może. Zbadałem ich pyski. Wyglądały na niedożywione. Nie byłoby to dziwne w nowoczesnym świecie z kurczącymi się siedliskami. Gestem poprosiłem o pomoc i przetoczyliśmy każde z ciał. Ani jednej rany, nic. Susan wpatrywała się we mnie. Nienawidziłem tej roli. Bycia starszym, bardziej doświadczonym, tym, który podejmuje decyzje. Nie wiedziałem, co zrobić. Wiedziałem natomiast, że mamy wyraźne dowody na nielegalne kłusownictwo. Wilki nie ustawiały się w szeregu same. Ale kłusownicy niczego nie zabrali, niczego nie zastrzelili. Po prostu je tu zostawili. Wiedziałem też, że mamy około godziny do kolejnej fali opadów śniegu. Może oni też o tym wiedzieli. W porządku, zróbmy co trzeba i wracajmy do chaty. Susan chwyciła duży, czarny kawałek płótna. Przykryliśmy zwierzęta i zakopaliśmy materiał w ziemi, aby osłonić ciała przed wiatrem. Zanim skończyliśmy, lodowaty deszcz zamienił się w ulewę, a ja zacząłem marznąć. Rzuciliśmy się do chaty. Deszcz, śnieg czy słońce, ktoś zawsze musiał być na tej górze. Ale mieliśmy plan na takie burze. Zawiesiliśmy patrole. Sue pobrała kilka swoich ulubionych filmów, a ja zagłębiłem się w swoją listę lektur. Noc mogłaby być całkiem przytulna, gdyby wszystko poszło dobrze. Ale jak możecie się już domyślać, nic nie poszło dobrze. Burza nasiliła się od tego momentu, a lodowaty deszcz zamienił się w śnieg. Co jakiś czas wychodziłem na zewnątrz, by śledzić opady. Do północy spadło pół metra białego puchu. Przewróciłem stronę mojej ulubionej powieści. Sue już dawno chrapała. Zasnąłem niedługo później, na godzinę, może trochę dłużej. Obudziło nas złośliwe walenie w drzwi. Trzecia nad ranem. Podniosłem się na nogi, Sue się poruszyła. Sprawdziłem powiadomienia, ale nikt do nas nie dzwonił. Walenie szybko ucichło. Kroki wycofały się po schodach. Czekaliśmy. Powinniśmy otworzyć? Chyba tak. Może potrzebują pomocy? Wydaje mi się, że to dziwny sposób na proszenie o pomoc. Otworzyłem drzwi. Na początku nikogo nie zauważyłem. Nic nie wydawało się niezwykłe. W oddali leżał śnieg. Drzewa trzeszczały i kołysały się. Poczułem, że coś się pali. Wtedy Sue krzyknęła. W ciągu kilku sekund cały mój świat wywrócił się do góry nogami. Płomienie trzaskały z łazienki. Dym wydobywał się z dachu. Cała chata stała w płomieniach. Wybiegliśmy z domu i rzuciliśmy się do przodu, gdy masywna drewniana belka poprzeczna zawaliła się tuż za nami. Dotarliśmy na bezpieczną odległość i upadliśmy na śnieg. On to zrobił, ten pieprzony drań. Kto? Facet, który zabił wilki. Skąd wiesz? Wskazała na pusty kanister, który leżał centymetry od płonących resztek naszej werandy. Patrzyliśmy na płonącą chatę w milczeniu. Wyciągnąłem krótkofalówkę i wezwałem pomoc przez radio. Dyspozytor powiedział, że burza potrwa kilka godzin. Spodziewaliśmy się tego. Ale nie mieliśmy żadnej broni, żadnego schronienia. Byliśmy łatwym celem dla tego psychopaty. Gdy ogień przygasł na tyle, że mogłem bezpiecznie się zbliżyć, wstałem i znalazłem karteczkę samoprzylepną przyklejoną do drzewa w pobliżu chaty. Trzy białe wilki leżą martwe w śniegu. Trzy białe wilki ustawione w rzędzie. Złap go i nie puszczaj. Trzy wiedźmy leżą martwe w śniegu. Trzy wiedźmy, wszystkie w rzędzie. Złap go i nie puszczaj. W niektórych częściach lasu różnica między życiem a śmiercią to często tylko cztery dobrze zbudowane ściany. To wszystko, drzwi wejściowe i zamek są tym, co dzieli cię od bladej śmierci. Może się to zdarzyć na wiele sposobów. Większość ludzi obwinia zwierzęta, ale bardziej prawdopodobnym mordercą jest zimno. Kiedy poczujesz mróz po drugiej stronie skóry,
Kiedy nie będziesz mógł wykrztusić go z płuc, będziesz wiedział, że to już połowa drogi. Wtedy przypomnisz sobie, jak ważne są te cztery ściany. To właśnie wtedy entuzjastycznie przeklinasz drania, który je spalił. Tego ranka nie mieliśmy jedzenia, nie mieliśmy świeżej wody w promieniu mili. Nie mieliśmy nawet niezawodnej broni, poza pistoletem. Susan spędziła większą część poranka łowiąc ryby, ja próbowałem z radiem. Tu znowu strażnicy ze spalonej chaty, czy ktoś może się tu dostać? Pierwsze dwie lub trzy rozmowy były pełne nadziei. Dyspozytor twierdził, że burza powinna przejść do wieczora, musieliśmy tylko schronić się na kilka godzin. Potem oddzwonili i powiedzieli, że helikopter został uszkodzony, potem chcieli, żebyśmy poczekali dzień. A później radio padło. Próbowaliśmy uratować trochę sprzętu z pożaru, Sue znalazła kurtkę i inne ubrania, którym udało się uniknąć płomieni. Ja znalazłem blaszaną butelkę z wodą i stary zardzewiały nóż. Wszystko inne spłonęło lub wciąż się tliło. Nie mogłem uwierzyć w tego pecha. Musimy uciec z wysoko położonego terenu, powiedziała. Siedzimy tu jak kaczki. Zastanawiałem się nad tym przez dłuższą chwilę. Nie podobał mi się ten pomysł. Bez radia nie mieliśmy jak skontaktować się z ekipami ratunkowymi, które spodziewały się, że będziemy w tym miejscu. Ale służby parkowe wycięły i utrzymywały 10-metrową średnicę wokół chaty niezalesioną. Oznaczało to brak jakichkolwiek drzew, zarośli czy liści. Każdy mógł na nas patrzeć z praktycznie dowolnego kierunku. W porządku, przyznałem. Chodźmy. Poszliśmy ścieżką w dół wąwozu, który prowadził do pobliskiego gorącego źródła. Śnieg, który litościwie ustąpił w godzinach pożaru, powrócił teraz z pełną siłą. Zatrzymywaliśmy się co pół kilometra, by dopasować ubrania i osłonić się przed wiatrem. Nasze buty zanurzały się coraz głębiej w śniegu. Wkrótce spacer zamienił się w powolne powłóczanie nogami. Nie dam rady, jęknęła Sue po trzecim lub czwartym postoju. Nie chcę tu umrzeć. Myślę, że jedyną rzeczą, która trzymała mnie przy zdrowych zmysłach, była nadzieja na gorące źródło. Nie miałem zbyt wiele wiary w ekipę ratunkową. Nie miałem zbyt wiele wiary w siebie. Chyba po prostu pomyślałem, że jeśli ten facet chce mnie zabić, to może przynajmniej pozwoli mi na ostatnią chwilę ciepła. Już prawie jesteśmy. Próbowaliśmy przyspieszyć i Susan spadła ze wzgórza. Rzuciłem się na pomoc i sam upadłem. Może byłoby to zabawne na stoku narciarskim, ale tego popołudnia upadek pochłonął wszystko, co nam pozostało. Gałązki uderzały mnie w twarz podczas zjazdu. Cierniste krzaki kuły i rozrywały moje i tak już podarte spodnie. Przewracałem się przez całą wieczność. Upadek zatrzymał się gwałtownie na pniu drzewa, który chyba złamał mi żebro. Obolały usiadłem i rozejrzałem się. Ku mojemu zdumieniu odkryłem, że źródło znajdowało się dosłownie kilka metrów dalej. Przeczołgałem się do wody. Ciepło sprawiło, że krew popłynęła boleśnie, a chwilę później poczułem ulgę. Zanurzyłem się głębiej i pozwoliłem wodzie dotrzeć do moich ust, do zimnych płuc, wypędzając mróz, który zagnieździł się w każdym calu mojego wnętrza. Wypłynąłem na powierzchnię i na nowo złapałem wdech lodowatego powietrza. Czułem się bardziej żywy niż kiedykolwiek wcześniej. Rozejrzałem się jeszcze raz. Susan nigdzie nie było. Gorączkowo przeszukiwałem wodę, zanurkowałem na dno i zacząłem szurać po skałach. Chwilę później zobaczyłem jej nieruchome ciało leżące na brzegu. Podpłynąłem i zaniosłem je do źródła. Na początku nie reagowała, nawet nie oddychała. Wydawała się taka zimna, jakby całe ciepło świata nie mogło przywrócić jej do życia. Ale potem zakaszlała, jej klatka piersiowa się poruszyła. Otworzyła oczy, bladoniebieskie, odbijające słońce niczym lustro wodę. Uśmiechnęła się do mnie, a potem krzyknęła. Minęła minuta, zanim otrząsnąłem się z szoku. Dwa ciała unosiły się w źródle tuż za mną. Delikatna bryza popchnęła je w naszą stronę. Susan wyskoczyła z moich ramion i wyciągnęła pistolet.
strzeliła do jednego z nich. Tłuszcz i tkanka wyleciały w powietrze. Co ty do cholery robisz? Krzyknąłem. Usłyszy cię. Wystrzeliła ponownie. On wie, odparła. Nie rozumiesz? On wie. Wiedział, że przyjdziemy do źródła po spaleniu chaty. Wiedział, że wejdziemy do wody. Celowo wrzucił tam te ciała. Dwie wiedźmy. Nie widzisz tego? On gra w grę. Bawi się z nami, zanim nas zabije. Trzy wiedźmy, poprawiłem. Trzy wiedźmy. List mówił o trzech. Dobrze, więc kim one są? Kim są te dwie? Zbadaliśmy ciała najlepiej, jak potrafiliśmy. Smród był przytłaczający. Rozpoznałem stroje typowe dla dziewczyn w moim wieku. Tatuaż z sercem na ramieniu jednej z nich wskazywał rok urodzenia, 93. Widzieliśmy wielu poszukiwaczy mocnych wrażeń, którzy lubili biwakować w wyższych partiach góry. Ale ci ludzie byli zwykle bardziej przygotowani niż ta dwójka. Nie możemy zostać w wodzie na zawsze, nalegała Susan. Jak daleko jest domek rezerwowy? W okolicy faktycznie była dodatkowa chata na wypadek sytuacji takich jak ta. Nie było to nic specjalnego poza wspomnianymi czterema ścianami, ale była to nasza najlepsza szansa na znalezienie schronienia. Za daleko, odpowiedziałem. Nie sądzę, byśmy zdążyli przed zmrokiem. Musimy spróbować. Zastanowiłem się jeszcze raz, zanim odpowiedziałem. Prawdą było, że nie mogliśmy zostać w wodzie, z tego samego powodu, dla którego nie mogliśmy zostać przy chacie. Była ona znana zabójcy. Potrzebowaliśmy miejsca przypadkowego, bezpiecznego. Potrzebowaliśmy dobrej kryjówki. Wybraliśmy ścieżkę prowadzącą do rezerwowej chaty. Śnieg trzeszczał, chrzęścił i topniał pod naszymi świeżo ogrzanymi butami. Zatrzymaliśmy się, gdy przez ścieżkę przeszła niedźwiedzica i jej młoda. Nie ruszałem się i modliłem się, by moja partnerka pamiętała o tym samym. Niedźwiedzie zbliżyły się i stanęły w odległości kilku metrów od nas. Matka powąchała powietrze, młode tarzały się radośnie w śniegu. Zazdrościłem im. Rodzina w końcu ruszyła dalej, my również. Podkręciliśmy tempo i przed zmrokiem dotarliśmy do połowy drogi. Susan chciała iść dalej, ja chciałem wspiąć się na drzewo i przeczekać do rana. Kłóciliśmy się o to przez chwilę. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego chciała podróżować w ciemności. I tak niczego nie zobaczysz, zabłądzimy. Upierałem się. Poza tym są tu dzikie zwierzęta, zabójcy i nie wspominam nawet o zimnie. Jesteś na nie tak samo podatny jak ja, zwłaszcza siedząc nieruchomo. Warknęła. Drzewa przynajmniej dają nam osłonę. Słońce zaszło podczas tej dyskusji. W pobliżu zaczęła wyć watacha wilków. Susan w końcu wskoczyła na drzewo. A jeśli ma piłę łańcuchową? Zapytała, gdy się usadowiliśmy. Od razu by nas przewrócił. Kto nosi ze sobą piłę łańcuchową? Zaśmiałem się. Jak myślisz, czego on chce? Nie wiedziałem. Może chce chronić las? Przed czym? Nie wiem, przed nami. No wiesz, ludzie są okropni. Spójrz na to wszystko, co tu zrobili. Pożary, zanieczyszczenia. Nie wydaje mi się, żeby to był właściwy sposób. Przecież on sam wzniecił pożar. Żeby się nas pozbyć. A kobiety? Kto wie, co się z nimi stało? Zabił je. Tego nie wiemy. Może nie żyły już wcześniej. Siedzieliśmy przez chwilę w ciszy. Wiesz, prawdopodobnie tutaj zginiemy. Przytaknąłem. Tak, prawdopodobnie. Westchnęła. Ale są gorsze miejsca na śmierć niż las. Z tobą. To mnie zaskoczyło. Dzięki, chyba. Zasnęliśmy w ten sposób, śmiejąc się głupio, kłócąc się o nasze szanse na przetrwanie spotkania z zabójcą, podczas gdy ukrywaliśmy się przed nim kilka metrów nad ziemią. Obudziłem się chwilę później, a ona wciąż chrapała na moim ramieniu. Obudziłem się ponownie, nad ranem, ale jej już nie było.
Zszedłem z drzewa i ponownie ruszyłem przez las. Śnieg z poprzedniej nocy zamienił się w roztopy, które tworzyły małe strumienie na każdym wzniesieniu i nachyleniu po drodze. Szum wody przesłaniał większość dźwięków. Nasłuchiwałem uważnie i usłyszałem kroki. Ktoś biegł. Krzyknąłem w poranną ciszę i pozwoliłem ptakom się rozproszyć. Potem też zacząłem biec. Nie wiedziałem dokąd, nawet się nad tym nie zastanawiałem. Potem znalazłem wzgórza, wbiegłem na szczyt i spojrzałem na las jakieś 20 metrów poniżej. Zobaczyłem błysk czerwieni, kurtka z pożaru, kurtka Susan. Gwałtownie skręciła i upadła na śnieg. Próbując wstać, wydała z siebie okropny dźwięk, krzyczała, płakała i błagała. Chciałem jej pomóc, chciałem ją uratować bardziej niż cokolwiek na świecie, ale wtedy go zobaczyłem. Wymknął się zza linii drzew tak łatwo jak nadmorski przypływ. Nie zatrzymał się, nie zwolnił. Na głowie miał rogatą maskę, a w lewej ręce maczetę. Susan krzyczała aż do momentu, gdy podniósł ostrze i wbił w jej głowę. Potem spojrzał na mnie. Czekałem w osłupieniu, gdy mężczyzna zaciągnął martwe ciało Susan do podstawy wzgórza. Zostawił je tam. Wpatrywał się przez sekundę, po czym podniósł jedną rękę. Dwa ciała ze źródła i Susan, razem trzy. Potem wskazał na mnie. Pobiegłem. Być samemu w lesie z planem działania to jedno, co innego być zagubionym. Wiele osób, które wkrótce będą martwe, nie rozumie różnicy między tymi dwoma. Albo zdają sobie z tego sprawę zbyt późno. Najwyższe góry i najgłębsze jaskinie są pełne ludzi, którzy myśleli, że mogą coś zrobić, gdy nie mogli. Sam widziałem następstwa, ciała zamrożone w jednej pozycji. Oczy wciąż otwarte i wpatrujące się w dal, jakby właśnie zobaczyli przyjaciela z pracy. Nie chciałem być jednym z nich. I tak nie mogłem uratować dziewczyny. Ledwo zdołałem uratować siebie. Uciekałem przed zabójcą tak szybko, jak pozwalały na to zwały śniegu. Nie zatrzymywałem się, dopóki nie dotarłem do spalonych szczątków leśniczówki. Znajoma kłoda przy wąwozie z trzema martwymi wilkami wydawała mi się domem. Zwinąłem się w kłębek, gdy cienka smuszka dymu niknęła na porannym niebie. Padał deszcz, samotny stukot mieszał się z trzaskami i jękami lasu. Próbowałem zapomnieć, choćby na sekundę, ale to nie działało. Wciąż wyobrażałem sobie twarz Sue, gdy zobaczyła wilki. Rozmowa wciąż przewijała się w mojej głowie. Miałem wrażenie, że było coś, co nie zostało powiedziane. Po prostu nie mogłem tego zlokalizować. Część mnie chciała wtedy zrezygnować. Większa część była wściekła. Wstałem i przeszukałem stygnące resztki chaty. Znalazłem zwęglony patyk, używany do włączania niewytłumaczalnie wysokiego włącznika światła na ścianie. I przymocowałem do niego nóż jak bagnet. Zamachnąłem się w powietrzu, by wypróbować broń na niedoszłym napastniku. Nóż odpadł. Świetnie. Słońce powoli, ale pewnie wschodziło w oddali. Zgadywałem, że jest trochę przed szóstą, może później. Pomyślałem, że mam kilka godzin, zanim przybędą pierwsze ekipy ratunkowe z doliny. Ktoś powinien już widzieć dym, to nie potrwa długo. Nadal nie chciałem być siedzącą kaczką przygotowaną na morderstwo, więc udałem się w dół linii drzew w poszukiwaniu lepszej broni. Stopiony śnieg przylegał do butów. Manewrowanie zajęło trochę czasu. Znalazłem większą gałąź i zająłem się wydrążeniem otworu na nóż. Owinąłem ostrze ciasno pasmami kory i korzeni. Zamachnąłem się trzy razy. Tym razem się udało. Ruszyłem dalej w poszukiwaniu jakiegoś wysokiego drzewa. Moją motywacją do wspinaczki nie było tylko to, że byłem w tym dobry. Byłem świetny, ale wysokie położenie i nachylenie ścieżki w dół pozwalałyby widzieć znacznie dalej niż na ziemi. Po dobrej godzinie poszukiwań znalazłem swój cel. Masywny dąb z nisko zwisającymi gałęziami wyrównanymi aż do szczytu. Wchodziłem coraz wyżej, aż dotarłem do około 3/4 wysokości. W oddali rozległ się dziwny, ale niepokojąco znajomy dźwięk.
Brzęk metalu, stuk i szum. Minuty zamieniły się w godziny. Czekałem. Mój plan był dość prosty. Jeśli zamaskowany mężczyzna pójdzie w tę stronę, będę na niego czekał. Jeśli pojawią się ci dobrze, nie mogłem ich przegapić. Czas się wlókł. Każda najmniejsza chmura wyglądała jak samolot. Każdy szelest liści przywoływał ostrze na końcu kija. Czekałem i czekałem. Wtedy to się stało. 3 godziny po moim wejściu na drzewo coś dużego poruszyło się przez las, wystarczająco dużego, by mógł być to człowiek. Przykucnąłem za osłoną liści. Nie ruszałem się. Kroki zbliżyły się na odległość 20 metrów. Ktoś gwizdał. Na początku nie rozpoznałem piosenki. Wysokie dźwięki były tęskne, a niskie złowieszcze. Prawie jakby ktoś grał na flecie. Siedziałem tam na gałęzi, desperacko próbując zlokalizować melodię, która wydawała się dziwnie znajoma. Poruszyłem się, by wyprostować nogi. Wtedy coś pękło. Uderzyłem w gałąź poniżej i natychmiast poderwałem się do góry. Próbowałem się ustabilizować, ale przewróciłem się. Ostrze rozcięło mi nogę. Zderzyłem się jeszcze z 10 gałęziami, zanim ostatnia zrzuciła mnie na ziemię. Kilka następnych chwil było trochę zamazanych. Pamiętam, że widziałem krew. Pamiętam, że próbowałem chodzić. Nie mogłem. Wczołgałem się w krzaki i szukałem czegoś, co zatamowałoby krwawienie. Potem zgasły światła. Dźwięk metalu łączącego się z ziemią jest bardzo wyraźny z bliska, ale z odległości kilku kilometrów może to być cokolwiek. W tym momencie natychmiast go rozpoznałem. Brzęk łopaty, stuk i świst wyrzucanej ziemi. Dobra, kopię mi grób. Czas na modlitwę. Proszę, wymamrotałem. Obudziłeś się, odpowiedział. Nie widziałem właściciela głosu przede mną. Zamrugałem kilka razy. Rozejrzałem się na oślep, a moje palce musnęły kawałek materiału i węzeł. Poświęcił trochę czasu, by założyć mi opaskę uciskową. Rozluźniłem się. Ponownie otworzyłem oczy i spojrzałem martwo w misterną, rogatą maskę przede mną. Co jest? Walczyłem z całych sił. Wstałem i rzuciłem się do tyłu, uderzając w drzewo i poluzowując opaskę uciskową. Nie, nie, poczekaj, nic ci nie zrobię. Czego ode mnie chcesz? Chcesz mnie zabić? Nie, nie jestem złym facetem. Wpatrywałem się w niego. Wiem, że wyglądam trochę strasznie. Zachichotał i zdjął maskę. To tylko dla ochrony. Jestem Zak. Uratowałem ci życie, przyjacielu. Powoli skinąłem głową. Wyglądał dość normalnie. Długie, czarne włosy, czysto ogolone. Chyba nie był stąd. Nie mogłem do końca zlokalizować akcentu, ale moje ucho do tego typu rzeczy jest okropne. Rozejrzyj się. Otarłem oczy i usiadłem z powrotem. Zak uklęknął obok mnie i poprawił opatrunek. Spójrz na te wszystkie groby. Spójrz na napisy. Mamrotał. Badałem je jeden po drugim. Większość zawierała pojedyncze imiona. Otis, John, Dipper. Musiały znajdować się tu tysiące nagrobków. Niektóre pochodziły z początku XIX wieku. Dobra, mruknąłem. Martwi ludzie, więc... Zak potrząsnął głową. Żadnych ludzi. Pochyliłem się i odgarnąłem trochę śniegu, żeby lepiej się przyjrzeć. Jack? Lew Górski. Przeszedłem do kolejnego. Marcelo, wilk. Louis, jeleń. Zak chrząknął. Byłem oszołomiony. Dlaczego? Wiesz, ona naprawdę lubi te zwierzęta. Nie miało to dla mnie żadnego sensu. Jak długo to tu było? Jak mogliśmy to przegapić? Jesteśmy teraz daleko poza patrolami, odparł. Wpatrywałem się w niego. Kim jesteś? Patrzył na mnie przez chwilę. Coś w jego zadbanych rysach twarzy wydawało się godne zaufania. Westchnął.
Twoja przyjaciółka jest czarownicą. Roześmiałem się. Zak? Nie. Jestem drwalem. Wycinamy ten kawałek lasu. Gestem wskazał za nas. Widziałem je, wiesz. Te trzy dziewczyny tańczące w lesie z wilkami. W jednej chwili wilki są w porządku. Spokojne, potulne. To bardzo dziwne widzieć wielką bestię przytulającą się do kobiety. Potem wszystkie padają martwe, jeden po drugim. Najpierw wilki, potem dziewczyny, jak domino. Widziałem to na własne oczy, przyjacielu. Więc ktoś je zastrzelił? Nie, nie. Widziałeś ciała. Nie ma kul. Próbowałem pokazać ci wilki. Nie mogłem przenieść dwóch dziewczyn wystarczająco blisko. To byłeś ty? Tak. A ogień? Próbowałem cię ostrzec. Pukałem. Ostrzec? Mogliśmy tam zginąć. Zak chwycił mnie za ramię i ścisnął. Posłuchaj mnie. Ta dziewczyna, ta wiedźma, tylko ona wstaje, kiedy upadają. Reszta pozostaje martwa, ale ta dziewczyna wstała i poszła do twojej chaty. Wyglądał na przestraszonego. Ona jest czarownicą, na wskroś. Przypuszczam, że złożyła je w ofierze czy coś. Wilki i te inne dziewczyny. Poświęciła je dla lasu, by trzymać mnie z dala. Roześmiałem się ponownie. Susan? Przytaknął. Jeśli tak ją nazywasz. Chciałem wiedzieć dlaczego. Więc przyszedłem tutaj i zobaczyłem groby. Ona je pamięta. Wszystkie. Każde małe zwierzątko. Każdego króliczka, którego znalazła. Jak myślisz, co czuje do mnie? Co myśli o ludziach, którzy zabierają drzewa i domy małych króliczków? Trudno mi było w to uwierzyć. Staliśmy przez chwilę w ciszy. Zak zniknął w zaroślach. Wrócił kilka chwil później z nieruchomymi zwłokami mojej współpracowniczki. Zrobiło mi się niedobrze. Przepraszam, ale mam w tym doświadczenie. Musisz mi zaufać. To bardzo zła dziewczyna. Bardzo, bardzo zła. Zak odgarnął włosy Sue do tyłu. Widziałem jej zdjęcie w starej książce. Bardzo starej, ponad stuletniej. Ale ona wciąż jest taka młoda. Kontynuował. Jak ona może być taka młoda? Odgłosy lasu wydawały się coraz głośniejsze. Wpatrywałem się pustym wzrokiem w martwe oczy Susan. Pomyślałem o naszej rozmowie sprzed kilku dni. On wie. Nadal nie wierzyłem w tę historię. Nie wierzyłem w ani jedno słowo, tak jak ty pewnie nie wierzysz. Wiedziałem, że niszczymy dowody. Wiedziałem, że ten gość nadal może być tym złem. A to wszystko może być tylko podstępem, by uśpić moją czujność przed przybyciem ekip ratunkowych. Ale pomyślałem, że zagram w tę jego małą grę. Pomyślałem, że zakopię głowę biednej Su. Zawsze mogli ją później odzyskać. Wykorzystam nowo odkryte zaufanie, by się zemścić. Taki był mój plan, aż do momentu, gdy mrugnęła. Ta cholerna głowa mrugnęła. Myślałem, że tylko mi się wydawało, dopóki Zak też tego nie zobaczył. Krzyknął, chwycił maskę i założył ją na twarz, zanim uciekł do lasu. Susan wytężyła wzrok i rozejrzała się za nim. Potem jej oczy znalazły mnie, jej usta się uśmiechnęły. Świeża krew spłynęła z rozcięcia na jej czole. Patrzyłem z przerażeniem, jak głowa turla się po ziemi w kierunku tułowia w trawie 2 metry dalej. Nie czekałem, ja też pobiegłem. Tak robi prawdziwy człowiek w obliczu niewytłumaczalnego. Walka lub ucieczka może sprzyjać odważnym, gdy babcia staje twarzą w twarz z bandytą. Ale ten instynkt zdecydowanie nie sprzyja podskakującym głowom i ofiarom z ludzi. Biegłem tak długo, aż nogi przestały mnie nieść. Biegłem przez śnieg i wodę, biegłem w górę wąwozów i w dół wzgórz i nie przestawałem, gdy moje nogi krzyczały z bólu. Wbiegłem do karetki czekającej przy zwęglonych szczątkach mojej chaty. Opowiedziałem tę historię każdemu medykowi, lekarzowi i policjantowi, który mnie o to zapytał. Jak myślicie, jak to się skończyło?
Lekarze podali mi rozdętą kroplówkę i małe białe tabletki. Policja postawiła mi zarzuty podpalenia. Odbijałem się od szpitali, przez oddziały psychiatryczne, aż po więzienie okręgowe. Straciłem i tak ograniczony kontakt z moją rodziną. Przyjaciele z pracy przestali się do mnie odzywać. Kiedy wyszedłem, znalazłem miejsce przy plaży z dala od lasu i zacząłem łowić rybę. Prawdopodobnie zastanawiasz się nad jednym szczegółem, jeśli nadal jesteś tu ze mną. I jest to ten sam szczegół, który przedłużył mój pobyt w areszcie. Gdzie oni są? Pytałem każdego, kto chciał słuchać. Co się stało z Susan? Co się stało z Zakiem? Gdzie są tamte kobiety? Nie mogłem zrozumieć, dlaczego nie szukali. Niezależnie od tego, co sądzili o moim stanie psychicznym, to wciąż były zaginione osoby, w sumie cztery. Ich bliscy powinni być zaniepokojeni, powinni obwiniać kogoś za ich śmierć. Prawdopodobnie mnie, ale nikogo to nie obchodziło. Pewnej nocy detektyw odwiedził mnie w więzieniu. Chyba nie miał powodu, by kłamać. Sprawa była skończona. Powiedział mi, że jego biuro nie ma żadnych dokumentów dotyczących dziewczyny o imieniu Susan w Wydziale Parków. Nie było też żadnych lokalnych firm zajmujących się wycinką drzew z aktualnymi ofertami. Ale mieli jedną, 20 lat temu, gdzie facet zaginął podczas pracy. Obcokrajowiec, dziwny akcent. Pewnego dnia wyszedł do lasu i nigdy nie wrócił. Rozmawiałem z kierownikiem. Powiedział mi, że miał na imię Zak. Zamarłem. Nie mówię, że w to wierzę, ale mieszkam tu wystarczająco długo, by znać legendy o czarownicy. Jeśli naprawdę twierdzisz, że ją widziałeś, naprawdę ją widziałeś, powiem sędziemu, żeby się uspokoił. I tak też zrobił. Kilka lat później do mojej skrzynki pocztowej dotarły dwa listy. Nie były zaadresowane i brakowało koperty. Pierwszym z nich było zdjęcie Zaka, a raczej tego, co kiedyś było Zakiem. Jego twarz była przecięta na środku i brakowało mu uszu. Drugim był wiersz, zatytułowany Złodziej lasu. Jeden marny człowiek, martwy w śniegu. Jeden marny człowiek, okradł las i nigdy nie wrócił do domu. Jestem spakowana i gotowa do wyjazdu, więc mam trochę czasu, aby to wszystko spisać. Dziadek rozmawia z kierowcami dwóch ciężarówek, które właśnie podjechały. Wciąż czekam na ostatnią. Potem ruszamy na północ. Na razie mam trochę czasu do zabicia. Zawsze chciałam to zrobić, więc teraz albo nigdy. To była już trzecia noc z rzędu, kiedy nie ruszały się z linii drzew, a mój pokój na końcu dwuosobowej przyczepy znajdował się tuż obok ich nieustannego szczekania. Spojrzałam w lewo, odblokowałam ekran iPhone'a na szafce nocnej. 1:30. Pomyślałam, że zapytam tatę o możliwość zamknięcia ich na werandzie, wiedząc, że poda mi jakąś wymówkę, że są niezbędne dla naszego domu. Pierwsza linia obrony, nasz system alarmowy. Patrząc wstecz, powinniśmy byli się tego domyślić. Trzeba przyznać, że Daisy i Rose doskonale wywiązywały się ze swoich obowiązków. Wszelkiego rodzaju intruzi otrzymywali kaskadę skowytów i szczeknięć z naszej posesji. Wiele razy myślałam, jak przerażony musiał być Shop, Opos czy Kojot, gdy psy wbiegały w linię drzew, burząc spokój nocy. Echo, które niosło się po lesie, sprawiało wrażenie, że strażników było znacznie więcej niż dwóch. Często mnie budziły, gdy wybiegały z ganku, szczekając w stronę drzew. Mój wujek i kuzyni ręcznie dobudowali sosnową werandę do przyczepy, z którą niestety dzieliłam ścianę. Ale w ciągu ostatnich kilku nocy normalna rutyna psów została przerwana. Zazwyczaj po zidentyfikowaniu intruza jeden z nich wydawał dźwięk, drugi odpowiadał. Razem pędziły na drzewa, intruz uciekał i wszystko wracało do spokoju. Nigdy nie mieliśmy więcej niż jednego incydentu na noc. Ale teraz to było coś innego. Przez trzy noce z rzędu Daisy i Rose ożywały, gdy tylko zmierzch ustępował miejsca pełnej ciemności. Spały w ciągu dnia. Nie były to drzemki, ale twardy, głęboki sen, aby odzyskać siłę.
a nocą znów razem przemierzały skraj czarnego lasu. Niskie warknięcia i okazjonalne ujadanie trwało przez całą noc. Niejednokrotnie wybuchały z synchronizowanym gniewem, ale w końcu wracały do napiętej obserwacji. Nie było już jednorazowych spotkań zakończonych szybką ucieczką intruza. Cokolwiek odpędzały, wracało. Przewróciłam się na plecy i wpatrywałam się w lekko świecące gwiazdy przyklejone na suficie. Moja młodsza siostra i ja znalazłyśmy torbę z nimi w lokalnym sklepie, a mój ojciec zawsze topniał pod presją swoich córek. Początkowo zgodziłyśmy się podzielić torbę między nasze pokoje, ale po umieszczeniu połowy w moim, siostra uparła się, że potrzebujemy ich wszystkich, aby stworzyć prawdziwe nocne niebo. Potem przez tydzień spała w moim pokoju, patrząc na nasz gobelin połyskującego plastiku. Nasz własny, mały wszechświat. Wpatrywałam się w nie, gdy szczekanie się oddalało, mając cichą nadzieję, że nie wróci przez resztę nocy, abym mogła w spokoju zasnąć. Wtedy moje życie zmieniło się na zawsze. Na początku myślałam, że mój wyczerpany umysł spłatał mi figla. Wspomnienia o budowaniu gwiazdozbiorów z siostrą oderwały mnie od rzeczywistości, a ostry, odległy skowyt przywołał mnie z powrotem. Usiadłam na łóżku, wstrzymałam oddech i wytężyłam słuch. Wciąż odległe szczekanie stało się wysokie, napięte, zdesperowane. W wieku 15 lat byłam prawdopodobnie za stara, by nadal nosić różową piżamę My Little Pony, którą dostałam od ciotki na Boże Narodzenie, ale była zbyt wygodna. Wstałam z łóżka i powoli podeszłam do drzwi. Wtedy usłyszałam kolejny pisk. Skomlenie jednego z psów. Znacznie bliżej niż wcześniej, praktycznie na naszym podjeździe. Szarpał się, szamotał, a potem nagle zamarł. Po raz pierwszy od 3 nocy w końcu dostałam to, czego chciałam i napełniło mnie to czystym przerażeniem. Cisza. Otworzyłam drzwi w tym samym momencie, gdy moja młodsza siostra zrobiła to samo. Nerwowo zerkała ze swojego pokoju na białe drzwi wejściowe. Zanim którekolwiek z nas zdążyło choćby się ruszyć, cień mojego ojca ze strzelbą w ręku wpadł do przedpokoju. Zostańcie tu, zamknijcie drzwi. Rozkazał w połowie kroku. Moja mama niepewnie wlokła się za nim w swojej fioletowej koszuli nocnej. Uderzył w drzwi frontowe z dużą siłą. Mój pokój zagrzechotał, gdy drewno trzasnęło o zewnętrzną ścianę. Poczułam, jak jego kroki pospiesznie schodzą po 5 schodach ganku i znikają na podjeździe. Blask zapalonej lampy na werandzie rozwiewał mrok przed przyczepą. Chwilę później pojawił się cień mamy i usłyszałam, jak każdy zamek, który mieliśmy, zatrzaskuje się pod jej palcami. Mamo, zapytała moja młodsza siostra z dziecięcą niewinnością. Żadna z nas nie ruszyła się ze swoich pokojów. Mama wyszła zza rogu, pośpiesznie szukając czegoś w telefonie. W porządku, Melissa, wszystko będzie dobrze, powiedziała. Drzwi frontowe znajdowały się tuż za rogiem mojego pokoju. Łatwo byłoby zrobić 2 kroki i wyjść na zewnątrz, zobaczyć sytuację na własne oczy, nie pozostawać dłużej w napięciu. Z jedynego okna w moim pokoju, które wychodziło na południe, na dłuższym boku przyczepy, nie byłabym w stanie nic zobaczyć. Ciekawość zaczęła brać nade mną górę, ale zostałam. Mama weszła do pokoju mojej siostry, próbowała ją pocieszyć. Jako ta starsza nie otrzymałam takiej uwagi, choć stałam tam przez dłuższą chwilę, jakby tego oczekując. Widziałam ich cienie poruszające się w pokoju Melissy, słyszałam ich zmartwione szepty. Serce mi zamarło, gdy poczułam, jak pierwszy stopień ganku pochyla się w dół. Myśl o tym, że to był mój ojciec, zniknęła, gdy deski wygięły się pod jego naporem. Mój oddech znów się zatrzymał, ale tym razem nie z własnego wyboru. Instynkt zmroził mnie w miejscu, sparaliżował wszystko. Drugi ciężki krok złamał 3. deskę, całkowicie pomijając 2. Wpatrywałam się w przedpokój, napięcie i strach rosły w równych ilościach. 5. stopień ganku zaprotestował, deska wygięła się i skrzypnęła pod potwornym ciężarem. Kontrast całej tej sytuacji był tym, co przeraża mnie najbardziej. Cienie mojej mamy i siostry w na wpół oświetlonym pokoju naprzeciwko mnie.
I to coś oddzielone od nas tylko przez cienkie drzwi przyczepy. Komfort i miłość, nieznane przerażenia. Rzeczy, które ceniłam i rzeczy, których się bałam. Ogromny cień padł na podłogę przedpokoju przez niewielkie okienko w naszych drzwiach wejściowych. Duża głowa wznosiła się z szerokich ramion. Nie mogłam stwierdzić, czy ma szyję. Niewiele wyższe od mojego ojca, ale przerażająco cięższe. Patrzył przez okno w drzwiach, nie mogąc dostrzec nikogo z nas za ostrego rogu. Na szczęście nie zapaliliśmy żadnych innych świateł, ale nie byłam pewna, czy słyszy ich stłumioną rozmowę. Zdobyłam się na odwagę i powoli otworzyłam drzwi, gotowa zakraść się do nich i zamknąć się razem w pokoju Melisy. Usłyszałam gardłowe, niskie warknięcia i w jakiś sposób wiedziałam, że to coś było zirytowane. Obróciło się na bok, spojrzało w górę. Cień jego twarzy był długi, zbyt długi. Coś, co wyglądało jak duże brwi, opadało na płaski nos i szczękę, która sięgała aż do klatki piersiowej. Dziwne, poskręcane poroże sterczało w górę niczym suche gałęzie drzew. Nie mogłam dostrzec zębów, ale wiedziałam, że tam są. Nie przychodziło mi do głowy żadne zwierzę z tak dużą, owalną głową, nawet mityczne. Światło z werandy zniknęło z podwójnym odgłosem tłuczonego szkła. Przedpokój pogrążył się w niemal całkowitej ciemności. Usłyszałam, jak mama i siostra zamierają w bezruchu. W końcu zdały sobie sprawę, że coś tam jest. Gdyby spróbowały teraz spojrzeć, to coś by je zobaczyło. Musiałam temu zapobiec. Moja stopa lekko dotknęła wykładziny między naszymi drzwiami. Cała przyczepa zatrzęsła się od gwałtownego uderzenia i ogłuszającego ryku. Frontowe drzwi zsunęły się na podłogę, wygięły do środka i niemal rozłupały na pół. Zawiasy, zamki, szkło i drzazgi latały po całej przyczepie, odbijały się od każdej powierzchni. Wiszące światła i zamknięte żaluzje zachwiały się, gdy cała konstrukcja zakołysała się na swoim fundamencie. Natychmiast się poruszyłam, bez zastanowienia, bez wyboru. W jakiś sposób wiedziałam, że to moja jedyna szansa, desperacki i reakcyjny ruch. Wykorzystać ten chwilowy chaos, by zamaskować moje działania, burzę dźwięków, by ukryć moje własne. Chwyciłam za klamkę drzwi siostry i zatrzasnęłam je, po czym wycofałam się do własnego pokoju i również zamknęłam swoje. Usiadłam na podłodze, opierając się plecami o drewniane drzwi, które nie mogły mnie uratować. Mój oddech stał się nierówny, płytki i wciąż zbyt głośny, nawet z dłońmi zaciśniętymi na ustach. Kręciło mi się w głowie, w uszach dudniło od sporej dawki adrenaliny, którą mój mózg wtłoczył w każdy zakątek mojego ciała. Jednak nawet wtedy jedyną jasną myślą, która powtarzała się w moim umyśle, było rozpaczliwe błaganie mojej matki i siostry, by nie krzyczały. Ta myśl rozproszyła się, gdy linoleum zaczęło trzeszczeć pod naporem nieznanej siły. Ciężkie, głębokie wdechy wypełniły kuchnię bardziej ciekawością niż złością. Może będziemy mieli szczęście i głodny nos zaprowadzi go do spiżarni. Może odszedłby po objedzeniu się ziemniakami, chlebem i tostami. Chłodne kropelki potu tworzyły się na mojej skórze, a plecy wciąż przylegały do drzwi sypialni. Kolejny krok ponownie ugiął podłogę. Rozważałam wtedy ucieczkę, to była moja najlepsza szansa. Spojrzałam na puchary na półce, niektóre przewróciły się od wcześniejszego uderzenia. Większość z nich zdobyłam w sztafecie lekkoatletycznej, a kilka z różnych biegów przełajowych. Byłam szybka, na pewno szybsza niż ta ogromna istota. Gdybym ruszyła teraz, byłabym w zasięgu jego ręki tylko przez chwilę, ale element zaskoczenia był po mojej stronie. Mogłam przebiec prosto przez przyczepę i wyjść tylnymi drzwiami z pralni. Nie znam układu wnętrza. Moja początkowa pewność siebie eksplodowała w ten sam sposób co stół jadalni. Roztrzaskał się o szafki kuchenne jak kometa, niszcząc blaty, szuflady i samego siebie. Przeniesienie tego ciężkiego, dębowego stołu po schodach na werandę i przeciągnięcie go do drzwi wymagało zaangażowania zarówno mojego ojca, jak i wujka. Dwóch mężczyzn, aby go przenieść, a ta rzecz po prostu...
Stłumiony dźwięk z pokoju mojej siostry mógł być równie dobrze flarą sygnałową. Potwór zatrzymał się, otoczony ciszą. Pojedynczy przypadkowy szloch skończył się tak szybko, jak się pojawił, ale został zauważony. Przyjrzałam się mojej półce na trofea, zastanawiając się, które z nich najlepiej wbić w oko, a które w gardło. Nawet w moim przerażeniu, gdyby chodziło o moją rodzinę, poszłabym walczyć, by ich chronić. Moje dłonie lśniły od potu, zielonkawe światło, które odbijało od nich plastikowa galaktyka na suficie, napełniało mnie fałszywą odwagą. Źle ulokowana pewność siebie, bez treningu, bez umiejętności, a co najważniejsze, bez prawdziwej broni. Będę musiała improwizować, gdybym tylko mogła. Ale on był taki szybki. Potwór poruszał się z prędkością nieadekwatną do swojej wagi. W dwóch potężnych krokach znalazł się między naszymi drzwiami. Ale tym razem były szaleńczo ciche, niemożliwie ciche. Nie utrzymał pędu przez drzwi, zamiast tego zatrzymał się w małym, wyłożonym dywanem przedpokoju. Poczułam, jak się obniża, przykuca, jego oddech był ciężki. Okropne nozdrza wciągały powietrze między nami, a to coś czekało. Cicho, cierpliwie. Ponownie zdałam sobie sprawę, że jedyną rzeczą między mną a nim był centymetr drewna. Zjełczały zapach jego tłustej skóry dotarł do mojego nosa. Oczy mi łzawiły. Był tuż za mną. Wpatrywałam się w moją szafkę nocną i telefon. Wydawał się być tak daleko. Cała moja pewność siebie, cała wewnętrzna brawura wyparowała. Rozważałam doczołganie się do telefonu, ale wiedziałam, że nie mogłabym tego zrobić bez zaalarmowania go. Wyobrażałam sobie tę długą twarz po drugiej stronie drzwi, czekającą, aż jedna z jego ofiar straci spokój. Zastanawiałam się, czy sprawia mu to przyjemność. Reflektory przebiły się przez moje żaluzje. Dźwięk żwiru ustępującego pod kołami zwiastował zbliżanie się dłuższego pojazdu. To pick-up wujka Rika. Musiało tak być. Mieszkał tylko milę w górę drogi. Moja mama miała przy sobie telefon. Mój kuzyn James był na przepustce z wojska. Na pewno też z nim będzie. Poczułam ulgę. Na krótko. Wiedziałam, kiedy ich zauważył. Jego długie oddechy zatrzymały się ze zrozumieniem. Poczułam, jak jego ogromny ciężar obraca się, wciąż przykucnięty obok mnie. Jego masa uderzyła o moje drzwi, zawiasy naprężyły się, gdy na nie naparł. Pozostał tam, wciąż czekając. Musiał wiedzieć, że tu jestem. Jego oddech wznowił się, teraz znacznie lżejszy, ale wciąż długi. Powoli i bezgłośnie przyłożyłam dłonie do dywanu, próbując zamaskować swój ruch. Zakorzeniłam drżące kończyny w podłodze. Opieraliśmy się teraz o te same drzwi. Na zewnątrz rozległy się trzy wyraźne trzaski. Jeszcze jedna osoba, której się nie spodziewałam. Dobrze. Mamrotana rozmowa stawała się coraz bliższa. Nagłe przerażenie ogarnęło mnie, gdy zbliżyli się do ganku. Zdałam sobie sprawę, że czekają. Musiałam ich ostrzec, musiałam im powiedzieć, że to tutaj, ale jak? Serce mi waliło, gdy byłam pewna, że wpadli w zasadzkę. Wtedy dotarła do mnie przerażająca świadomość, wiedza o inteligencji bestii. Wiedza, którą posiadałam tylko ja. Więcej członków mojej rodziny znalazło się w niebezpieczeństwie. Mogłam krzyczeć, ale zabiłoby mnie to, zanim dotarłaby do mnie jakakolwiek pomoc. Mogłam biec, spróbować wyskoczyć przez okno. Potworowi zajęłoby kilka chwil zorientowanie się, a ja byłabym w stanie ostrzec wujka na zewnątrz. Ale jeśli szyba nie pękłaby od razu, potwór rozerwałby mnie na strzępy, zanim ktokolwiek wszedłby do środka. Mogłam zakraść się po telefon, a potwór zwracałby teraz większą uwagę na mężczyzn. Było to jednak niebezpieczne założenie, biorąc pod uwagę, że nadal opierał się o te same drzwi co ja. Głosy na zewnątrz ucichły, oddech potwora się wyrównał. Minęły ciche chwile, po czym pierwszy but uderzył o drewniany stopień. Niepokojąco zbliżył się do ciemnej, roztrzaskanej framugi drzwi na werandzie. To było przerażające, jak lekki był ten but w porównaniu do tej istoty.
Za pierwszym weszło dwóch pozostałych. Wyobraziłam sobie uniesione karabiny. Zastanawiali się, czy to był niedźwiedź, czy lew górski. Żaden z nich nawet nie śnił o potwornej sile bestii czekającej na nich w środku, gotowej do ataku. Kończył mi się czas. Oni wszyscy zginą. Gdy pierwsze kroki dotarły do framugi, głos wujka Rika wyszeptał przekleństwo. Jego but chrupnął o potłuczone szkło, gdy ostrożnie wszedł do przedpokoju. Potwór wziął głęboki, cichy wdech. Jego płuca wypełniły się paliwem do rzezi mojej rodziny. Dreszcze spływały mi falami po plecach. Chłód ogarnął wszystkie organy. Każda żyła wypełniła się lodem. Łzy spływały po policzkach, a zęby zgrzytały z frustracji. Spojrzałam w górę na błyszczące gwiazdę. Pomyślałam o mojej siostrze. Dłonie zacisnęły się w drżące pięści. Odrętwienie wypełniło moje mięśnie, ale dokonałam wyboru. Krzyknęłam. Patrząc wstecz, myślę, że chciałam wypowiedzieć słowa, ale były one spanikowane i ulotne. Pamiętam tylko, że mój głos był jak wulkan na Arktyce. Przypływ ciepła eksplodujący wbrew zimnu, obejmującemu każdy centymetr mnie. Przeszywający, agonalny pisk strachu zrodził się w nocnym powietrzu. Potwór odpowiedział na mój krzyk własnym wrzaskiem. To ironiczne, jak niektóre emocje przenikają każdy język, nawet w naturze. Oszołomione zawodzenie nie było gniewem z powodu udaremnienia jego planu. Nie była to też radość z tego, że jedna z ofiar w końcu straciła opanowanie. Ryknął w czystym, niekłamanym szoku. Nie spodziewał się, że tam jestem. Sekundę później obok mojej głowy pojawiła się dziura. Eksplozja odłamków wdarła się do mojej ciemnozielonej galaktyki. Długie, szare palce rozwinęły się. Szpony były czarne i brudne, wciąż pokryte krwią naszych psów. Potworna dłoń otworzyła się i zamachnęła w kierunku mojej głowy. Całe moje ciało zwinęło się w kłębek. Nie było więcej planów. Nic więcej nie mogłam zrobić. Dwa jego palce wbiły się w luźny materiał mojej piżamy, a panika ogarnęła mnie, gdy zwinęły się w uścisk. Przycisnęłam plecy do dolnej części drzwi. Krzyknęłam ponownie. Tym razem odpowiedział mi wystrzał. Większość ludzi zna broń tylko z filmów. Widzimy bohatera strzelającego z pistoletu na klatce schodowej w ciasnym korytarzu lub na łodzi podwodnej, a potem z łatwością prowadzą rozmowę. Ale w rzeczywistości broń nie jest cicha. Pierwsza eksplozja wewnątrz przyczepy zastąpiła większość dźwięków ciągłym dzwonieniem. Choć nawet ten jednostajny, monotonny dźwięk nie był w stanie zagłuszyć bolesnego pisku potwora, gdy jego grzbiet uderzył w drzwi mojej siostry. Chociaż mój słuch był ograniczony i nie odważyłam się spojrzeć przez dziurę, którą przed chwilą zrobił, mogłam poskładać część tego, co się wydarzyło z wibracji przekazywanych przez podłogę przyczepy. Stłumione okrzyki, więcej butów, przedpokój wypełnił się ludźmi. Potwór zaszarżował, jego chód był zbyt ciężki, zbyt szybki. Kolejne strzały przebiły dzwonienie, pogorszyły je. Podłoga drżała od zderzeń, ściana obok mnie zagrzechotała od uderzenia. Ciężar spadł na podłogę. Po chwili podniósł się, wracając do walki. Naczynia i szkło roztrzaskiwały się, szafki pękały, krzesła łamały, podobnie jak kości. Strzały ustąpiły miejsca gorączkowym krzykom i udręczonym rykom. Miałam nadzieję, że moje ostrzeżenie uratowało kogoś, kogokolwiek. Moje drżenie wzrosło, gdy wszystko dobiegło końca. Szum w uszach zamaskował zwycięzcę, a okolica stała się przygnębiająco cicha. Podniosłam się powoli i wyjrzałam przez dziurę w drzwiach. Kuchnia była zniszczona, niemal każdy centymetr obryzgany jasną krwią. Metaliczny smród wypełnił moje nozdrza. Sufit zdobiła wielka, krwawa plama z czerwonymi odciskami dłoni po obu stronach. Na blacie leżał but roboczy, w którym wciąż tkwiły dwie poszarpane kości. Szafki zwisały ze ściany lub całkowicie ich brakowało, a zniszczony stołek leżał na płycie kuchennej. Zza małej wysepki wyłoniła się czerwona, parszywa postać. Odwrócił się ode mnie, skręcił i szarpnął. Przerażające rozdarcie przeszyło dzwonienie w moich uszach.
Potwór upuścił coś ciężkiego na podłogę. Powoli stanął na nogi i mogłam zobaczyć, jak jego długa, szara szczęka porusza się podczas rzucia. Wydawało się jednak, że się chwieje, lekko kołysze. Gdy znów odwrócił się w moją stronę, skuliłam się. Wygrał, a teraz nadszedł czas na zemstę na małym stworzeniu, którego zaskoczyło. To ona zrujnowała jego przebiegłą zasadzkę, była winna wszystkich obrażeń i bólu, które teraz odczuwał. Ogarnęła mnie panika, szlochanie było teraz ciągłą walką o zachowanie ciszy. To mnie zabije, byłam tego pewna. Masywna stopa wylądowała na mokrej od krwi podłodze. Po tym rozległ się drugi, mniej pewny krok. Ale ku mojemu zaskoczeniu skierował się w stronę drzwi wejściowych. Zataczał się, opierał o ściany wokół niego. Jeden z kroków chrupnął o szkło rozsypane w pobliżu drzwi. Zatrzymał się tam na chwilę, po czym przewrócił się do przodu, wstrząsając zewnętrznym gankiem i lądując bez oporu na ziemi. W połowie wewnątrz, a w połowie na zewnątrz jego nierówne oddechy były na tyle ciężkie, że wibrowały w podłodze. Potem zapadła cisza. Czekałam ze strachem, szokiem i niedowierzaniem. Mój umysł szalał, gdy ciężar straty w końcu go dogonił. Mój tata, wujek, kuzyn. To nie powinno przytrafiać się ludziom, całym rodzinom. Po minucie znalazłam w sobie determinację, gdy mój racjonalny umysł odzyskał kontrolę. Podczołgałam się do telefonu na nocnej szafce. Chwyciłam go w spocone, drżące dłonie. Oparłam się plecami o ścianę. Czekałam, aż się podniesie, by kontynuować swój szał, ale tak się nie stało. Szlochałam, patrząc na rodzinne zdjęcie w tle mojego telefonu, wpisując litery, gdy bolesna wilgoć zamazywała ekran. Nie potrafię opisać uczucia, kiedy ciężka stopa chrupnęła o drugi stopień ganku. Moje ręce poruszyły się w mgnieniu oka, przekaz był jasny i bezpośredni. Wpatrywałam się w napis, nie ruszaj się, wysłałam wiadomość. Po cichu modliłam się, by mama szybko to zauważyła. Kolejna istota wspięła się po schodach i zatrzymała przed pierwszą bestią w naszych drzwiach. Niewiarygodne, że zaraz po nich pojawił się kolejny zestaw kroków. Wtedy mój ekran się rozświetlił, wiadomość od mamy. Gdzie jesteś? Zanim zdążyłam odpisać, bliźniacze ryki zagrzechotały o ścianę, o którą się opierałam. Pierwotne, gardłowe, ale w jakiś sposób bardziej ludzkie. Trwały przez minutę. Każdy z nich zatrzymał się tylko na chwilę, ale nigdy w tym samym czasie. W końcu ucichły, a moje uszy powróciły do pojedynczego, ciągłego dzwonienia. Może przeszły w ciche chrząknięcia, których nie byłam w stanie usłyszeć. Nie wiem. Ciężar martwego ciała podniósł się z przerażającą łatwością, a dwa stworzenia zeszły po schodach ganku i wróciły w mrok nocy. W końcu było po wszystkim. Minęło pół godziny, zanim odważyłam się pójść do pokoju Melisy. W końcu byłam pewna, że ich nie ma. Moja mama szlochała niekontrolowanie, przytulając mnie mocniej niż kiedykolwiek. Powiedziałam jej i siostrze, żeby nie wychodziły. Nie musiały tego oglądać. Żadna z nich nie zaprotestowała. Nawet przejście przez niewielką szczelinę między naszymi pokojami na zawsze zraniło moje serce. Ciało Jamesa leżało zgniecione na końcu kuchni. Brakowało jednej ręki, oba oczodoły zastąpione długą, poziomą raną. Jego dolna szczęka zwisała na jednym stawie. Widziałam, jak niewiele zębów tam pozostało. Nigdzie nie było mojego wuja, ani kimkolwiek była trzecia osoba. Zresztą nie chciałam tego wiedzieć. Nie chciałam szukać taty, Daisy czy Rose. Zamknęłam drzwi, wycofałam się z mamą i siostrą i przykucnęłam z nimi w kącie. Strach, żal i niesprawiedliwość odczuwane w ciszy przez tak długi czas w końcu doszły do głosu. Płakałyśmy w skulonej udręce, ból życia, poczucie winy. Minął rok. Po tamtej nocy wydarzyły się trzy rzeczy. Moja młodsza siostra mieszka teraz w Seattle. Mama od tamtej pory nie była trzeźwa. A ja spędzam każdy dzień u dziadka Murphy'ego.
Emerytowany szeryf, weteran wojskowy i samozwańczy fan broni. Nauczył mnie wszystkiego na ich temat. Strzelania, czyszczenia, celowania i kalibracji. Na moje urodziny kupił mi strzelbę Remington. Jestem gotowa, by jej użyć. Ale przypuszczam, że chcesz wiedzieć więcej. Wszyscy chcą. Tata nie żył. Nie wiem, jak dokładnie to się stało. Nie obchodziło mnie to. Mój wujek Rick, kuzyn James i jeden z jego przyjaciół z wojska podzielili jego los. Szkoda, że zapomniałam jego imienia. Wszystkie pogrzeby z zamkniętymi trumnami. Wszyscy bohaterowie, którym nigdy nie miałam okazji podziękować. Stawili czoła czemuś potwornemu, podczas gdy ja ukrywałam się, bezwartościowa i przerażona. Każdej nocy słyszę jego ciężki oddech obok mnie. Każdej. Przeżywam te krzyki. Za każdym razem leżę i nic nie robię. Może coś tak prostego jak złapanie go za nogę uratowałoby choć jednego z nich. Może dźgnięcie go pucharem uratowałoby ich wszystkich. Już nigdy nie będę taka bezradna. Później rzuciłam szkołę. Trenowałam z dziadkiem. Nawet na emeryturze zachował sprawność fizyczną. Wciąż jest w stanie maszerować w górę i w dół wzgórz podczas naszych wypraw myśliwskich. Ćwiczyliśmy z karabinami, bronią krótką i znam podstawy Krav Magi. To ostatnie jest bardziej dla kondycji. Dobrze, żeby młoda dama wiedziała, mówi mój dziadek. Zawsze mnie przeprasza. Mówi, że żałuje, że go tam nie było, ale to nie jest jego wina. Kilka dni temu gdzieś na wschód od Livingston doszło do potrójnego zabójstwa. Bycie byłym szeryfem ma swoje plusy. Dziadek powiedział, żeby spakować się lekko. To oznacza, że będziemy się często przemieszczać. W końcu nadszedł czas. Moje przygotowania wkrótce się opłacą. Zabieram dwa moje ulubione pistolety. Nazwałam je Daisy i Rose. Ironiczne, poetyckie. Nazwij to jak chcesz. Wszystko zaczęło się od Daisy i Rose szczekających w ciemny las. I tak też się skończy. Hej Kyle, dostałem dzisiaj twoją wiadomość. Przepraszam, że nie mogłem wtedy oddzwonić. Nienawidzę pisać maili, ale może tak będzie lepiej. Łatwiej jest wyrzucić z siebie myśli w ten sposób niż osobiście. Gdybyś poprosił mnie o wyjaśnienie tego na miejscu, nie sądzę, bym kiedykolwiek znalazł słowa. Do diabła nie jestem pewien, czy odpowiednie słowa w ogóle istnieją. Rozumiem, że jesteś zdenerwowany moją rezygnacją. Wiem, że powiedziałem ci, że ta praca była wszystkim, czego chciałem i nie kłamałem, kiedy to mówiłem. Ale musisz zrozumieć, że nie mogę wrócić do lasu. Za nic w świecie nie wrócę. Pytałeś mnie o to, co mi się przydarzyło tamtego dnia i czuję, jakbym był ci winny wyjaśnienie. Ale jest to dla mnie trudniejsze niż możesz sobie wyobrazić. O wiele trudniejsze. Chyba po prostu zacznę od początku. Pamiętasz, jak na przełomie czerwca i lipca wysłałeś mnie do Port Rowan, abym zrobił kilka zdjęć dzikiej przyrody na mokradłach? Szczerze mówiąc, ucieszyłem się z twojego telefonu. Zawsze lubiłem ten obszar i chciałem myśleć, że znam go całkiem dobrze. Nie miałem nic przeciwko spędzeniu tam kilku dni. Myślę, że niewiele osób docenia piękną mokradeł jeziora Eris, ale ja tak. Pierwszego dnia ustawiłem w okolicy kilka kamer. Przyznaję, że miałem nadzieję, że uda mi się zrobić więcej dobrych zdjęć o wschodzie słońca, chociaż pamiętam, że bagno wydawało się o wiele cichsze niż wcześniej. Zauważyłem to, gdy schodziłem po kamery dzień później. Nie będę kłamał, byłem trochę rozczarowany. Jak już wspomniałem, bardzo lubiłem ten obszar i byłem trochę zaskoczony, gdy po powrocie nie słyszałem absolutnie nic poza własnymi krokami. Żadnych ptaków, żadnych zwierząt. Jakby się nad tym zastanowić, to chyba nawet nie słyszałem świerszcza. Istnieje naprawdę wyraźna granica między pocieszającym spokojem lasu a absolutną martwą ciszą i pamiętam, że nawet wtedy myślałem, że coś jest nie tak. Gdy miałem już wszystkie aparaty, odważyłem się wrócić do tej samej części bagna, w której byłem poprzedniego dnia, mając nadzieję, że coś znajdę. Ale było tam tylko więcej nieprzyjemnej ciszy.
Nie słyszałem żadnego dźwięku poza pluskaniem moich własnych butów w błocie. Znalazłem punkt widokowy z ławkami. Chciałem trochę poczekać i miałem nadzieję, że cokolwiek wystraszyło zwierzęta po prostu sobie pójdzie. Ale musiałem tam siedzieć przez około 40 minut, zanim się poddałam. Wciąż było cicho, tak jakby nic tu nie żyło. Kiedy byłem na bagnach, ponownie zauważyłem drzewo, które widziałem poprzedniego dnia. Wczoraj to nie było nic specjalnego, po prostu pień. Może gdyby wszystko było normalne, nawet nie zwróciłbym na nie uwagi, ale ponieważ wokół nie działo się nic innego, wydawało się, że to jedyna rzecz, na której mogłem się skupić. Patrząc wstecz, żałuję, że nie pomyślałem o zrobieniu zdjęcia tego drzewa. Było rozłupane, tak jakby. Głównie stos połamanych drzazg. Widziałeś kiedyś, co dzieje się z niektórymi drzewami, gdy uderzy w nie piorun? Jego siła po prostu roztrzaskuje je na kawałki. To drzewo tak właśnie wyglądało. Rozpoznałem część poskręcanej kory na zwisających gałęziach, ale większość pnia po prostu zniknęła. Biorąc pod uwagę, że porównywałem to drzewo do tego, które zostało uderzone piorunem, odpowiedź na pytanie, co się stało, wydawała się dość oczywista. Jeśli wygląda, jakby uderzył w nie piorun, a lato było wyjątkowo deszczowe i obfitowało w burze, cóż, na papierze brzmi to jak prosta matematyka. Ale byłem w okolicy w ciągu ostatnich kilku dni. Nie było żadnych burz. Do diabła w tym tygodniu nawet nie padało. Nie zastanawiałem się nad tym zbyt długo, po prostu odnotowałem to jako coś dziwnego, a następnie kontynuowałem swój dzień. Myślę, że po prostu wytłumaczyłem sobie to jako zagubioną, pojedynczą błyskawicę, nie zastanawiając się nad tym zbytnio. Takie rzeczy chyba czasem się zdarzają. Gdy zdałem sobie sprawę, że w okolicy nie ma nic do sfotografowania, wróciłem do motelu, by przejrzeć nagrania z kamer. Prawdopodobnie widziałeś już najważniejsze fragmenty tego materiału. Nie było tam zbyt wiele, ale udało mi się uchwycić kilka naprawdę fajnych ujęć małej grupki jeleni zmierzających w głąb bagien. Było też kilka przypadkowych nagrań, na których czujnik ruchu kamery został uruchomiony przez ptaki lub wiewiórki. Żadne z nich nie nadawało się do użytku, więc po prostu je usunąłem. Szczerze mówiąc, większość nagrań była dość standardowa, z wyjątkiem ostatnich klipów z kamery czwartej. Kamera czwarta znajdowała się najbliżej bagien. Ustawiłem ją około 15 metrów od miejsca, w którym robiłem zdjęcia i obserwowałem wejście na szlak jeleni. Większość nagrań z niej nie różniła się od tych z innych kamer. Były tam wspomniane jelenie, ptaki, wiewiórki i jedna ważka, która uruchomiła czujnik. Nic specjalnego, ale pod koniec klipów był jeden, który... Cóż, to było naprawdę dziwne. Nagranie miało znacznik czasu około godziny 3 w nocy. Na początku wyglądało to tak, jakby coś małego uruchomiło czujnik ruchu, choć nie mogłem dostrzec, co to było. Kilka razy cofnąłem nagranie, szukając wiewiórki, ptaka lub czegoś podobnego. Dopiero po chwili zauważyłem, że w tle coś porusza się między drzewami. Oglądałem to nagranie więcej razy niż jestem w stanie zliczyć i nadal nie mogę dokładnie zrozumieć, czym to jest. Ale wiem z pewnością, czym nie jest. To na pewno nie jeleń, nie wiewiórka ani żaden ptak. Czymkolwiek było, bardzo dobrze wtapiało się w otaczającego drzewa. Na tyle dobrze, że trudno było odgadnąć jego kształt, ale z moich najlepszych przypuszczeń wynika, że miało jakieś 3 metry wzrostu. Chodziło wyprostowane, choć pod koniec nagrania wydaje się, że upada w dół i zaczyna chodzić na czworaka. Widziałem, jak nadchodzi z prawej strony kadru, przechodzi za drzewami dobre 10 metrów od kamery i obniża się, zanim wyślizgnie się poza pole widzenia kamery. Załączyłem materiał filmowy do tego maila. Nie wiem, czego od ciebie oczekuję. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli nikomu go nie pokażesz. Nie sądzę, by to czegokolwiek dowodziło. Jestem pewien, że ludzie będą twierdzić, że widzą tam różne przyziemne rzeczy, a to tylko zamąci wodę. Ale robię to od dłuższego czasu, Kyle. Znam zwierzęta żyjące w tej okolicy i to nie było żadne z nich. Nigdy tak naprawdę nie skojarzyłem rozłupanego drzewa z rzeczą, którą widziałem na moich kamerach, aż do kilku tygodni później.
Mam przyjaciela, który poluje na północy o imieniu Roger. Nie widuję go zbyt często, więc gdy jest w mieście, zwykle wychodzę z siebie, by napić się z nim piwa i pogadać. Nasza rozmowa niemal nieuchronnie zeszła na temat spędzania czasu w lesie, jako że obaj strzelamy do zwierząt na swój własny sposób. A ja wspomniałem, że widziałem coś dziwnego na jednej z moich kamer. Gdy tylko o tym wspomniałem, Roger oczywiście musiał zobaczyć to na własne oczy. Wciąż byłem na tyle trzeźwy, by prowadzić, więc wróciliśmy do mnie, a ja odszukałem nagranie na laptopie. Za pierwszym razem, gdy je odtworzyłem, Roger siedział bardzo uważnie, bacznie się przyglądając. Potem, gdy zwróciłem jego uwagę na poruszającą się w tle rzecz, poprosił mnie, bym trochę cofnął. Zrobiłem to i obejrzeliśmy ten konkretny klip jeszcze kilka razy. Oczy Rogera podążały za tym czymś bardzo uważnie i widziałem, jak mruży powieki, próbując zrozumieć, co to było. Nigdy jednak nie znalazł odpowiedzi, która by go usatysfakcjonowała. W końcu poprosił mnie, abym cofnął to trochę dalej i tak zrobiłem. Zapytał, czy te filmy mają dźwięk. Powiedziałem mu, że tak i podkręciłem go. Około 15 minut przed tym, jak zobaczyłem to, co pojawiło się na kamerze, rozległ się dźwięk. Nawet przy zwiększonej głośności był słaby, ale byłem pewien, że go rozpoznałem. Był to dźwięk czegoś spadającego, drzewa. Słyszałem odległy trzask, gdy drewno się łamało, szelest spadających liści. Coś gdzieś w tej okolicy powaliło drzewo i mój umysł natychmiast zwrócił się ku temu, które widziałem poprzedniego dnia. Roger milczał, słuchając odgłosów niszczonego drzewa z dziwnym wyrazem twarzy. Jego oczy były zwężone w zamyśleniu, a ja czekałem, aż się odezwie. W końcu zapytał mnie, czy zauważyłem coś niecodziennego w okolicy, gdy zabierałem kamerę. Oczywiście powiedziałem mu o drzewie, a kiedy to zrobiłem, pobladł i wyglądał, jakby zobaczył ducha. To właśnie wtedy opowiedział mi swoją własną historię o znalezieniu rozłupanego drzewa pośrodku lasu i przekażę ją tutaj najlepiej, jak potrafię. Roger był na polowaniu mniej więcej rok temu. Poszedł z kilkoma przyjaciółmi, tak jak kilkaset razy wcześniej, więc teraz nie powinno być inaczej. Mieli chatę w lesie, w której spali, a niedaleko niej znajdowało się to drzewo. Minęli je jak zawsze, gdy szli do lasu. Pień był naprawdę ogromny. Powiedział mi, że nawet rozważał zabranie siekiery, aby zobaczyć, ile można za nie dostać. Dobre drewno może przynieść sporo pieniędzy, choć powiedział też, że nigdy nie myślał o tym tak na poważnie. W każdym razie on i jego kumpel wyszli na cały dzień i spędzili większość dnia w lesie. Po drodze minęli drzewo i nie zastanawiali się nad tym. Spędzili całkiem zwyczajny dzień, a jego kumpel ustrzelił dziesiątaka. Kiedy już wracali, nagle usłyszeli głośny trzask w lesie, dźwięk rozłupywanego drewna. Roger i jego kumpel nie wiedzieli, co się dzieje, nie byli pewni, czy ktoś coś ściął, czy może jakiś stary dąb w końcu po prostu się poddał. Tak czy inaczej, odgłos był bardzo odległy i tak nie mogli nic z tym zrobić, więc po prostu kontynuowali podróż do swojej chaty. Kiedy byli już blisko, zobaczyli to. Połamane drewno na całej ścieżce i masywne drzewo, przewrócone. Roger powiedział, że upadając ledwo ominęło dach ich chaty. Żaden z nich nie potrafił zrozumieć, co się tu stało. Według Rogera był to idealnie słoneczny dzień. Na niebie nie było ani jednej chmurki, więc nie było mowy, żeby to był piorun. Wyglądało to tak, jakby to drzewo po prostu wybuchło. Wszystko, co pozostało z pnia, to trochę rozłupanego drewna i mógłby przysiąc, że widział nowo powstałą ścieżkę prowadzącą w głąb lasu. Połamane gałązki i zdeptaną trawę, jakby coś dużego szło w tamtym kierunku, chociaż nigdy nie powiedział wprost, że coś tam widział. On i jego kumpel ostatecznie wzruszyli na to ramionami. Co innego mogli zrobić? Następnego dnia wrócili do domu i żaden z nich wciąż nie mógł wytłumaczyć, co stało się z tym drzewem. Nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek z nich się tym przejął. Cóż, dopóki Roger nie usłyszał tego samego dźwięku w moim nagraniu.
Spędziliśmy sporą część nocy przeglądając nagrany przeze mnie materiał, ale nasze najlepsze przypuszczenia były takie, że mógł to być niedźwiedź. Nie sądzę, by którykolwiek z nas w to wierzył. Cokolwiek to było, było zbyt duże, by być niedźwiedziem. Ale nie mieliśmy lepszej odpowiedzi. W końcu pozwoliłem Rogerowi zająć moją kanapę na noc i odwiozłem go do domu następnego ranka. Nie rozmawialiśmy więcej o tym nagraniu. Pomimo tego wszystkiego, naprawdę nie byłem przeciwny powrotowi na bagna wokół jeziora Eri, kiedy o tym wspomniałeś. Gdy zapytałeś, czy mógłbym tam wrócić, zgodziłem się bez zastanowienia. Tak, widziałem tam coś dziwnego, ale nie miałem żadnych powodów, by się tym przejmować. Szczerze mówiąc, uznałem, że ta tajemnicza bestia, której Roger i ja nie byliśmy w stanie zidentyfikować, była prawdopodobnie tylko przypadkiem i nie myślałem zbyt wiele o połamanych drzewach. Prawdopodobnie istniało 1000 racjonalnych wyjaśnień, może wilgoć pod ciśnieniem w pniach powodująca ich pękanie. Przypuszczam, że było w tym tyle samo prawdy, co w każdej innej teorii. Tym razem nie poszedłem w to samo miejsce, co ostatnio. Wcześniej było tam strasznie martwo. Pomyślałem, że mogę mieć więcej szczęścia gdzieś indziej. Pierwszego dnia wypróbowałem kilka różnych miejsc. W większości z nich nie zostałem długo. W niektórych byłem już wcześniej. O wszystkim, co godne uwagi, powinieneś już wiedzieć. Wysłałem ci zdjęcia. Ustawiłem też kilka kamer wzdłuż obiecująco wyglądających miejsc, które znalazłem. Większość z nich ostatecznie przyniosła interesujące znaleziska, ale jedna kamera szósta. Natknąłem się na kolejne drzewo, gdy podążałem znalezionym tropem jelenia, szukając dobrego miejsca na kamerę. Pień przypomniał mi o tym, który widziałem kilka miesięcy temu. Był spuchnięty jak guz. Jakaś część mnie chciała iść dalej, znaleźć lepsze miejsce i puścić w niepamięć cokolwiek to było. Reszta mnie nie była tego taka pewna i pomyślałem, że i tak nie mam nic do stracenia. Z perspektywy czasu wiem, że nie był to najlepszy pomysł, ale w tamtym czasie ustawianie tam kamery miało sens. Uznałem, że w najgorszym przypadku będę miał bezużyteczny materiał i będę musiał polegać na innych kamerach. W najlepszym zaś może w końcu dowiem się, o co chodzi z tymi drzewami. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się zbyt wiele. Prawdopodobnie miałbym jakiś dowód wideo na uderzenie pioruna lub jakieś dziwne, ale zupełnie przyziemne zjawisko naturalne, w którym drzewo po prostu eksploduje z jakiegoś powodu. Ale tak naprawdę wątpiłem, że zobaczę cokolwiek innego niż drzewo stojące tam spokojnie przez całą noc. Szczerze mówiąc, chciałbym, żeby tak było. Naprawdę. Wróciłem jakieś 2 tygodnie później, by odebrać kamerę. Prawie wszystkie były w porządku, otrzymałeś z nich najważniejsze zapisy. Ale nigdy nie wysłałem ci niczego z kamery szóstej. Kiedy wróciłem do miejsca, w którym ją ustawiłem, przywitał mnie widok rozłupanego i powalonego drzewa. Mniej więcej to samo widziałem na tym bagnie kilka miesięcy temu. Pamiętam, że wpatrywałem się w to z zachwytem. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się niczego złapać, ale no cóż, to było to. Cokolwiek to było, cokolwiek nad czym się zastanawiałem, było właśnie tam, na tej taśmie. Zwlekałem z zabraniem pozostałych kamer, myśląc tylko o tym, aby dostać się do miejsca, w którym mógłbym ustawić laptopa i obejrzeć nagranie. Zatrzymałem się przy najbliższym sklepie, podłączyłem kartę SD, założyłem słuchawki i zacząłem przeglądać nagrania. Wiecie, czego się spodziewałem. Nie sądzę, by jakakolwiek rzecz na ziemi mogła przygotować mnie na to, co zobaczyłem. Zastanawiałem się, czy wysłać ci ten film. Nie wiem, czy ktokolwiek inny powinien zobaczyć to, co ja. Bo jeśli tak, to tak jak ja, nie będą mogli ponownie postawić stopy w lesie. Wiem, że gdybyś to zobaczył, pewnie też złożyłbyś rezygnację. Wmawiam sobie, że jeśli udało nam się przetrwać tak długo, nie niepokojąc niczego, co tam jest, to może uda nam się robić to na zawsze. Może to, co znalazłem, było niezwykłym zbiegiem okoliczności. W końcu nigdy nie słyszałem, by ktokolwiek inny opisywał coś takiego. Ani w legendach, ani tym bardziej w pracach naukowych. Może to i lepiej, że ludzie o nich nie wiedzą, wtedy chętniej zostawią je w spokoju. Nie będą ich szukać i ryzykować rozgniewania tego, co żyje w lesie.
Nie wiem, czy to szlachetny sposób myślenia, czy szalone. Wiem tylko, że to, co widziałem na tym filmie, było narodzinami czegoś większego od nas. Wiem, że bezbożna, szkieletowa istota, która wyrwała się z tego pnia, warcząc i sycząc, nie jest czymś, z czym możemy walczyć. Wiedziałem to, gdy patrzyłem, jak się uwalnia, przebijając korę drzewa i rozrywając ją na drzazgi. Patrzyłem, jak upada na ziemię z poskręcanymi, odsłoniętymi kośćmi i sterczącym w górę porożem. Patrzyłem, jak się podnosi i rozgląda, próbując zrozumieć świat, w którym się znalazł, zanim na czworakach odczołgał się od drzewa, pozostawiając tylko zniekształcone zawodzenia, szybko znikające w oddali, zanim zapadła ciężka cisza, jakby każde zwierzę w lesie wiedziało, że należy unikać tego obszaru i tego, co właśnie się w nim narodziło. To, co zobaczyłem na tym nagraniu, Kyle, cokolwiek to było tylko dziecko. I nie mogę przestać się zastanawiać, czym się stanie, gdy dorośnie. Zawsze lubiłam spacery po lesie. Na moje nieszczęście mieszkałam w środku dużego miasta, a do najbliższej nieskażonej betonem przestrzeni miałam kilka dobrych kilometrów. Mimo wszystko uwielbiałam tam chodzić, często po szkole, gdy tylko rozbrzmiał dzwonek ostatniej lekcji. Moja mama przyzwyczaiła się do tego, że zwykle wracałam później. Dobrze wiedziała, gdzie jestem i nie uważała tego za problem. Wręcz przeciwnie, cieszyła się, że mam jakieś inne zainteresowania niż gry komputerowe. Od zawsze byłam dość zamknięta w sobie. Wolałam własne towarzystwo niż imprezy czy wieczorne wyjścia na miasto. Poza tym nie mam zbyt wielu przyjaciół, więc tym bardziej nie miałam z kim spędzać wolnego czasu. To nie tak, że byłam nielubiana w klasie, raczej nikt nie sprawiał mi problemów. Po prostu wolałam być sama. Właśnie dlatego wybierałam las jako najprostszą formę rozrywki i ucieczki od rzeczywistości. To był ciepły i pogodny dzień. Na niebie było tylko kilka białych obłoków, leniwie płynących po bezkresnym, błękitnym oceanie za oknem. Czekałam na koniec lekcji, wpatrzona w zegar na ścianie. Słowa nauczycielki zupełnie mnie już nie obchodziły. Myślałam tylko o tym, żeby znaleźć się wśród drzew. Słońce wciąż było wysoko. Wiedziałam jednak, że zanim dotrę do celu, będzie chować się już pod horyzontem. Czekał mnie długi spacer. Nie widziałam w tym problemu. Lubiłam patrzeć, jak las zmieniał się po zmroku. Wydłużające się cienie wysokich drzew i milknące ptaki ustępujące miejsca rozpoczynającemu się koncertowi koników polnych. Natura jak nic innego potrafiła mnie uspokoić i pomagała pozbyć się stresu po długim dniu w szkole. Dźwięk dzwonka niosący się po korytarzach wyrwał mnie z zamyślenia. Wrzuciłam podręczniki do plecaka i jako pierwsza wybiegłam z klasy. Wydawało mi się, że nauczycielka mówiła coś jeszcze o jakiejś pracy domowej. Nie słuchałam jej. Pewnie nie tylko ja. Wychodząc ze szkoły, przerzuciłam swój plecak przez ramię. Mijałam autobus zabierający inne dzieciaki do domów, jadący w przeciwnym kierunku niż mój. Właśnie tak rozpoczęłam swój zwyczajowy spacer. Gdybym tylko wiedziała, gdybym wtedy udała się prosto do domu, może to wszystko skończyłoby się inaczej. Może to coś nigdy by się do mnie nie przyczepiło. Włożyłam słuchawki i włączyłam jakiś podcast w telefonie, poprawiając plecak na ramieniu. Długie wędrówki nie były dla mnie nowością. Sądziłam, że powinnam zdążyć przed zapadnięciem zmroku. Nim się obejrzałam, byłam na miejscu. Słońce powoli niknęło za złocistymi kłosami pszenicy rosnącymi na niewielkim polu po mojej prawej stronie. Do moich uszu dobiegał śpiew ptaków niosący się echem między drzewami, a już po chwili spadł na mnie cień starego lasu. Z każdym krokiem w głąb czułam, jak powietrze robi się coraz chłodniejsze. Wzięłam głęboki oddech, wpatrując się w zieleń, a wszystkie moje problemy od razu odeszły w zapomnienie. Przynajmniej do czasu, aż jutro ponownie usłyszę budzik do szkoły. Teraz jednak nie zaprzątałam sobie tym głowy. Szłam wąską, żwirową drogą, po obu swoich stronach mając jedynie drzewa. Postanowiłam nieco zboczyć ze ścieżki i zagłębić się w leśny gąszcz. Stary bór był gęsty i łatwo było zgubić się w zielonym labiryncie grubych pni.
Ja jednak znałam ten las jak własną kieszeń. Chodziłam tędy już tak wiele razy, że pamiętałam każde drzewo i wystający z ziemi kamień. Wiedziałam, że idąc w prostej linii za nie więcej niż 10 minut dotrę do niewielkiej polany w samym sercu lasu. To było moje ulubione miejsce w lesie. Nie jestem w stanie zliczyć godzin, jakie spędziłam leżąc w trawie i wpatrując się bezczynnie w niebo. Jeśli byłam wystarczająco cierpliwa, czasem udało mi się zobaczyć stado jeleni, lisa lub nawet kicającego zająca. Tym razem jednak coś było inaczej. Zwykle kiedy szłam wśród drzew, uśmiech sam pojawiał się na mojej twarzy. Cały stres znikał, a ja radośnie wdychałam świeże powietrze. Teraz jednak było wręcz przeciwnie. Miałam dziwne przeczucie, jakby ktoś był tu ze mną. Rozglądałam się wokół, jednak nie widziałam nic niezwykłego. Zachodzące słońce rzucało długie cienie, pogrążając las w półmroku. Uświadomiłam sobie, że z jakiegoś powodu mój oddech stał się znacznie szybszy, bardziej płytki. Stawiałam kroki ostrożnie i delikatnie, tak jakby moje ciało bało się wydać nawet najcichszy dźwięk. Jakby czuło, że coś wisi w powietrzu. Zaśmiałam się sama z siebie. Znałam ten las doskonale, potrafiłabym trafić do domu nawet w środku ciemnej nocy. Wiedziałam, że nic mi tu nie grozi, a jednak z jakiegoś powodu czułam zimny dreszcz na moich plecach. Wtedy zrozumiałam, że nie tylko ja podświadomie starałam się zachować ciszę. Nie słyszałam zupełnie nic, prócz delikatnego szumu wiatru w koronach drzew. Ptaki zamilkły, zwierzęta leśne zamarły w bezruchu, a koniki polne nie wydawały nawet najcichszego dźwięku. Przyznam, że wtedy zaczęłam się bać. Wydawało mi się, że zrobiło się ciemniej niż powinno być o tej porze dnia. Czyżby niebo się zachmurzyło? Ale jak to możliwe? Przecież jeszcze kilka minut wcześniej było niemal nieskazitelne. Brakowało sekund, abym odpuściła sobie dalszą wędrówkę i zawróciła. Prawie zdołałam przekonać samą siebie, że tym razem może lepiej wrócić do domu wcześniej, kiedy nagle dostrzegłam coś pośród drzew. Dziwny, kołyszący się na boki kształt pojawiał się to z jednej strony grubego pnia, to z drugiej. Stanęłam w bezruchu. Widziałam, jak powoli zwalniał, aż w końcu był niemal nie do odróżnienia od drzew wokół niego. Gdybym nie zauważyła tego ruchu chwilę temu, z pewnością nie zwróciłabym na to uwagi. Teraz jednak z zapartym tchem odwróciłam się w jego stronę i postawiłam pierwszy niepewny krok. Mówią, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Cóż, pewnie mają rację. Problem w tym, że w tamtej chwili w żadnym stopniu nie byłam zafascynowana tym czymś. Nie chciałam tego widzieć. Byłam przerażona do szpiku kości. Przysięgam, że czułam na sobie czyjś wzrok. Teraz to już nie było tylko głupie przeczucie. Wiedziałam, że tego, do czego się zbliżam, nie powinno tutaj być. W jednej chwili straciłam całą pewność siebie, tak jakbym była w tym lesie pierwszy raz. Mimo to moje ciało podążało w stronę kołyszącego się kształtu, niemal jak w transie. Nie przeciwstawiałam się, w pewnym sensie sama tego chciałam. Czułam, że ze wszystkich kierunków świata z jakiegoś powodu powinnam iść właśnie tam. Po prostu stawiałam krok za krokiem, aż w końcu dotarłam do miejsca, w którym wcześniej widziałam ruch. Stało tam ciemne, wyschnięte drzewo. Dookoła nie rosło nic więcej. Rozłożyste konary skutecznie blokowały dopływ światła słonecznego do gleby. Z pewnością było bardzo stare, ale nie przypominałam sobie, żebym wcześniej je tu widziała. Przeszłam wokół grubego pnia i wtedy to zobaczyłam. Na jednej z najniższych gałęzi, na długim sznurze, ktoś wisiał. Jego twarz była zakryta lnianym workiem, a lina ciasno obwiązywała się wokół szyi. Byłam w stanie zobaczyć tylko niewyraźne wgłębienia w miejscu oczodołów i otwartych ust oraz odstający nos. Długie, czarne niczym skrzydło kruka włosy spływały z podworka na bezwładne ramiona, a stopy kołysały się centymetry nad ziemią. Moje oczy w panice skakały w górę i w dół. Próbowałam zrozumieć, w jaki sposób ten ktoś w ogóle był w stanie to zrobić.
Nie mogłam sobie wyobrazić, że tak po prostu wspiął się na pozbawiony punktów podparcia gładki pień, założył na głowę worek i przywiązał linę do gałęzi znajdującej się dobrych kilka metrów nad ziemią. W tamtym momencie dosłownie zapomniałam, jak się oddycha. Bałam się oderwać wzrok od ciała, czułam, że to coś jest złe. Wiedziałam, że ta osoba nie mogła zrobić tego sama. Jeśli to, co wisiało na drzewie, w ogóle było człowiekiem. Kiedy tylko wyrwałam się z paraliżu strachu, pognałam w kierunku ścieżki tak szybko, jak potrafiłam. Łzy spływały po moich policzkach, mój wzrok się rozmazywał, potykałam się o wystające z ziemi korzenie i obijałam o pnie. W pewnym momencie nie wiedziałam nawet, czy wciąż biegnę w dobrym kierunku. Dopóki nie wypadłam na jasną, żwirową drogę przecinającą las na pół. Nagle niebo jakby nieco się rozjaśniło. Śpiew ptaków rozbrzmiał ponownie, a chłodny, orzeźwiający wiatr rozwiał moje włosy. Wybiegłam ze starego boru tak szybko, jak potrafiłam. Odetchnęłam z ulgą, kiedy poczułam na sobie ciepłe promienie zachodzącego słońca. Czułam się, jakbym była we śnie. Nie mogłam uwierzyć w to, co właśnie widziałam. Pierwszym, co przyszło mi do głowy, było zadzwonienie na policję. Wyjęłam telefon z kieszeni i wybrałam numer. Radiowóz był na miejscu w niecały kwadrans. Dwóch policjantów wysiadło z samochodu. Pamiętam, że spytali mnie, czy dobrze się czuję. Nie pozwolili mi opowiadać, dopóki stanowczo nie odmówiłam, że nie potrzebuję karetki. Potem powiedziałam policjantom o wszystkim, co widziałam. Musiałam wyglądać na przerażoną. Zdawali się być bardziej przejęci mną niż tym, o czym mówiłam. Jednak po mojej historii nawet oni mieli w oczach strach. Razem weszliśmy na żwirową drogę. Trzęsącą się ręką wskazałam im kierunek. Za żadne skarby nie odważyłabym się ponownie zagłębić w ciemny las. Nie prosili, abym poszła z nimi. Powiedzieli, że to sprawdzą. Wyciągnęli swoje latarki i polecili mi wracać do domu. Ja jednak zostałam. Wpatrywałam się w ich granatowe mundury, póki nie zniknęli mi z oczu. Sama nie wiem dlaczego. Chyba w tamtym momencie byłam po prostu zbyt roztrzęsiona, by trzeźwo myśleć. Nie wiem, ile czasu minęło. Słońce zgasło już zupełnie, ustępując miejsca sierpowi księżyca, powoli wznoszącemu się ponad korony drzew. Stałam tam niczym posąg, dopóki nie zobaczyłam odblasków na służbowych kurtkach powracających policjantów. Byli widocznie zaskoczeni, że wciąż tu byłam. Powiedzieli mi, że szukali tak dokładnie, jak potrafili. Niczego nie znaleźli. Jeden z nich zapewnił mnie, że grupa poszukiwawcza wkrótce z pewnością znajdzie ciało, że będą szukać do skutku. Wyglądało na to, że naprawdę myśleli, że aż tak bardzo przejęłam się tą osobą. Ale to coś zupełnie innego sprawiło, że do tej pory czuję lodowaty dreszcz na karku, kiedy tylko o tym myślę. Coś, o czym nie powiedziałam policjantom. Mogłabym przysiąc, że kiedy odwróciłam się od wisielca, chcąc znaleźć się jak najdalej od tego miejsca, kątem oka w ciemności drzew coś zobaczyłam. Stojącą między poskręcanymi pniami postać, mroczniejszą od najciemniejszych cieni tego lasu. Dwa płonące ślepia wpatrujące się prosto we mnie i szeroki uśmiech nie należący do żadnej istoty, która powinna chodzić po tej ziemi. Naprawdę chciałam myśleć, że tylko mi się wydawało, że tak naprawdę nic tam nie było. Nie powiedziałam mamie o niczym, co się stało. W milczeniu zjadłam kolację i zamknęłam się w pokoju. Nie mogłam spać przez całą noc. Rozmyślałam o tym, co widziałam, starając się jakoś poukładać to sobie w głowie. W końcu zadzwonił budzik. Wyłączyłam go w ułamku sekundy. Ubrałam się, spakowałam plecak i ruszyłam do szkoły, tak jak zawsze. Nie miałam siły zastanawiać się, czy powinnam dzisiaj iść na lekcję, czy nie. Po prostu robiłam swoje. Ale kiedy tylko otworzyłam drzwi szkoły, zrozumiałam, że to, czego wczoraj byłam świadkiem, było tylko początkiem koszmaru, w jakim się znalazłam. Zobaczyłam go, wisielca na grubym sznurze tuż pod sufitem. Stopy kołyszące się centymetry nad ziemią i lniany worek na twarzy.
Odskoczyłam niemal przewracając się na plecy. Starałam się zrozumieć, co się tu dzieje. Próbowałam się uspokoić. Otworzyłam drzwi ponownie, ale jego już tam nie było. Wszyscy wokół zachowywali się normalnie, tak jakby nic się nie stało. Wyglądało na to, że niczego nie widzieli. To pewnie tylko moja wyobraźnia. Właśnie wtedy to wszystko się zaczęło. Przez cały czas unikałam tamtego korytarza. Bałam się nawet patrzeć w górę w obawie przed zobaczeniem pod sufitem czegoś, czego nie powinno tam być. Lekcje przebiegały zupełnie normalnie, poza tym, że całe moje myśli zaprzątało tylko jedno. Po niespełna 8 godzinach zaczęłam już nawet przekonywać samą siebie, że to, co zobaczyłam wchodząc do szkoły, było tylko wytworem mojego umysłu. Mimo to i tak wyszłam tylnymi drzwiami, tak aby mieć pewność, że nawet nie zbliżę się do głównego korytarza. Ale kiedy wróciłam do domu, wszystkie wydarzenia zeszłej nocy powróciły do mnie ze zdwojoną siłą. Poczułam to, kiedy tylko złapałam za klamkę. Przytłaczające uczucie obecności czegoś złego. Tak jakby to wcale nie było moje mieszkanie, jakbym była tu obca. Mimo to otworzyłam drzwi i natychmiast zamknęłam je z trzaskiem. Wisiał tam, tuż pod sufitem w moim przedpokoju. Wzięłam kilka głębokich wdechów. Czułam łzy napływające do kącików oczu. To przecież mój dom, nie mam się czego bać. Wyobraźnia płata mi figla. Z zapartym tchem powoli otworzyłam drzwi ponownie i nie zobaczyłam zupełnie nic. W tym momencie zirytowana mama wyszła z kuchni, pytając, czemu tak trzaskam. Nie wiedziałam, co mam jej odpowiedzieć. Rzuciłam pod nosem, że to tylko przeciąg i pobiegłam do swojego pokoju, odkładając plecak pod ścianą. Czy ja wariuję? Nie, na pewno nie. Po prostu to, co wydarzyło się w lesie, tak na mnie wpłynęło. Nie spałam zeszłej nocy, zwyczajnie jestem przemęczona. W końcu wisielec to nie coś, z czym normalny człowiek ma do czynienia na co dzień. Ale skoro tak, to dlaczego policja również nie znalazła ciała? Starałam się zasnąć, ale nie potrafiłam, nieważne jak długo leżałam z zamkniętymi powiekami i ile owiec przeskoczyło przez mój wyimaginowany płot. Za każdym razem, kiedy już odpływałam, nagle czułam na sobie czyjś wzrok. Jakąś obecność w ciemnym rogu mojego pokoju. Wtedy przerażona otwierałam oczy, ale nic tam nie było. Było już późno, a ja w żaden sposób nie mogłam zasnąć. Rozczarowana wyszłam z pokoju, idąc pogrążonym w mroku przed pokojem do łazienki. Spojrzałam w lustro. Miałam przekrwione i podkrążone ze zmęczenia oczy. Odkręciłam kran i opłukałam twarz zimną wodą. Kiedy spojrzałam w lustro ponownie, oddech zamarł mi w gardle. Znowu to samo. To coś wisiało tuż za mną. Usłyszałam cichy dźwięk rozciąganej liny. Nie odważyłam się nawet spojrzeć za siebie. Z krzykiem wybiegłam z łazienki, chowając się pod kołdrą, tak jakby to miało w czymkolwiek pomóc. Miałam szczęście, że nie obudziłam wtedy mamy. Wyjrzałam spod pościeli dopiero po kilku długich minutach nasłuchiwania. Gdy upewniłam się, że pod sufitem na pewno nic nie wisi, ostrożnie wychyliłam głowę spod kołdry. Mój pokój wyglądał tak jak zawsze. Westchnęłam zrezygnowana. Nie miałam pojęcia, co robić. Najgorsze było to, że nie mogłam nawet nikomu powiedzieć. Kto by mi uwierzył? Jedynym, co mogłabym osiągnąć, byłoby skierowanie do najbliższego psychiatry. Nie wiem, co się ze mną działo, ale musiałam sobie z tym poradzić. I to sama. W końcu udało mi się zasnąć. Pamiętam, że miałam dziwne sny, jednak po przebudzeniu w żaden sposób nie mogłam sobie ich przypomnieć. Byłam szczęśliwa, że udało mi się zasnąć choć na kilka godzin. Już miałam otworzyć oczy, kiedy nagle to usłyszałam. Coś cicho kołysało się na boki, napięta lina tuż nad moją głową. Czułam, jak po moich plecach przebiegają zimne dreszcze. Leżałam tak dobrych 10 minut, walcząc z własnym strachem. Kiedy w końcu odważyłam się otworzyć oczy, zobaczyłam tylko puste ściany i sufit. Odgłos zniknął tak nagle, jak się pojawił.
Wstałam z łóżka, orientując się, że jestem sama w domu. Mama musiała już wejść do pracy. Postanowiłam, że tego dnia nie pójdę do szkoły. Musiałam dowiedzieć się czegoś więcej o tym, co się tu dzieje. Zrobiłam sobie mocną kawę i włączyłam komputer, godzinami przeszukując fora o zjawiskach paranormalnych i czytając wszystko, co wydawało się choć trochę podobne do mojego problemu. Niestety nie udało mi się znaleźć zbyt wiele informacji. Chciałam już nawet się poddać. W końcu jednak dotarłam do czegoś obiecującego. Znalazłam stare, dawno już nieaktywne forum dyskusyjne na którejś z kolei stronie wyszukiwania Google. W skrócie pewien chłopak pisał, że planował przeprowadzkę ze swojego dawnego domu, odziedziczonego jeszcze po rodzicach. Wystawił nieruchomość na aukcji i po paru miesiącach znalazł kupca. Pierwszym, co postanowił zrobić, było uprzątnięcie strychu i spakowanie wszystkich rzeczy, które mogły mu się jeszcze przydać. Otwierając zakurzoną klapę, zauważył coś dziwnego. Ciemny kształt kołyszący się pod sufitem. Wisielec z lnianym workiem na głowie. Ten opis brzmiał łudząco podobnie do tego, czego sama byłam świadkiem. Czytałam dalej z zapartym tchem. Mężczyzna natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy. Zanim jednak służby przyjechały pod jego dom, postanowił jeszcze raz zajrzeć na strych. Ciała już tam nie było. Od tamtej pory zaczął widywać to coraz częściej. Wisielca i coś jeszcze. Towarzyszyły mu oczy i szeroki uśmiech czegoś nie z tego świata, wpatrujące się w niego zza szyby, z ciemnego rogu pokoju. Czasem po prostu czuł, że to coś jest tuż za jego plecami. Zło emanujące od cienistej postaci, której szczegółów w żaden sposób nie był w stanie dostrzec. Poniżej kilka osób opisywało podobne historie. Jedynym, co je różniło, było miejsce i okoliczności pierwszego spotkania z wisielcem. Jedna dziewczyna zobaczyła go w pociągowym wagonie wracając z pracy. Inna w domu swoich dziadków. Dwóch kolejnych facetów w ciemnej piwnicy, kiedy akurat musieli po coś zejść. Mroczny kształt, powoli kołyszący się na boki. Mimo, że w pobliżu nie było niczego, co mogłoby wprawić go w ruch. Ale tym, co najbardziej mnie przeraziło, był fakt, że każde skąd było nieaktywne od czasu opublikowania postu. I wtedy znowu to usłyszałam. Naprężony sznur kołyszący się w tej z powrotem. Widziałam to coś w odbiciu monitora. Ciemną sylwetkę wisielca i coś jeszcze. Niewyraźny, rozmazany przez powierzchnię ekranu płonący uśmiech. Wybiegłam z domu, kierując się do jedynego miejsca, które przyszło mi do głowy. Biegłam do kościoła. Jeśli jest jakieś miejsce, gdzie to coś mnie nie dopadnie, to właśnie tam. W oddali widziałam już wznoszącą się ponad dachy miasta dzwonnicę. Ogromne, zdobione drzwi stały przede mną otworem. Wbiegłam do środka niemal szlochając i roztrzęsiona usiadłam w jednej z ławek. Wszystkie moje ruchy odbijały się echem we wnętrzu ogromnego budynku. Spuściłam głowę i mocno ścisnęłam powieki. Słyszałam, jak łzy kapią na podłogę. Złożyłam ręce, starając się przynajmniej udawać, że mam jeszcze siłę się modlić. Kościół był pusty, byłam zupełnie sama. A przynajmniej tak mi się wydawało, dopóki nie podniosłam głowy i nie otworzyłam podkrążonych ze zmęczenia oczu. Poczułam lodowate ukłucie w żołądku. Wisiał tam, tuż pod misternie zdobionym wysokim sufitem, dobrych kilkanaście metrów nad ziemią. Martwa, ukryta pod workiem głowa opadła bezwiednie na ramię z otwartymi ustami, wpatrując się w dół. Prosto na mnie. Od tamtej pory widywałam go coraz częściej. Zauważyłam, że ten przeklęty uśmiech pojawiał się wyłącznie wtedy, kiedy w pobliżu było ciemno. A może w świetle dnia po prostu trudniej było go dostrzec. Mimo wszystko zawsze zostawiałam zapaloną lampkę na noc. Choć przez to jeszcze trudniej było mi zasnąć. Ale wisielec przypominał mi o swojej obecności niemal wszędzie. Na lekcjach, w autobusie, w domu. Często widziałam go w lustrze lub w odbiciach szyb.
Wiecie, co odróżnia moją sytuację od tych wszystkich tandetnych horrorów? To, że kiedy się odwracałam, on wciąż tam był. Zawsze tam był. Mogłam go dotknąć, przyjrzeć się mu, usłyszeć rozciągniętą, kołyszącą się linę. Był ze mną przez cały czas, wisiał tuż nad moim łóżkiem, gdy w środku nocy budziły mnie koszmary. Sny, których po przebudzeniu nigdy nie pamiętałam. Wiedziałam tylko, że był w nich las. Ciemny i ponury, tak jak tamtego wieczoru. Właśnie w takich momentach najczęściej widywałam tę istotę. Wpatrywała się we mnie z najciemniejszego rogu pokoju. Tam, gdzie nie docierało światło lampki nocnej. Mogłam zobaczyć go kątem oka, ale kiedy odwracałam głowę, on po prostu znikał. Zawsze pozostawiał mnie w niepewności, czy to, co widziałam, było prawdziwe, czy może to tylko sztuczka mojego umysłu. Ale w tym momencie jestem już pewna, że to istnieje. Nie wymyśliłam sobie tego. Nie wiem, czym jest to coś, ale zapewniam, że nie ma nic wspólnego z człowiekiem. To duch, demon, może. Wciąż mam ten obraz przed oczami. Zbyt długie, kościste palce, wciąż poruszające się bez celu, łapiąc powietrze. Płonące ślepia i nienaturalnie szeroki uśmiech wypaliły się w mojej głowie jak rozgrzana stal, którą znakuje się bydło. Wiem, czego on chce. Wiem, że dopóki nie spełnię jego żądania, ten koszmar się nie skończy. Chcę, żebym wróciła do lasu, tam gdzie po raz pierwszy się spotkaliśmy. Chcę, bym odwiedziła go jeszcze jeden, ostatni raz. Drzewa mnie wzywają, czuję wieczorną bryzę na twarzy, nawet zamknięta w swoim pokoju. Wydaje się taka orzeźwiająca. Nie zwracam już uwagi na wisielca, on po prostu tu jest, zawsze. Nie pamiętam, kiedy ostatnio spałam. Robi się ciemno, chyba powinnam już iść. Niedługo to wszystko się skończy. Widzę go stojącego pośród czarnych, powykręcanych drzew. Las pogrążony w nocnym mroku. Jego uśmiech wśród nieprzebranej ciemności i oczy lśniące w bladym blasku księżyca niczym dwa wielkie rubiny. Zbieranie martwych rzeczy z drogi to nie najlepszy sposób na zarabianie pieniędzy, ale nie miałem lepszych opcji. Wyszedłem z więzienia, mieszkałem u kuzyna Granta i czekałem, aż straci cierpliwość do mojego próżniactwa. Kiedy przyniósł mi ulotkę z ogłoszeniem pracy. Złożyłem już podanie w kilku miejscach, częściowo po to, by pozostać w dobrych łaskach Granta, ale głównie by zaspokoić kaprysy mojego ignoranckiego kuratora, ale za każdym razem, gdy zaznaczałem na podaniu pole z pytaniem, czy kiedykolwiek popełniłeś przestępstwo, wiedziałem, że to już koniec. Nie dostawałem żadnych telefonów czy maili ze Stevie Stacko i Bait Shop, czy jakiejkolwiek innej pracy, o którą się ubiegałem. Nikt do mnie nie dzwonił. Widzisz, rzecz w tym, że kiedy wisi nad tobą kolejnych 5 lat więzienia, to mają cię na celowniku. A ty musisz zrobić wszystko, żeby sobie poradzić. Grant naprawdę próbował mnie przekonać do tej pracy. W pewnym sensie mu się nie dziwię. Prawdziwą zaletą zbierania martwych jeleni jest to, że nikogo nie obchodzi twoja przeszłość. Interesuje ich tylko to, czy kiedy dostaniesz telefon, pojedziesz, zabierzesz przejechanego zwierzaka i podrzucisz go do punktu. Jeśli to zrobisz, dostaniesz 40 dolców za jelenia i w pewnym stopniu sam ustalasz sobie godzinę pracy. Ale musisz podnosić martwe zwierzęta, prawda? Dotykać ich. Byliśmy na zewnątrz, na ganku mojego kuzyna. To była niedziela, wczesna wiosna, a Grant miał tego dnia wolne. Swego czasu również pracował przy zbieraniu martwych zwierząt z drogi, dopóki nie znalazł sobie lepszej posady. To byłby rodzaj pracy, w której nosi się rękawice, powiedział. Człowieku, właśnie w tym rzecz. Nie chcę mieć pracy, w której nosi się rękawice. Otworzyłem kolejne piwo. To sposób, aby wrócić na nogi, powiedział, grzecznie ignorując fakt, że nigdy tak naprawdę nie byłem na nogach, zanim trafiłem do więzienia za produkcję i sprzedaż substancji kontrolowanych.
Możesz pożyczyć mojego starego pick-upa. Jeśli będziesz solidnie pracował przez kilka miesięcy, może uda ci się wynająć własne mieszkanie. Albo przynajmniej będzie cię stać na własne piwo. Co będzie dla ciebie wygodne, biorąc pod uwagę, że zaraz wyrzucę cię z domu, jeśli wszystko co będziesz robił to picie przez cały dzień i jedzenie z mojej lodówki. Czekałem na jego śmiech, ale kiedy ten nie nastąpił, zrozumiałem, że naprawdę ma dość. Postanowiłem zapytać go, kiedy mogę zacząć. Następne kilka miesięcy szło dobrze. Przez większość dni gdzieś trafiał się jakiś martwy jeleń, więc zarabiałem co najmniej 40 dolców. Zazwyczaj jednak zbierałem 2 lub 3. Nie będę marnował czasu na sobie robiąc obliczenia. Dość powiedzieć, że zwykle starczało, by kupić skrzynkę domowego. Było jednak kilka problemów. Niektóre były normalne, logistyczne. Ciężarówka Granta nie chciała zapalić, nie miałem wystarczająco dużo pieniędzy na paliwo, mój kurator był pieprzonym dupkiem, ale niektóre były trochę dziwniejsze. Jednym z nich było to, że raz lub 2 razy w miesiącu dostawałem telefon o martwym jeleniu, ale kiedy pojawiałem się na miejscu, nic tam nie było. A co najdziwniejsze, to było zawsze to samo miejsce. Zawsze o tej samej porze. Frost Road, tuż przed skrzyżowaniem z 74. Za każdym razem w południe. Na początku założyłem, że źle trafiłem, może pomyliłem adres czy coś, ale to się powtarzało. Martwy jeleń, tylko że nigdy nie było tam żadnego jelenia. Może niektóre z nich były świeżo zabite i ktoś po prostu je zabrał. Darmowe mięso na miesiąc, nie osądzam. Ale nie sądziłem, że to mogło dziać się za każdym razem. Zawsze gdy tam jechałem, wydawało mi się, że coś było nie tak. Wysiadałem, a powietrze miało dziwny zapach, jakby nadchodziła burza. Ale na niebie nie było ani jednej chmury. Dlatego nie spieszyło mi się, gdy dostałem kolejnego SMS-a o martwym jeleniu na skrzyżowaniu z 74. Zero pośpiechu. Skończyłem piwo, nad którym siedziałem od pół godziny w The Blind Pig. Zwykle nie przychodziło tu wielu klientów, szczególnie w godzinach pracy, więc barman Steve, który był również właścicielem lokalu, miał sporo czasu na pogawędki. Facet zmagał się z jaskrą, przez co nie dowidział. Ale poza tym, że często rozlewał piwo, to był równy gość. Po paru bezczynnych minutach w końcu wstałem i wyszedłem na parking, obiecując, że wieczorem jeszcze wrócę. Nadal jeździłem ciężarówką Granta, ale szczerze mówiąc nie mogłem się doczekać, kiedy w końcu będzie mnie stać na własny wóz. Jazda była po prostu okropna. Połowa lampek na desce rozdzielczej migała na chybił trafił, a kierownica trzęsła się w rękach, jeśli przekroczyło się 40. Ale przynajmniej działała, zazwyczaj. Wyjechałem pod błękitne niebo i włączyłem radio. Łapało tu tylko jedną stację, lokalny kanał AM Gospel. Podgłośniłem i śpiewałem razem z nim. 10 minut później skręciłem za róg i tam, gdzie myślałem, że ponownie nie będzie nic, tym razem faktycznie leżał jeleń. Zjechałem na pobocze, włączyłem światła awaryjne. Zadziałały, ale było to powolne mruganie i przeważnie tylko z jednej strony. Lepsze to niż nic. Zeskoczyłem z ciężarówki. To był gorący poranek jak na tę porę roku. Wczesna wiosna, nasiona mniszka lekarskiego w powietrzu, lasy dookoła zaczynające zmieniać kolor na jaskrawą zieleń po zimie. W tej części kraju lasy po obu stronach drogi zawsze były ogromne. Ziemia państwowa. Ciągnęły się w nieskończoność. Jeśli się tam zgubiłeś, byłeś skończony. Rzadko kiedy znajdują tych, którzy zaginęli w tych borach. Założyłem grube rękawice robocze i ruszyłem w stronę jelenia. Byłem sam. Wszyscy albo już poszli do pracy, albo do szkoły. Pustka przyprawiała mnie o ból głowy. Byłem świadkiem kilku brutalnych scen w moim życiu, ale rzeczą, która zawsze przeraża mnie najbardziej, jest to, że miejsce, które powinno być zatłoczone, jest zupełnie puste. Wziąłem głęboki oddech i podszedłem do jelenia. Nie chciałem go widzieć, nienawidziłem tej roboty. Nawet mieszkając na odludziu, gdzie przyzwyczajasz się do ich widoku na drogach, to i tak jest obrzydliwe i jednocześnie smutne. Latem gniją na słońcu, a zimą zamarzają na martwej trawie przy drodze.
Przez cały spacer do ciała mówiłem sobie to samo co zawsze. Robiłem dobrą rzecz, właściwą rzecz. Pozbycie się tego jelenia powstrzymuje wszystkich od zobaczenia go. Nikt nie chce tego widzieć, poza tym za to mi płacą, to moja praca. Truchło wyglądało na świeże, kończyny były poskręcane, krew rozbryzgana na drodze. Głowa ustawiona pod nieprawidłowym kątem. Uderzył mnie smród, aż żołądek podniósł mi się do gardła. Musiałem odwrócić wzrok i zebrać się w sobie. Zamknąłem oczy i liczyłem od tyłu do 10. Gdy powiedziałem 0, otworzyłem oczy i wtedy to zobaczyłem. Jeleń się poruszył. Nie sam jeleń, ale jego skóra pulsowała. Jakby pod nią było coś, co próbowało się wyrwać. Zrobiłem krok do tyłu i wpatrywałem się jak zahipnotyzowany. Ciało po śmierci czasem się rusza, prawda? Przyglądałem się długo. Nic, żadnego ruchu. Po prostu tam leżał. Przypadkowe skurcze mięśni, nic więcej. Schyliłem się i wsunąłem pod niego rękę. Podskoczył, krzyknąłem i upuściłem go z powrotem na ziemię. Wycofałem się, zatrzymując się dopiero wtedy, gdy uderzyłem w przód ciężarówki Granta. Moja klatka piersiowa chwiała się w górę i w dół, a kolana były niczym z waty. Martwa istota ponownie zastygła na ziemi. Wyciągnąłem telefon i zadzwoniłem do Granta. Josh, jak się masz? Co do cholery jest nie tak z tym jeleniem, człowieku? O czym ty mówisz? Skąd mam wiedzieć, co jest nie tak, skoro mnie tam nie ma? To się rusza, rozumiesz? To się rusza. Jesteś pewien, że jest martwy? Zatrzymałem się i odłożyłem telefon. Wpatrywałem się w ciało przez kilka sekund, a potem skinąłem głową. Podniosłem telefon z powrotem do ucha. Tak, nie żyję, martwy jak cholera. Masz mnie za idiotę? Zazwyczaj martwe rzeczy się nie ruszają. Poczekaj, pokażę ci to. Rozłączyłem się i oddzwoniłem do niego przez wideorozmowę, po czym przerzuciłem ekran na trupa. To się nie rusza, powiedział. Wiem, teraz już nie, ale poruszył się, kiedy go dotknąłem. Więc odłóż gdzieś telefon, żebym mógł patrzeć i rusz swój głupi tyłek do roboty. Położyłem telefon na ziemi, podparty o kamień. Jeleń był tam, gdzie go upuściłem. Schyliłem się, serce mi waliło. Wydawało się, że las zamilkł, a bryza zamarła. Podnieś go! Krzyknął Grant. Zaraz. Odparłem, wziąłem głęboki oddech. Dotknąłem zwierzęcia. Przysięgam, że czułem jego ciepło nawet przez moje grube rękawice robocze. Nie ruszałem się, dopóki Grant nie krzyknął ponownie. Chrząknąłem i podniosłem go do góry. Miałem tę kupę kości, skóry i futra w ramionach, a Grant wciąż na mnie krzyczał. Starałem się nie oddychać, jelenie wnętrzności dostawały się na moją koszulę roboczą. Nie było żadnego ruchu, ale nagle pojawiły się muchy, o wiele za dużo much, których wcześniej tam nie było. Brzęczały nad moją głową, ale ponad nimi mogłem usłyszeć, jak Grant krzyczy, mówiąc mi, że nic nie jest nie tak z tym jeleniem i że musi wracać do pracy. Miał rację, to znaczy coś było nie tak, ale nie teraz. Wrzuciłem jelenia na pakę ciężarówki i chciałem od razu ruszyć na wysypisko. Było dość blisko, zaledwie kilka mil za miastem, ale gdy odpaliłem samochód, dostałem kolejnego SMS-a. Tym razem z innego numeru. Podobno punkt odbioru został przeniesiony. Adres, który mi wysłano, był w przeciwnym kierunku, na zachód, gdzie znajdowały się nowe osiedla, dzielnice i rezydencje. Gdzie wszyscy jeździli drogimi SUV-ami, a dzieciaki kupowały towar od kolesi takich jak ja. Ten adres był jeszcze dalej, za tym wszystkim. Stare, suche lasy, gdzie nikt nigdy niczego nie budował. Same wzgórza, drzewa i kręte drogi. Podjazd co 10 mil z domami niewidocznymi z ulicy. GPS kazał mi skręcić w jeden z tych martwych podjazdów i jechać dalej. Kiedy w końcu się zatrzymałem, znalazłem się przed starą chatą. Wyglądało to tak, jakby nikt nie używał jej od lat. Na dachu była pleśń, a jedno z okien było wybite.
Zatrąbiłem klaksonem i zaparkowałem. Nadal nie czułem się najlepiej po tym, co się stało, ale starałem się o tym nie myśleć. W dole za chatą płonęło ognisko. Przynajmniej wiem, że ktoś musi tam być. Zapach dymu uderzył mnie, gdy tylko wysiadłem z auta. Ptaki skrzeczały wśród wyschniętych drzew. Hej, ktoś tu jest? Krzyknąłem. Mam dla was jelenia. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Spojrzałem z powrotem na tył samochodu. Zwierzę wciąż tam było. Nie wiem, co sobie myślałem, niby gdzie mógł się udać. Muchy wciąż roiły się wszędzie wokół. Gęsta chmura. Kłębiły się na tyłach ciężarówki. Słyszałem tylko niskie brzęczenie. Niektóre uderzały mnie w twarz. Jedna wpadła mi do ust i wyplułem ją z obrzydzeniem. Było ich tak dużo, że przez sekundę nie mogłem zobaczyć jelenia. Znasz te obrazki, które wyglądają w jeden sposób, ale jeśli położysz na nich przezroczysty, kolorowy kawałek plastiku, zamieniają się w inny obraz. To było tak, jakby muchy były tym szkiełkiem. Gdy ich nie było, jeleń leżał tam martwy. Ale kiedy muchy roiły się przed nim, jego poroże sterczało w górę, a oczy były szeroko otwarte. Jego zęby nie były płaskie jak u zwierząt, które nie jedzą mięsa. Nie, były ostre i gotowe do ugryzienia. Zataczałem się do tyłu, zamknąłem oczy. Brzęczenie rozlegało się w moich uszach. Czułem na sobie włochate, drobne owady. Odganiałem na oślep muchy i trzymałem usta zamknięte, choć miałem ochotę krzyczeć. Gdy ponownie otworzyłem oczy, wszystko zamilkło. Much już tam nie było. Zrobiłem krok do przodu i zajrzałem na tył pick-upa. Ale jeleń znów był martwy, leżał tam zupełnie bez ruchu. Wsiadaj do ciężarówki, pomyślałem. Wsiadaj i nigdy nie wracaj. Ale najpierw wyrzuć tego cholernego jelenia. Sięgnąłem do środka i trzęsącymi się rękami chwyciłem zwierzę. Jego futro wciąż było ciepłe i miękkie. Poruszyło się pod moją dłonią. Żołądek mi drgnął, ale zacisnąłem zęby. Przyciągnąłem jelenia do siebie. Poczułem jego chorą, słodkawą woń śmierci. Podniosłem go, odwróciłem się i zamarłem. Przede mną, nie dalej niż 20 stóp, stało 50 lub 60 jeleni. Ich oczy świeciły w południowym świetle. Jasne, dziwne oczy. Nie czarne, jakich się spodziewałem, lecz srebrne, jakby monety zostały wypolerowane, a potem wepchnięte do oczodołów. Stały przyciśnięte do siebie, jakby były jednym wielkim organizmem. Zamknąłem oczy, ale tym razem, gdy je otworzyłem, nadal tam były. Wszystkie miały szeroko otwarte pyski. Jedyne, co mogłem zobaczyć, to ostre jak brzytwa szpilki w miejscu, gdzie powinny być zęby. Przynieś ciało, powiedział dziwny, nieludzki głos. Dochodził z każdego możliwego kierunku. Rozejrzałem się, ale nikogo nie widziałem. Przynieś je do ognia. Głos brzmiał dziwnie, nieprawidłowo, jak nagranie w zwolnionym tempie. Między jeleniami była przestrzeń, wąska ścieżka. Prowadziła prosto do ognia. Zacisnąłem zęby i zacząłem iść. Czułem na sobie ich wzrok, słyszałem ich oddech. To nie brzmiało tak, jak powinno. Palenisko było otoczone gładkimi, białymi kamieniami, które zdawały się mienić od fal ciepła. Im bliżej byłem, tym bardziej było gorąco. Pot przesiąkał przez moją koszulę. Ciężar jelenia i ciepło jego ciała w połączeniu z gorącem bijącym od ogniska było niemal przytłaczające. Jakim cudem zwierzę wciąż było ciepłe? Czy to coś w ogóle jest martwe? Przysięgam, że poczułem, jak się poruszyło. Znów zrobiło mi się niedobrze. Poczułem falę mdłości, ale wiedziałem, że nie mogę się zatrzymać. Nie teraz. Wszystkie odgłosy lasu ustały. Wrzuciłem jelenia do ognia. Kiedy ciało zaczęły pochłaniać płomienie, usłyszałem, że zaczyna krzyczeć. Upadłem na kolana i zakryłem uszy. Nie ruszając się, starając się nie słuchać okropnego pisku.
Brzmiało to tak, jakby jakieś maszyny działały w niewłaściwy sposób, jakby ich silniki zostały rozebrane i złożone z powrotem do kupy, a następnie wszystko zostało podkręcone do maksimum. Przeraźliwy, metaliczny brzęk i pisk. Wpatrywałem się w jelenia na ołtarzu, który był rozrywany przez ogień. Potem zapach palonej skóry stał się zbyt silny. Zacząłem kaszleć i zamknąłem oczy, a kiedy znów je otworzyłem, jeleń był już tylko szkieletem. Odwróciłem się, ale wszystkie inne jelenie zniknęły. Zataczając się, dotarłem do samochodu i wczołgałem się na fotel. Ściskałem kierownicę i patrzyłem w lusterko wsteczne, tylko dym i las. Odjechałem, z początku ostrożnie, ale wciąż przyspieszałem. Pędziłem grubo ponad limitem prędkości, kiedy zobaczyłem znak sklepu monopolowego. Wcisnąłem hamulce i wszedłem do niego. Kupiłem butelkę ich najtańszej wódki i zacząłem pić, zanim jeszcze wróciłem do mieszkania Granta. Następnego dnia zadzwoniłem do hrabstwa i kazałem im zdjąć mnie z listy pracowników. Powiedzieli, że nie ma problemu, ale zapytali, dlaczego nie zabrałem wczoraj jelenia. Powiedziałem im, że wywiozłem go na nowe miejsce. Nie mówiłem nic więcej o tym, co się stało, i tak by mi nie uwierzyli. Kręciło mi się w głowie, a w ustach czułem smak metalu. Całą noc miałem koszmary o dziwnych rzeczach w lesie, domach w ogniu, martwych jeleniach, które nie były całkowicie martwe. Wtedy powiedzieli mi, że nie ma żadnego nowego miejsca. Punkt odbioru jest tam, gdzie zawsze. Gdzie go zabrałeś, człowieku? Pytali. Odłożyłem słuchawkę i przysięgam, że w statyce martwej linii mogłem usłyszeć niekończący się pisk jelenia. Zbliżała się trzecia po południu, gdy rozległo się pukanie do drzwi posterunku strażników. Byłem lekko zaskoczony, biorąc pod uwagę, że był początek stycznia, a temperatura wcale nie sprzyjała górskim wędrówkom wraz z wiatrem, który z frustrującą częstotliwością doprowadzał ją do ujemnych wartości. Wicher wył o odizolowaną chatę od wschodu słońca i zastanawiałem się, czy posterunek nie zostanie przez to uszkodzony. Przez cały dzień monitorowałem prognozy. Wyglądało na to, że czeka mnie niezła śnieżyca. Śnieg padał przez większość dni, ale jak dotąd nie był zbyt obfity. Spodziewałem się jednak, że zmieni się to wraz z zapadnięciem zmroku. Zwykle nie zamykałem drzwi wejściowych do posterunku strażników. Nierzadko zdarzało się, że turyści i biwakowicze zatrzymywali się w drodze na szlaku do punktów obserwacyjnych, aby zarejestrować swoje miejsce biwakowe na noc lub po prostu w nadziei na filiżankę gorącej kawy przed kontynuowaniem wędrówki. Ostatnio jednak drzwi nie zatrzaskiwały się prawidłowo i miały tendencję do otwierania się, gdy silny podmuch zawiał w odpowiednim momencie. Więc zostawiałem je pod kluczem, dopóki ich nie naprawię. Pukanie było lekkie, w jakiś sposób niezdecydowane i niemal uprzejme, jeśli to ma jakikolwiek sens. Było tak ciche, że prawie go nie usłyszałem przez świst wiatru i skrzypienie starych desek. Byłem w trakcie pisania e-maila z prośbą o nowy generator, ponieważ mój ostatnio trochę się popsuł. Musiałem przerwać pisanie i uważnie słuchać, aby upewnić się, że mi się nie wydawało. Kiedy rozbrzmiało ponownie, tym razem trochę głośniej, odsunąłem się od biurka i wziąłem kolejny łyk z parującego kubka, po czym podszedłem i otworzyłem drzwi. Na zewnątrz stało 5 osób, 3 mężczyzn i 2 kobiety, wszyscy ubrani w coś, co wyglądało na drogie kurtki śnieżne ze znajomym logiem TNF. Ich zatroskane twarze spoglądały spod naciągniętych kapturów, a ja musiałem niemal tłumić śmiech. Wyglądali, jakby przygotowywali się na wspinaczkę na Everest, a nie wędrówkę dolnymi szlakami Adirondacks. Turyści, prawdopodobnie Europejczycy i pewnie pierwszy raz widzieli taką pogodę. To było dość powszechne zjawisko. Ludzie z całego świata przyjeżdżali odwiedzić tę górę, chcąc doświadczyć całej pięknej dziczy, którą mieliśmy do zaoferowania. Ale nie byłem pozbawiony współczucia. Jeśli nie byłeś przyzwyczajony do nieprzewidywalnego klimatu, mogło to bardzo szybko stać się niebezpieczne. Cześć, powiedziałem wesoło, cofając się do drzwi i zapraszając ich do środka. Wejdźcie, ogrzejcie się przy ogniu. Mężczyzna, który pukał, odwrócił się do swoich towarzyszy.
Powiedział coś po hiszpańsku, a następnie spojrzał z powrotem na mnie z szerokim uśmiechem i skinął głową, przechodząc obok mnie i wchodząc do ciepłego pomieszczenia. Reszta szybko podążyła za nim, pragnąc schronić się od chłodnego wiatru. Gdy wszyscy znaleźli się w środku, ponownie zamknąłem drzwi na klucz. Gracias, jestem Martin, powiedział mężczyzna, odsuwając kaptur i rozpinając pikowany puchowy płaszcz. Gestem wskazał kolejno na pozostałych. To są Lukas, Diego, Sofia i Triana. Skinąłem każdemu z nich na powitanie. Martin kontynuował z uśmiechem. Jest bardzo zimno. Przyjechaliśmy odwiedzić Stany z Hiszpanii, aby zobaczyć wasze piękne góry i cieszyć się scenerią. Jego akcent był ciężki, ale jego angielski był znacznie lepszy niż mój hiszpański, więc nie miałem zbyt wiele miejsca na krytykę. Ale wygląda na to, że nadchodzi burza i obawiamy się, że będzie zbyt dużo śniegu, by iść dalej. Przytaknąłem, klepiąc go po ramieniu, gdy przeszedłem obok niego, sięgając do włącznika światła. To z pewnością prawda, przyjacielu. Obawiam się, że tego wieczoru czeka nas śnieżyca, nie najlepszy czas na zimowy spacer po górach. Na szczęście mamy tu dla was wystarczająco dużo miejsca. Nazywam się Jackson Turner, strażnik parku. Tam na dole stoi kawa, a tutaj są brycze i wygodne miejsca do siedzenia. Kiedy grupa przez chwilę wpatrywała się we mnie pustym wzrokiem, miałem wrażenie, że pogubiłem imiona większości z nich gdzieś po drodze. Zamiast tego zaoferowałem najbardziej przyjazny uśmiech, jaki mogłem i gestem wskazałem na pokój. Wszyscy skinęli głowami w podziękowaniu, po czym szybko przeszli obok mnie, zrzucając plecaki i zaczynając zdejmować swój ekwipunek. Upewniłem się, że wszyscy dostali coś gorącego do picia i że zrozumieli, że mogą zostać, dopóki pogoda się nie poprawi. Wszyscy wydawali się bardzo mili i wdzięczni za pomoc, więc odpłynąłem myślami, kontynuując moją pracę. Minęła kolejna godzina, zanim rozległo się drugie pukanie do drzwi. Tym razem powolne i dziwnie arytmiczne. Westchnąłem ciężko i wyprostowałem się, okrążając ladę i podchodząc do drzwi. Nie miałem żadnych gości na posterunku od tygodnia, a teraz napływali, jakby to był hotel. Odblokowałem drzwi i otworzyłem je, ponownie przybierając swój oficjalny, powitalny uśmiech. Przede mną, z ramionami i zakapturzoną głową pokrytą warstwą śniegu, stał mężczyzna mniej więcej mojego wzrostu. W przeciwieństwie do innych nie był ubrany w fantazyjny, zgrany kolorystycznie sprzęt na zimną pogodę. Zamiast tego miał na sobie niedopasowaną kombinację ubrań, jakby napadł na kosz okazji w sklepie z używanymi rzeczami. Jego spodnie były wykonane z niebieskiego, pikowanego nylonu i wydawały się porządne, nawet jeśli nie pasowały na niego zbyt dobrze. Ale płaszcz był podszyty futrem i wyglądał, jakby był zrobiony z watowanej wełny nałożonej na starą kurtkę z polaru. Jego buty nie były zbyt ciepłe, coś bardziej odpowiedniego na letnią wędrówkę niż zimę w górach. Witaj, powiedziałem najcieplej jak potrafiłem. Proszę, wejdź. Nic nie powiedział, ale skinął głową, gdy przechodził obok mnie. Silny zapach piżma podążał za nim, a ja zastanawiałem się, czy był jednym z tych samotnych pustelników, o których słyszałem plotki, żyjących tu samotnie w jakiejś prowizorycznej chacie. Zamknąłem drzwi i ponownie je zaryglowałem, odwracając się do mężczyzny. Zauważył już pokój z pryczami po lewej stronie, w którym zadomowili się Hiszpanie, więc wszedł do środka i usiadł na jednej z pustych prycz w tylnym rogu pomieszczenia. Nie zdjął płaszcza ani nie przywitał się z innymi, a ja z ciekawością zauważyłem, że nie miał ze sobą żadnego plecaka, co sprawiło, że zacząłem się zastanawiać, czy może mieszkał w pobliżu. Widziałem, że pozostali uśmiechali się i uprzejmie do niego zwracali, ale on po prostu siedział, spokojnie obserwując bez słowa. Na jego ustach pojawiła się delikatna nutka uśmiechu, niestosowna i w jakiś sposób niepokojąca. Zajęło im to kilka chwil, aby porzucić próby włączenia go do rozmowy i wrócić do własnej grupy, rozmawiając cicho po hiszpańsku między sobą. Przez chwilę zastanawiałem się, czy może jest w jakimś szoku. Temperatura na zewnątrz spadła dość szybko i z pewnością było już zbyt zimno dla niektórych ubrań, które nosił. Rozważałem bliższe przyjrzenie się mu, aby upewnić się, że nie ma żadnych odmrożeń lub oznak hipotermii, ale coś w nim mówiło mi, że to mogłoby nie skończyć się dobrze.
Przez chwilę stałem w drzwiach do pokoju, przyglądając się całej sytuacji. Coś w tym przybyszu wydawało się dziwne. Nie potrafiłem tego określić, ale sposób, w jaki się poruszał, jego brak komunikacji, nawet to, jak siedział idealnie nieruchomo na narożnej pryczy, wydawało się nie na miejscu. Było też coś jeszcze. Coś, czego nie potrafiłem nazwać, coś, co łaskotało tył mojej świadomości. Bardziej instynktowny niepokój niż spójna myśl. Miałem nadzieję, że mężczyzna spędzi kilka minut na ogrzaniu się, a potem znów ruszy w drogę. Zwracając uwagę na innych, zdałem sobie sprawę, że oni również musieli zauważyć w nim coś dziwnego. Wszyscy podświadomie skupili się wokół końca stołu, znajdującego się jak najdalej od niego, i rozmawiali ciszej niż wcześniej. Zauważyłem, że od czasu do czasu rzucali szybkie spojrzenia w jego kierunku, ale nigdy dłużej niż przez krótką chwilę. Jakby po prostu upewniali się, że się nie poruszył i nadal tam siedzi. Zauważyłem też, że żaden z nich nie był odwrócony tyłem do mężczyzny. Miałem właśnie podejść i porozmawiać z nim, aby pozbyć się tego dziwnego uczucia, kiedy przede mną pojawił się Martin. Proszę pana, moi przyjaciele i ja martwimy się o innych obozowiczów, powiedział z niepokojem w głosie. To zwróciło moją uwagę. Nie było żadnych obozowiczów zarejestrowanych na dzisiejszy dzień. Czy przybysz był jednym z nich? Może mieli kłopoty? Jacy obozowicze? Zapytałem ze zmarszczonym czołem. Wskazał niewyraźnie na północ. Mijaliśmy ich obozowisko w drodze do punktu obserwacyjnego, zanim pogoda zawróciła nas tutaj. Może pół kilometra w górę szlaku, na polanie obok małego strumyka. Rzucił szybkie spojrzenie przez ramię na nieznajomego siedzącego w rogu. Znowu to samo, pomyślałem. Ten sam niepokój. Martin kontynuował. Było ich troje, dwóch mężczyzn i kobieta. Mieli rozstawione namioty na zimną pogodę i wydawali się być dobrze przygotowani, przynajmniej na tyle, na ile mogliśmy to stwierdzić. Zatrzymaliśmy się i ogrzaliśmy trochę przy ich ognisku. Wyglądali na bardzo doświadczonych i nie przejmowali się zimnym, ale nie jestem ekspertem. Cóż, w takim razie wygląda na to, że nic im nie będzie, powiedziałem z najbardziej uspokajającym uśmiechem, na jakim mogłem się zdobyć. Powinni byli się tutaj zameldować, ale jeśli są tak przygotowani, jak mówisz, to jestem pewien, że sobie poradzą. Kiedy burza minie, pójdę tam i sprawdzę, czy wszystko w porządku. Ponownie przeniósł wzrok na mężczyznę, a następnie spojrzał z powrotem na mnie z zaskakującą intensywnością, jakby próbował mi coś powiedzieć samym spojrzeniem. Zniżył głos i powiedział: obozowicze, wszyscy mieli na sobie bardzo dobre ubrania. Brat Sophie jest wspinaczem w zimnych regionach i rozpoznała sprzęt obozowiczów. Był podobny do tego, którego używa. W takim razie to jeszcze lepsza wiadomość. Zacząłem, ale Martin mi przerwał. Dokładnie takie same spodnie, które ten mężczyzna ma na sobie, powiedział cicho. Ponownie na niego spojrzałem, po raz kolejny zwracając uwagę na jego mieszankę ubrań. Rękawiczki, które wciąż nosił, wyglądały na cienkie i nie najlepsze na zimową pogodę, ale wydawały się dobrze wykonane i były odpowiednie na łagodną jesienną wycieczkę. Wciąż się nie poruszył ani nic nie powiedział, a jego pozbawione emocji oczy dryfowały powoli po Hiszpanach z czymś, co dla mojej rosnącej paranoi wydawało się głodnym zainteresowaniem. To prawie tak, jakby im się przyglądał, oceniał. Po raz kolejny to dziwne uczucie z tyłu mojej głowy mówiło mi, że coś jest nie tak z tym mężczyzną. Coś było trochę nie na miejscu, ale wciąż nie mogłem tego rozgryźć. Spojrzałem z powrotem na Martina. Jesteś pewien? Wzruszył ramionami. Na tyle, na ile mogę. Sofia mówi, że jest pewna, ale reszta z nas nie ma takiego doświadczenia, by rozpoznać te szczegóły. Czy ten mężczyzna był z nimi? Zapytałem, ale znałem już odpowiedź. Martin potrząsnął głową. Nie, nigdy wcześniej go nie widziałem. Pochylił się nieco bliżej i zniżył ton. Ten człowiek jest jakiś... powiedział, urywając, nie mogąc znaleźć właściwych słów. Przytaknąłem. Wiem, ja też to czuję.
Wróciłem do biurka i otworzyłem szufladę, wyjmując pistolet wraz z kaburą i przypinając go do paska. Zapasowy magazynek trafił do kieszeni, a ja chwyciłem ciężką kurtkę z pobliskiego haczyka i naciągnąłem futrzaną czapkę na uszy. Martin podążył za mną, przyglądając mi się z zainteresowaniem. Spojrzałem na niego przez ramię, upewniając się, że jesteśmy poza zasięgiem wzroku i słuchu pokoju z łóżkami. Idę sprawdzić obóz. Miałeś kiedyś do czynienia ze strzelbą? Zapytałem. Przytaknął. Co roku poluję z kuzynami na bażanty. Dobrze, drzwi obok biurka to mój pokój. W środku znajdziesz strzelbę z 12 nabojami. Jest załadowana, tak w razie czego. Pokiwał głową w milczeniu. Powinienem wrócić w ciągu godziny, znam miejsce, o którym mówisz. Przytrzymaj go tutaj do mojego powrotu, ale nie rób nic, jeśli nie musisz. Powiedziałem, zapinając płaszcz i upewniając się, że zamek błyskawiczny zakrywający moją kaburę jest otwarty i łatwo dostępny. Bądź ostrożny, panie Jackson. Wyczuwam coś złego w powietrzu. Skinąłem tylko głową, po czym otworzyłem drzwi i wyszedłem na wiatr. Lodowaty chłód uderzył mnie natychmiast, przecinając moje ciężkie spodnie i znajdując drogę przez każdy najmniejszy otwór w moim ubraniu. Śnieg na szlaku sięgał zaledwie do kostek, ale szarpał moje buty przy każdym kroku, skutecznie mnie spowalniając. Obszar, który opisał Martin, był jednym z niewielu oznaczonych kempingów na tym odcinku szlaku i chociaż nie było ściśle wymagane, aby biwakowicze zameldowali się u mnie przed rozbiciem namiotu, było to wysoce zalecane. Tak głęboko w lesie, 20 mil od najbliższego miasta, jedynym prawdziwym kołem ratunkowym byli strażnicy. Jeśli coś poszłoby nie tak, fakt, że zarejestrowałeś się w lokalnym posterunku, mógł oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Jednak to nie było tak, że wszyscy przestrzegali tej zasady. W większości przypadków byli to nowi obozowicze, ci, którym brakowało mądrości płynącej z doświadczenia, którzy nie wiedzieli lub nie uważali za konieczne, aby zameldować się przed rozbiciem obozu. Czasem było też odwrotnie, niektórzy bardzo doświadczeni ludzie uważali, że nie ma takiej potrzeby, że poradzą sobie ze wszystkim, co stanie im na drodze. Tak czy inaczej, gdy podążyłem północnym szlakiem, niepokój zaczął coraz bardziej we mnie narastać. Czułem jak ciasny uścisk strachu łaskocze mnie przy każdym oddechu. Nie wiedziałem, co tam znajdę. Jeśli mi się poszczęści, zobaczę 3 zimowe namioty z podwójnymi ściankami z nylonu, a ich mieszkańcy będą w nich bezpiecznie i ciepło ukryci. Po prostu sprawdzę, co się z nimi dzieje i wrócę na swoją stację, zanim burza śnieżna zacznie się na dobre. Pół godziny później dotarłem do kempingu, a przynajmniej tego, co z niego zostało. Pozostałości po 3 namiotach zimowych były ustawione wokół centralnego paleniska, a ich jaskrawo-czerwony materiał był postrzępiony, podarty i trzepotał gwałtownie na silnym wietrze. Pociągnąłem uszy czapki niżej, zaciskając mocniej pasek pod brodą. Halo! Krzyknąłem, starając się, by mój głos niósł się ponad wiatrem. Nawet przy całej mojej sile wciąż brzmiał żałośnie w ryku nadchodzącej burzy. Czy ktoś tu jest? Czekałem długą chwilę, ale nie słyszałem nic poza pędem wiatru i trzepotaniem nylonowego materiału. Kemping nosił wszelkie znamiona ataku niedźwiedzia. Problem w tym, że nie widziałem niedźwiedzi od miesięcy, a poza tym nigdy nie mieliśmy ataku w tej okolicy. To nie było jak lasy na zachodzie, nie mieliśmy tu niedźwiedzi brunatnych. Czarne owszem, ale były mniejsze i nie tak agresywne. Jasne, mogły być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli zostały spłoszone lub poczuły się zagrożone, ale nie polowały aktywnie na ludzi. Zrobiłem jeszcze kilka kroków w kierunku kempingu, wyciągając pistolet i przyglądając się namiotom. Nic. Żadnych śladów ciał, krwi, walki, czegokolwiek. Po prostu zniszczone namioty, które mogły równie dobrze zostać porzucone przez obozowiczów, gdy wiatr zaczął się wzmagać. I wtedy coś przykuło moją uwagę. Przebłysk ciemnej szarości, częściowo ukryty przez śnieg między 2 namiotami. Jeszcze 10 minut opadów i nigdy bym go nie zobaczył.
Podchodząc bliżej, dotknąłem zamarzniętego zawiniątka, przewracając je, a następnie podniosłem wolną ręką, trzymając broń w pogotowiu. Była to para grubych, zimowych spodni, starych i podartych, pokrytych ciemnymi, czerwono-brązowymi plamami, które wyglądały zbyt świeżo. Były podszyte futrem i wyglądały jak wełniane. Gdy tylko podniosłem je ze śniegu, wiatr przywiał mi w twarz znajomy piżmowy zapach i upuściłem je ze wstrętem. Kolejne 2 metry dalej moją uwagę zwrócił błękit w białej zaspie i ostrożnie się zbliżyłem. Rozpoznałem puszysty materiał kurtki na zimną pogodę, a kiedy sięgnąłem, by odsłonić więcej, cofnąłem się w szoku, zdając sobie nagle sprawę, że patrzę na prymitywnie rozczłonkowane ramię, wciąż owinięte w ciepły rękaw. Przekląłem głośno i wycofałem się do tyłu, potykając się o kamienie otaczające palenisko i upadając ciężko na plecy z szeroko otwartymi oczami i nawet nie rejestrując bólu mojej kości ogonowej stykającej się z zamarzniętą ziemią. Leżałem tam na tyle długo, że lodowaty chłód osiadł na moich nogach i plecach. Dopiero gdy moje ramiona zaczęły się trząść, zdałem sobie sprawę, że trzymam pistolet tak mocno jak tylko mogłem, celując szaleńczo w szarą masę zamarzniętych spodni na ziemi przede mną, jakby miały nagle ożyć i zaatakować. Moja racjonalność powoli powracała, usuwając pulsujące czerwone plamy z mojego wzroku i powracając do teraźniejszości. Walenie w uszach zaczęło słabnąć, ponownie zastąpione nieubłaganym zawodzeniem wiatru. Poderwałem się na nogi i zacząłem biec z powrotem wzdłuż szlaku do mojego posterunku, gdzie Martin i Lukas, Diego i Sofia oraz ta druga dziewczyna, której imienia nie pamiętałem, schronili się przed nadchodzącą burzą. A ten dziwny mężczyzna? Czy był jakimś psychopatycznym, seryjnym mordercą przemierzającym samotnie szlaki turystyczne? To nie miało żadnego sensu, byłem tu od 3 lat i nigdy nie słyszałem o czymś takim. Biegnąc niezdarnie przez śnieg, który sięgał mi teraz prawie do kolan, wróciłem myślami do tych szarych spodni porzuconych na kempingu. Były dosłownie poszarpane, a nie tylko podarte. To musiał być gwałtowny atak, a plamy krwi zdawały się uwiarygodniać tę teorię. Tak więc, cokolwiek się stało, nieznajomy zdecydował się zastąpić swoje zniszczone i poplamione spodnie tymi należącymi do jego ofiar? Potem pomyślałem o tym, że żadne z jego ubrań nie pasowało, a jego buty i rękawiczki nie nadawały się nawet na zimową pogodę. 20 minut później przyćmione żółte światła z okien mojej stacji wyłoniły się nagle zza śniegu. Temperatura spadła jeszcze bardziej i byłem zdumiony, że udało mi się utrzymać tempo na tyle długo, by wrócić, napędzany adrenaliną i strachem. Zatrzymałem się przed moim posterunkiem, od razu zauważając, że drzwi wejściowe są uchylone na kilka centymetrów. Mój umysł ponaglał mnie, bym ruszył do środka, ale musiałem poświęcić kilka chwil na złapanie oddechu i zwolnienie akcji serca, zanim wszedłem. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego drzwi były otwarte tylko na szerokość kilku palców. Gdyby nie były zamknięte na klucz, pierwszy silny podmuch wiatru otworzyłby je całkowicie i posłał z hukiem na drewnianą boazerię ściany za nimi. Ale to, co zajmowało moje myśli o wiele bardziej, to co implikowały te otwarte drzwi. Nikt przy zdrowych zmysłach nie siedziałby na stacji, podczas gdy mroźny wiatr i śnieg wpadałyby przez szczelinę. Odepchnąłem tę myśl na bok i jak najciszej podkradłem się do wejścia, pchając drzwi najpierw delikatnie, a potem z większą siłą, gdy poczułem opór. Mocno chwyciłem broń, lufa skierowana do przodu na wysokości klatki piersiowej. Palec spoczywający wzdłuż, gotowy do opuszczenia na spust w jednej chwili. Drzwi stopniowo ustąpiły i otworzyły się do środka na tyle daleko, że byłem w stanie prześliznąć się przez szczelinę. Wycie wiatru i skrzypienie desek budynku na szczęście zapewniły wystarczającą kakofonię, by przykryć odgłosy moich kroków. Gdy tylko wszedłem do środka, znalazłem się w centrum makabrycznego koszmaru. Za drzwiami leżało ciało, które posłużyło za improwizowaną barykadę. Mogłem stwierdzić, że była to jedna z kobiet, tylko po delikatnym kształcie ciała, ponieważ głowa i górna część tułowia zostały brutalnie okaleczone. Prawdopodobnie podczas desperackiej próby ucieczki przed tym, co ją ścigało.
Krew obryzgała prawie każdą powierzchnię wokół mnie, wciąż była ciepła i cuchnąca miedzią. A ja zdałem sobie sprawę z mokrego, rozdzierającego dźwięku dochodzącego z pokoju z łóżkami. Światła migotały chaotycznie, a wisząca żarówka na środku pokoju kołysała się maniakalnie, jakby została niedawno uderzona. Najciszej jak potrafiłem, podszedłem do drzwi pokoju, a szok przepłynął przez moje ciało zimnym strumieniem, który zagroził mojej świadomości. Strzępy ciał leżały porozrzucane po pokoju, większość wciąż owinięta kawałkami ubrań. Czułem, jak w pomieszczeniu robi się gorąco od tego przerażającego aktu przemocy, od ciał, które teraz leżały bez ładu jak porozrzucane zabawki. U moich stóp zauważyłem garść łusek nabojów do strzelby, które upadły i zostały zatrzymane przez lepką krew, która pomalowała drewniane deski podłogowe. Sama strzelba leżała nieopodal z otwartą komorą i pustym magazynkiem zaledwie kilka centymetrów od ledwo rozpoznawalnych szczątków mężczyzny, które poznałem jako Martina. Okropne cięcia i rany pokrywały jego spustoszone ciało. Wyglądał, jakby został wrzucony do niszczarki. W tym momencie mój wzrok padł na źródło dźwięków, które słyszałem wcześniej. Zobaczyłem przykucniętą postać nieznajomego siedzącego na jednym z ciał, Lukasa, jak sądzę, przez jaskrawo-żółtą kurtkę. Z przerażeniem patrzyłem, jak nieznajomy mężczyzna raz po raz zanurza głowę, szarpiąc nią dziko za każdym razem, gdy się wynurzała, jakby z każdym ruchem odrywał kolejne kawałki mięsa. Zauważyłem wtedy, że jego ręce w jakiś sposób urosły, wydłużyły się, pozostawiając palce jako postrzępione, inkrustowane krwią pazurę. Po zaledwie chwili szokującego wahania mój instynkt przejął kontrolę. Podniosłem lufę pistoletu do góry i nacisnąłem spust. Wiem, że grzmiące wybuchy 10 mm musiały być ogłuszające, ale ledwo to zarejestrowałem, gdy patrzyłem, jak w plecach stwora pojawiają się dziury. Odrzuciło głowę do tyłu w czymś, co mogę mieć tylko nadzieję, że było bólem, i krzyknęło wrzaskliwym piskiem, który zagłuszył wszystko inne. Ponownie nacisnąłem spust i kolejna kula przebiła się przez przerażające stworzenie. Nagle, niemal szybciej niż mogłem zauważyć, nieznajomy wystrzelił z miejsca, w którym ucztował, i wskoczył na ścianę, a jego straszliwe pazury zatopiły się w drewnie i utrzymywały go w miejscu. Obrócił głowę o 180 stopni, by stanąć twarzą w twarz ze mną. Jego oczy były całkowicie czarne, a szczęka wyglądała, jakby prawie oddzieliła się od czaszki. Skóra w kącikach ust odciągnęła się w ohydnym uśmiechu, który rozciągał się prawie od ucha do ucha, odsłaniając usta pełne szpilkowatych zębów, teraz zabarwionych na jasnoczerwony kolor. Napiął się, a chwilę później przeskoczył na sąsiednią ścianę, chwytając się odsłoniętego drewna jak jakiś potworny owad. Zanim zdążył wykonać następny ruch, wystrzeliłem jeszcze raz i kolejny, a mój atak paniki w jakiś cudowny sposób posyłał kulę w cel częściej niż rzadziej, gdy puste mosiężne łuski wypadały obok mnie, dzwoniąc niczym dzwony śmierci. Potem nastąpiła długa chwila cichego bezruchu, a jego czarne oczy wpatrywały się we mnie, wciąż niepokojąco zimne i obce. Spiąłem się, czekając, aż to coś rzuci się na mnie, ale było jasne, że poważnie je zraniłem. Nie wiem jak bardzo, ale czarna posoka kapała z półtuzina ran i wydawało mi się, że słyszę chore grzechotanie w jego powolnym, głębokim oddechu. Z ostatnim, rozdzierającym uszy, nieziemskim wrzaskiem skoczył ponownie, tym razem z dala ode mnie, i wypadł przez okno z tyłu pokoju. Szkło roztrzaskało się na zewnątrz i już po chwili było po wszystkim. Stałem sam w tym cmentarzysku, pozostawiony jedynie ze szczątkami 5 hiszpańskich turystów i niepokojącą świadomością, że zamek mojego pistoletu jest zablokowany w tylnej pozycji. Dym leniwie unosił się z lufy, a magazynek był zupełnie pusty. To było prawie rok temu i od tamtego czasu przeniosłem się z pracy w terenie na stanowisko administracyjne w służbie parków. Moje biuro znajduje się w środku miasta, otoczone ludźmi, bez samotnego lasu czy ciemnej dziczy w zasięgu wzroku. Po tym jak śledztwo ucichło, a śmierć uznano za drapieżnictwo zwierząt, próbowałem wrócić na moje stanowisko, ale choćbym chciał, po prostu nie mogłem tego zrobić.
Zburzono starą stację i zbudowano nową, bliżej szlaku. Myślałem, że uda mi się przezwyciężyć traumę, ale wciąż widziałem to coś, to stworzenie, za każdym razem, gdy zamykałem oczy. Kilka razy w ciemnym bezruchu nocy wydawało mi się, że słyszę zawodzenie odbijające się echem w oddali. Raz lub dwa mógłbym przysiąc, że słyszałem więcej niż jedno. Spałem z pistoletem na nocnej szafce i strzelbą opartą obok łóżka, a drzwi były zawsze zamknięte. Nie mogłem pozbyć się wrażenia, że wciąż tam jest. Może mnie szuka, może chciał się upewnić, że nikomu o tym nie powiem. Widzisz, w czasie, który upłynął od tej straszliwej nocy, przeszukałem internet w poszukiwaniu jakiegokolwiek możliwego wyjaśnienia tego, co zobaczyłem. Konsultowałem się z każdym samozwańczym kryptozoologiem lub badaczem zjawisk paranormalnych, który chciał ze mną rozmawiać. Ale nikt nie miał żadnych racjonalnych wyjaśnień poza bajkami i miejskimi legendami i niezmiennie pozostawałem z taką samą ilością pytań, z jaką przyszedłem. Aż pewnego dnia natknąłem się na artykuł, który wszystko zmienił. Traktował o czymś znanym jako Dolina Niesamowitości, idei przedstawionej przez japońskiego robotyka w latach 70. Na początku prawie go pominąłem, ponieważ wydawał się odnosić głównie do robotów i grafiki komputerowej oraz tego, jak ludzie czują się coraz bardziej niekomfortowo, im bardziej realistycznie wyglądają. Ale potem przeczytałem teorię o tym, dlaczego ludzie mogą reagować w ten sposób i jak może to być ewolucyjny artefakt pozostawiony w ciemnych zakamarkach naszych mózgów. O tym, że w pewnym momencie naszej odległej wspólnej historii rasowej mogły istnieć drapieżniki, które wyglądały prawie jak ludzie. Mogły wydawać się tak bliskie naszym przodkom, że były w stanie wtopić się w nas niemal idealnie. Zgodnie z tą teorią, prymitywne ludy mogły rozwinąć zmysł rozpoznawania twarzy jako mechanizm przetrwania. Mogło to być przekazywane przez wspomnienia genetyczne, zanikając nieco z każdym pokoleniem, aż do dnia dzisiejszego, kiedy istniało jako niewiele więcej niż instynktowne ostrzeżenie, gdy patrzymy na kogoś, kto nie jest całkiem ludzki. Kogoś, kto wydawał się prawie normalny, ale być może z małymi niedoskonałościami, które sprawiły, że zdawał się trochę dziwny. Kogoś, do kogo instynkt podpowiadał nam, że nie pasujemy. Kogoś, kto tak naprawdę wcale nie był jednym z nas. Zastanawiałem się, czy te rzeczy były z nami przez cały czas, ukrywając się wśród nas. Wczoraj, dojeżdżając do biura, zauważyłem młodą kobietę siedzącą samotnie z tyłu wagonu metra. Mimo że było tłoczno, siedzenia obok niej były puste i zauważyłem, że inni pasażerowie zdawali się unikać zbytniego zbliżania się do niej. Nie sądzę, by ktokolwiek zdawał sobie z tego sprawę, ale ludzie podświadomie spoglądali na nią ukradkiem, niespokojnie. Nie było w niej nic nadzwyczajnego i mógł to być po prostu przypadek, że nikt nie zdecydował się usiąść obok niej. Nie mogłem jednak pozbyć się wrażenia, że coś było nie tak.